Proszę Państwa, przechodzimy już w tej chwili do pierwszych czytań. Zakończyliśmy tą procedurę wcześniejszą i przechodzimy, proszę Państwa, do punktu wybór metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki takiej opłaty. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1156. Pierwsze czytanie referuje pan prezes Henryk Kultys. Bardzo proszę, zapraszam do mównicy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. To bardzo ważne decyzje, jakie mają zapaść w najbliższym okresie w zakresie gospodarki odpadami, które będą regulowały wiele szczegółowych zagadnień dotyczących mieszkańców, w tym w szczególności będą regulowały, jaka metoda poboru opłaty zostanie ustalona oraz jakie wysokości tej opłaty będą. Natomiast przechodząc merytorycznie do tego, to pozwolę sobie powiedzieć w ten sposób, że przystępując Polska do Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy się jako kraj do wdrożenia szeregu przedsięwzięć, które miały na celu uporządkowanie gospodarki odpadami. Polska zobowiązała się w szczególności do ograniczenia ilości deponowanych odpadów komunalnych oraz zmniejszenia w kolejnych okresach udziału ich składowania odpadów biodegradowalnych. W konsekwencji po wielu kolejnych próbach, gdzie się nie udało uporządkować i znowelizować przepisów, ostatecznie udało się do 25 lipca 2011 roku, kiedy Konsejny Rzeczypospolitej Polskiej znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości i porządku gmina. Podkreślić należy także, że nowelizacja ustawy oczekiwana była również przez wiele środowisk samorządowych, którzy oczekiwali, że da im ona niezbędny instrument, oręż do tego, aby uporządkować system gospodarki odpadami dostosowani do standardów obowiązujących i w Polsce, i w Unii Europejskiej. Ustawa była także oczekiwana, gdyż na przestrzeni lat narosło wiele nieprawidłowości, można wręcz powiedzieć, że patologii. Powszechnie takim widocznym efektem są zaświecone lasy, rowy, sfery, które jakby tak pieszczotliwie wręcz można powiedzieć nazwane są dzikimi wysypiskami. Również częstą praktyką jest spalanie odpadów w piecach węglowych, co w wielu miejscowościach praktycznie uniemożliwia normalną egzystencję. Rozwinęła się także na tą skalę szara strefa odpadowa. Część odpadów przejmowana była przez firmy poza ewidencją odpadów, co zaniżało przychody systemu i obniżało jakby iluzorycznie koszty systemu, oczywiście zwiększając koszty ekologiczne. Powszechną praktyką było tak zwane przekodowywanie odpadów, czego efektem było między innymi pomniejszanie należnych opłat i podatków, co z kolei było ze szkodą dla możliwości realizowania wielu przedsięwzięć ekologicznych. Było to także, bo te opłaty były, tym opłata marszałkowska były na to przeznaczone. Ubocznym efektem tego procederu było to, że firmy, które trudnili się tym procederem, stawały się jakby atrakcyjniejsze cenowo dla klientów, bo nie odprowadzały jak inne należne podatki do opłat, czyli mogły zaoferować niższe ceny, też znaczną szkodą dla środowiska naturalnego i dla zdrowia mieszkańców. Dobrym przykładem szarej strefy, o czym się bardzo mało wie, a z którą praktycznie każdy może mieć do czynienia, było to, że był odbiór odpadów tak zwanych poremontowych z wielu mieszkań. Zamawiało się tego typu firmy, bo najczęściej było to ogłoszenie gdzieś na słupie, że odbiorę. Natomiast wszystkie te firmy, które odbierały gruz i robione odpady poremontowe, działały zawsze poza systemem i odpady z tego systemu nigdy nie trafiały do miejsc właściwej utylizacji, co również obniżało koszty jakby systemu, co tworzyło iluzję, że odpady mogą być tańsze niż w rzeczywistości są. Wszystkie te działania spowodowały i powodują potworne zaśmiecenie środowiska naturalnego, warunków życia, przyczyniając się często również do nieodwracalnych świat ekologicznych, ale także poważnego wzrostu zachorowalności, a w konsekwencji do wzrostu śmiertelności.
Duża część mieszkańców dostrzegała te problemy i domagała się stworzenia takich warunków prawnych, które uniemożliwią tego typu działania. Przy tej praktyce pojawił się poważny rozdźwięk pomiędzy standardami i praktyką obowiązującą w Unii Europejskiej a Polską. Niestety gminy w tym zakresie nie miały wystarczających instrumentów prawnych i ta nowelizacja to stwarza. Aby osiągnąć standardy występujące w Unii Europejskiej, należało rzeczywiście dokonać szeregu rozwiązań nowych prawnych, organizacyjnych, technicznych, technologicznych, ale także finansowych, tak aby można było prawidłowo finansować przedsięwzięcia i na etapie inwestycji, a również eksploatacyjne. Oczywiście ta nowelizacja ustawy nie wyczerpuje wszystkich potrzeb w tym zakresie, ale jest pierwszym krokiem, który to umożliwia. Znowelizowana ustawa nakłada na gminy szereg nowych obowiązków, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Do takich podstawowych obowiązków obecnie gmin należy zapewnienie warunków ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. I tak na przykład do 31 grudnia 2022 roku będzie można składać tylko mniej więcej 35% ogólnej masy odpadów w stosunku do poziomu z 1995 roku. Również gminy zostały zobowiązane, to są wszystko zobowiązania, których do tej pory nie było, do osiągnięcia poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i zapewnienia budowy, eksploatacji, instalacji i urządzeń do odzysku nieszkodzonych odpadów. W szczególności podkreślam ten wymóg recyklingu odpadów opakowaniowych, bo mało kto wie, ale powszechną praktyką europejską jest to, że odpady opakowaniowe są jakby poza systemami gminnymi, więc w Polsce odpady opakowaniowe są wciągnięte do systemu, na który odpowiadają gminy, co również wpływa na to, że trzeba to uwzględnić w kosztach systemu. Dodatkowym takim kolejnym przedsięwzięciem, do których gminy zostały zobowiązane, to jest osiągnięcie do 31 grudnia 2020 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, szkła, które powinno wynieść co najmniej 50% wadowo, czyli z ogólnej masy, które my tutaj szacujemy na 350 tysięcy ton, 380, połowa z tego musi być podlegać recyklingowi materiałowemu. I nowa ustawa wprowadziła również obowiązek selektywnego zbierania odpadów, ale także zobowiązała gminy do tego, żeby ustanawiać punkty selektywnego zbierania odpadów, tworzyć punkty selektywnego zbierania również dla sprzętu elektrycznego, elektronicznego i szeregu innych. Jak z tego pobieżnego uzasadnienia wynika, ustawodawca nałożył na gminy szereg obowiązków, które do tej pory nie były obowiązkami własnymi gminy. Zobowiązała jej ustawa do ścisłego zrealizowania. W przypadku jej niezrealizowania będą możliwe konsekwencje finansowe, co warto podkreślić. W związku z tym rzeczywiście powstałby taki przypadek, że nie zrealizowanie tych wymogów powoduje jakby koszty finansowe w pierwszej fazie dla gmin, a konsekwencje też dla mieszkańców, bo to by zmniejszało należne subwencje. Po przeprowadzaniu w konsekwencji szeregu analiz prawnych, organizacyjnych, finansowych. Po pogłębionych analizach dokonanych przez szereg firm doradczych rekomendujemy Państwu przyjęcie czterech uchwał. I tak trzeba powiedzieć, że analizy, które były prowadzone, są przeprowadzone zgodnie ze stanem faktycznym przed nowelizacją 19 lutego, bo w tym stanie prawnym dokumenty zostały złożone Wysokiej Radzie i wzięliśmy pod uwagę wszystkie te wymagania, które ówczesna nowelizacja ustawy do czego nas zobowiązywała, a więc skalkulowaliśmy wszystkie koszty systemu, które należały uwzględnić, również te, o których tutaj mówiłem, w tym odpady opakowaniowe. Wzięliśmy pod pogłębioną analizę wszystkie metody poboru opłaty, które ustawodawca wykazał w ustawie. Przypominam, że ustawodawca je wskazał, czyli również od wody, od gospodarstwa domowego, od metra kwadratowego czy od mieszkańca, nie różnicując, nie analizując, która metoda jest zdaniem ustawodawcy właściwsza dla poszczególnej gminy. W przypadku Krakowa można powiedzieć, że Kraków jest szczególną gminą,
jedną z niewielu w Polsce, która ma jakby trzy elementy dodatkowe, które w statutycznej przeciętnej gminie nie występują. To tylko kilka aglomeracji skupia w sobie te wymagania. Po pierwsze jest gminą, która przyciąga liczne rzesze studentów. To jest jakby na pewno drugie miasto uniwersyteckie po Warszawie, jeżeli chodzi o ilość studentów. Po drugie, co jest bardzo dobrą cechą i na pewno z tego się cieszymy, przyciąga szereg osób, które nie mieszkają jakby w Krakowie, a częściowo mieszkają w Krakowie, pracując tutaj, czyli jest często nawet 7 dni w tygodniu, ale nie jest tutaj zameldowany, tylko gdzieś poza Krakowem. To jest jakby zjawisko z punktu widzenia rozwoju Krakowa bardzo korzystne, natomiast oczywiście te osoby, jeżeli nie są nigdzie wykazywane, często wynajmują mieszkania, to są jakby poza systemem. Również wyciągamy ogromny ruch turystyczny, co też jest bardzo dobrym zjawiskiem, ale co też przyczynia się do wzrostu masy odpadów w Krakowie. W konsekwencji wszelkie analizy wykazują, że ludność ta krakowska, która powinna być brana pod uwagę przy analizach, zawiera się w przedziale między 1 000 000 a 1 100 000 mieszkańców. Natomiast myśmy przyjęli do rozważań maksymalną liczbę mieszkańców, jaka jest w ewidencji wykazana, czyli niespełna 673 tysiące mieszkańców. W związku z tym, dokonując analizy, braliśmy pod uwagę wszystkie te uwarunkowania. Dokonaliśmy formy analizy, kierując się wyłącznie tym kryterium, że w wyniku tych analiz koszty systemu były ograniczone do minimum, żeby zrealizować z jednej strony wszystkie ustawowe wymagania, nie narazić gminy i w konsekwencji mieszkańców na straty finansowe wynikłe z niemożności zrealizowania ustawowo nałożonych przez ustawodawcę obowiązków, a z drugiej strony, żeby skalkulowany poziom kosztów, a w efekcie stawek był neutralny dla budżetu, to znaczy zgodnie z zapisami ustawy wszystkie koszty były przeniesione na wytwórców odpadów. Także analiza jest jakby chłodnym rozrachunkiem tego wszystkiego i wybraliśmy te metody, które w ówczesnym stanie prawnym, co chcę wyraźnie powiedzieć, były optymalne i właściwie jedyne możliwe do zastosowania tutaj zarekomendowania miastu. Mogę tylko przypomnieć, że takie miasta jak Warszawa jeszcze nie podjęło oficjalnie przynajmniej procedury, ponieważ no właśnie z tego powodu, że wszyscy czekali na tę nowelizację, jest to kłopot Wrocław, jak w dzień nowelizacji podjął swoją uchwałę. Także jest to tego typu działanie. W związku z tym zarekomendujemy przyjęcie 4 projektów uchwał. Więc po pierwsze w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. Po drugie w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Trochę się odniosę do tej jakby drugiej uchwały, ponieważ ona w pewnym sensie budzi najwięcej jakby kontrowersji, a może niezrozumienia, ponieważ tak są uchwały stworzone, że ona dotyczy faktycznie 80% mieszkańców Krakowa, natomiast poszło jakby takie wrażenie, że to jest ustawa, która dotyczy wszystkich mieszkańców, czyli i domów jednorodzinnych, i zabudowy wielomieszkaniowej. Otóż tak się nie dzieje. Z założenia było od razu tak pomyślane, że opłata ta, która była uzależniona od metra kwadratowego, dotyczyła wyłącznie domów rodzinnych oraz budynków wielomieszkaniowych, tych, które nie mają przypisanych do siebie żadnego lokalu użytkowego i to nie rozumianego w sensie tym, że to dotyczy konkretnego budynku, to budynków administrowanych przez danego zarządcę, który administruje danymi zasobami. Natomiast wszystkie budynki, które mają przypisane jakieś lokale, były przewidziane właśnie do tej drugiej uchwały, są przewidziane, to znaczy do tej, gdzie opłata jest obliczana na podstawie faktycznie wytworzonych odpadów, czyli w konsekwencji będą zależały w efekcie od ilości pojemników przemnożonych przez stawkę opłaty.
Jest to jakby bardzo prosta metoda i ona nie generuje żadnych dodatkowych kosztów, a poza tym jest już jakby praktycznie stosowana, dlatego że te ilości pojemników wszystkich tego typu klientów są znane od lat i wiadomo, czy ta ilość wystarczy. Trzecią uchwałą przez nas proponowaną to jest uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez inne miejską pracę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Tutaj wyraźnie chcę powiedzieć, że jest to uchwała, która po części jest niezbędna, żeby była podjęta, ale w pewnej części pewne zapisy w niej mogą być jakby pominięte. Natomiast to, co powinno być uchwalone, to jest na przykład gruz i to jest jakby niezbędne, ponieważ rzeczywiście gruz, który trzeba zbierać w gminie, to przenosi nam się większe ilości gruzów, nie ten domowy, to jest typową usługą dodatkową. Natomiast część usług typu udostępnienie pojemnika czy mycie dezynfekcji pojemnika jest wyłącznie wynikało z tego, żeby nie zostawić jakby dotychczasowych wytwórców odpadów w sytuacji tej, że oni nagle muszą kupować pojemnik i jakby wchodzić w jego władztwo. Natomiast w tym stanie prawnym, który obowiązywał, można było w tej uchwale de facto pominąć, bo jest oczywiście obowiązek wytwórcy odpadów, natomiast żeby nie zostawiać go, jak powiedziałem samym sobie, to takie zostało, taka propozycja została złożona. I jak powiadam, ona była z tego stanu prawnego, kiedy procedura się zaczęła. Nowelizacja z 19 lutego daje inne możliwości w tym zakresie. I wreszcie czwarta uchwała, którą rekomendujemy, jest to uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. Na tę uchwałę składają się cztery deklaracje, które są załącznikami. Pierwsza deklaracja dotyczy zabudowy jednorodzinnej, druga dotyczy zabudowy tej wielorodzinnej, ale wyłącznie z budynkami użyteczności przeznaczonymi do zamieszkiwania. Trzecia deklaracja dotyczy właśnie tych lokali, tych zasobów mieszkaniowych, które jednocześnie występują lokale zamieszkałe i lokale niezamieszkałe i to jest ta, która dotyczy tych 80% mieszkańców. Oraz czwarta uchwała to jest deklaracja, która dotyczy w skrócie mówiąc biznesu, czyli tego, co fakultatywnie gmina mogła przejąć i przejęła, czyli wszystkich sklepów, lokali użytkowych, które według określonych norm będą obsługiwane przez te firmy, które tutaj wygrają stosowny przetarg na odbiór odpadów. Także to jest jakby tytułem wstępu. Teraz pan Marcin Kielkowski z firmy ARU pokaże inne uwarunkowania tego systemu, w tym w szczególności uwarunkowania związane z kosztami systemu. Także jeśli można, to poproszę pana dyrektora, a ja dziękuję i będę dalszy części dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. To jest sytuacja taka, proszę państwa, nie mamy żadnej komisji, opinii. Proszę państwa, wpłynęło stanowisko klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, które składa wniosek o odrzucenie w druku w pierwszym czytaniu i to będzie za jakiś czas głosowali. Teraz chciałam się zapytać państwa, czy są opinie innych komisji. Zaraz, wiem wszystko. Czy są opinie innych komisji, a pan prezydent chciał zabrać głos. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, po pierwsze przepraszam, że dopiero teraz dotarłem na sesję, ale odbierałem przed chwilą z rąk ministra administracji, cyfryzacji promesę na kolejne środki finansowe na odbudowę dróg w Krakowie. Musiałem to zrobić osobiście. Dotyczy ulicy Nowopłuckiej, Stoczniowców i Widłakowej, to tak na marginesie, żeby również państwo wiedzieli o tym. Przepraszam, nie słuchałem wystąpienia pana prezesa Kurtysa, ale chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Rady na kilka elementów związanych z procedowaniem tych projektów uchwał. Po pierwsze chcę powiedzieć, że
system gospodarki odpadami komunalnymi, który jest proponowany w ramach projektu uchwał, które procedujemy już od miesiąca chyba lipca ubiegłego roku, kiedy procedowaliśmy pierwsze 3 uchwały, później w grudniu kolejne 4. Teraz przed nami kolejne 4 uchwały i pewnie jeszcze 2 uchwały. Jest wynikiem obligatoryjnej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, a która nakłada na nas obligatoryjne obowiązki. Obligatoryjnym obowiązkiem jest stworzenie nowego systemu gospodarki komunalnej, od gospodarki odpadami komunalnej, który powszechnie będzie obowiązywał na terenie kraju. W związku z tym i obowiązkiem organów gminy miejskiej Kraków jest wdrożenie tej ustawy poprzez uchwały, a więc poprzez prawo lokalne tych zasad, które są określone w tej ustawie. Ta ustawa określa bardzo szczegółowo i enumeratywnie sposób postępowania w zakresie wdrażania tej uchwały, tej ustawy. Z jednej strony nakłada pewne obowiązki na gminę, która staje się właścicielem wszystkich odpadów komunalnych i ma stworzyć system zagospodarowywania tych odpadów komunalnych, a z drugiej strony nakłada obowiązki, to trzeba wyraźnie powiedzieć, na zarządców, właścicieli i przewodniczących wspólnot mieszkaniowych w zakresie stworzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które by zapewniły mieszkańcom miasta optymalne warunki z jednej strony dla segregacji odpadów komunalnych, z drugiej strony dla ich odpowiedniego gromadzenia. W związku z tym, w oparciu o aktualnie obowiązującą ustawę i zapisy tej ustawy zaproponowaliśmy Państwu dwie metody, o których zapewne mówił Pan Kurtys. Jedna pojemnikowa, i to chciałbym też jednoznacznie podkreślić, która obejmuje ponad 80% mieszkańców naszego miasta i 20% dziś przedstawiamy propozycję opłaty od 1 metra kwadratowego powierzchni. Te metody były enumeratywnie wymienione, czy są enumeratywnie wymienione w ustawie. Natomiast jak Państwo śledzicie proces legislacyjny w tym zakresie, wiecie, że 5 marca wchodzi w życie nowelizacja tej ustawy, która pozwala na łączenie pewnych metod i zoptymalizowanie metody przyjętej przez Radę Gminy. W związku z tym ja rozumiem, że procedura, którą rozpoczynamy dzisiaj, pozwala na to, ażebyśmy w formie poprawek, autopoprawek do 13 marca wprowadzili ewentualnie zmiany, jeżeli takowe zostaną przez Państwa zaproponowane, a również będą spełniać wymogi ustawy oraz pozwolą na zbilansowanie, bo to jest najważniejsze, zbilansowanie kosztów systemu. Ale jeszcze jedna najważniejsza sprawa. Ustawa przewiduje harmonogram wdrożenia tego systemu i opłat obligatoryjnie. I tu nie ma żadnej możliwości, że tak powiem, manipulowania terminami. Nie ma możliwości po prostu przesuwania terminów procedowania tej uchwały. Myśmy mieli obowiązek zgodnie z ustawą podjęcia tych uchwał do 31 grudnia 2012. Później podjęcie przez Sejm noweli tej ustawy wydłużyło o 2 miesiące czasu i po porozumieniu z wojewodą uzgodniliśmy, że w miesiącu lutym przedłożymy Wysokiej Radzie propozycje projektu tych uchwał. Drugim obligatoryjnym terminem to jest termin 1 lipca. Ten termin nie może być naruszony i nie może być sytuacji, w której nie wprowadzimy tego systemu w mieście Krakowie. W związku z tym przed nami
jest przede wszystkim ogromna akcja rozpowszechnienia, a przede wszystkim zebrania deklaracji. To jest kilkaset tysięcy deklaracji, które będą musiały być obsłużone przez MPO i przez urzędników, bo zamierzamy po prostu zorganizować cały szereg punktów informacyjnych, w których również będzie możliwość udzielania pomocy, tak jak w urzędach skarbowych, wypełniania deklaracji. Będzie to dotyczyć zarówno trzech punktów już funkcjonujących w ramach systemu Eko Kraków, jak i w różnych miejscach Krakowa, w budynkach Urzędu Miasta Krakowa, mówię to wyprzedzająco, ale to jest akcja, która musi być zakończona ze złożeniem deklaracji, kilkuset deklaracji do końca kwietnia. Równocześnie podjęcie przez Wysoką Radę uchwały determinuje nam ogłoszenie przetargu, bo to jest oblig. Minimum terminu czy procedury przetargowej to jest 2 do 3 miesięcy czasu. A jeżeli jeszcze zdarzą się odwołania, może być jeszcze inaczej. W związku z tym zwracam się do Wysokiej Rady o uwzględnienie tego harmonogramu, który jest obligatoryjnie nałożony na nas przez ustawę przyjętą przez Parlament Polski. W związku z tym jest to ostatni moment, w którym powinniśmy po prostu podjąć tą uchwałę. I uprzejmie proszę, ażeby po prostu Wysoka Rada wzięła to pod uwagę, analizując czy odnosząc się do wniosku złożonego przez Klub Prawa i Sprawiedliwości z jednej strony, a z drugiej strony harmonogramu procedury tej uchwały, i proszę, żebyśmy jednak przyjęli, że ten okres będzie 2-tygodniowy i on jest wystarczający do tego, ażeby ewentualnie wprowadzić autopoprawką bądź poprawkami zmiany w zakresie tych najbardziej kontrowersyjnych spraw, ale w zgodności z uchwałą i jeszcze raz podkreślam, w sytuacji konieczności, wyższej konieczności zapewnienia samofinansowania się systemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze odczuwa potrzebę? Nie widzę. Szanowni Państwo, stanowisko opinii Komisji Inny? Nie widzę. Klubu radnych, proszę. Bardzo proszę, to w takim razie ja bym pytałam, czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę. Proszę Pana. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Chciałem pokrótce przedstawić wyniki prac, które prowadziliśmy w ostatnim czasie nad opracowaniem systemu odpadowego dla miasta Krakowa. Proszę się przedstawić jeszcze wcześniej, bo zapraszam. Morozowski, niezależna firma doradcza AWI. Chciałem przedstawić wyniki prac, które w ostatnim czasie realizowaliśmy. Prac związanych po pierwsze z ustaleniem wysokości opłaty odpadowej dla mieszkańców miasta Krakowa. Opłaty, która będzie ustalona zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o czym przed chwilą mówił Pan Prezydent Szmiel. Realizując zobowiązania ustawowe w ostatnim czasie zrealizowaliśmy opracowanie dotyczące po pierwsze jak najlepszego wdrożenia przepisów tej ustawy w mieście Krakowie, po drugie na podstawie przepisów ustawowych policzyliśmy koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta Krakowa, po trzecie przeliczyliśmy zgodnie z literą ustawy opłatę za gospodarowanie odpadami na wszystkie możliwe jednostki dopuszczone przepisami tejże ustawy. I wreszcie, co myślę jest najistotniejsze, co było głównym celem naszego działania. Opracowaliśmy system, który będzie dla mieszkańców Krakowa najprostszy i po drugie będzie dla mieszkańców Krakowa systemem najtańszym. Szanowni Państwo, nie będę może odczytywał w tym momencie wszystkich składowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynika to wprost z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W
Nie będę też może już mówił o wszystkich czynnikach, które determinują wysokość tej opłaty odpadowej, determinują wysokość kosztów prowadzenia właściwej gospodarki odpadami. Czynniki te również wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości porządku gminy. Proszę Państwa, godne podkreślenia jest fakt, że nowy system gospodarowania odpadami w Krakowie będzie diametralnie różny od tego, z czym mamy do czynienia obecnie. Chciałem podkreślić generalną różnicę polegającą na tym, że po pierwsze przyjąć trzeba to, co determinuje wyższy koszt gospodarowania odpadami, a wynika to z konieczności prawidłowego przetworzenia i unieszkodliwienia całego strumienia odpadów powstającego na terenie miasta Krakowa. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że w systemie dotychczasowym ta rzecz, która jest wykazana w ostatnim wierszu tej tabelki, zagospodarowanie odpadów odbywała się w sposób przeróżny. Przede wszystkim zagospodarowanie odpadów następowało przez ich składowanie w taniej instalacji, jaką jest spożywstwo odpadów komunalnych. W nowym systemie wszystkie odpady muszą trafić do przetworzenia. Muszą trafić albo do zakładu mechanicznego przetworzenia odpadów, w przyszłości do spalarni, sortowni, kompostowni itd. itd. Oczywiście powoduje to, że sam koszt przetworzenia odpadów jest znacznie droższy niż w systemie dotychczasowym. Chciałem podkreślić również fakt, że w systemie dotychczasowym strumień odpadów, który był ujęty w systemie, to było wyłącznie 80% tych odpadów, które są generowane na terenie miasta Krakowa. 20% odpadów albo nie było wyemitowanych przez mieszkańców, albo też znalazło się nie w tych miejscach, w których powinny się znaleźć, mam na myśli lasy, rowy i tak dalej, lub też było spalone w piecach. W tym momencie 100% mieszkańców Krakowa i 100% odpadów powstających na terenie gminy miejskiej Kraków będzie objęte systemem gospodarki odpadami. Jeżeli chodzi o kolejny istotny element wynikający z ustawy o odpadach, wszyscy mieszkańcy miasta Krakowa będą zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki. I 100% mieszkańców miasta zostanie objętych selektywną zbiórką odpadów. Do tej pory wyłącznie 15% miasta w sposób dobrowolny uczestniczyło w selektywnej zbiórce odpadów. Oczywiście wchodzi w życie nowy system zarządzania gospodarką odpadami, którego do tej pory nie było. Zostaje wdrożona w pełni zasada zanieczyszczające płaci, czyli każdy mieszkaniec zgodnie z literą ustawy będzie ponosił koszty gospodarki odpadami. Będą wliczone w koszt systemu punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, znane na skrokodzielam osobnie. I również wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem gospodarowania odpadami zielonymi, wielkodowarytowymi czy niebezpiecznymi. Szanowni Państwo, na tym schemacie chciałem pokazać podsumowanie tego, o czym przed chwilą mówiłem. Otóż w chwili obecnej wyłącznie 80% odpadów generowanych na terenie miasta Krakowa jest skierowane do systemu gospodarki odpadami, z czego 85% w sposób nieselektywny, nie znaczy w sposób selektywny, 20% odpadów jest poza systemem. W nowym systemie strumień odpadów komunalnych, który będzie ujęty w systemie, będzie należył 100% i również 100% mieszkańców zostanie objętych systemem selektywnego zbierania odpadów. To jest element, o którym wszyscy wiemy. Nowy system gospodarowania odpadami będzie systemem wielopoziomowym. Będziemy mieli do czynienia z poziomami zarządzania oraz poziomem wykonawczym. Do realizacji tego przedsięwzięcia, które polegało na wyliczeniu kosztów systemu oraz na wyliczeniu niezbędnej wysokości opłaty odpadowej, musieliśmy bazować na pewnych założeniach. Generalnym założeniem było przyjęcie odpowiedniej ilości mieszkańców. Jak wspomniał przedmówca pan prezes Kudys, ilość mieszkańców była ustalona na tym górnym poziomie, które znajduje się w dokumentach. Są to dane zawarte zarówno w ewidencji ludności miasta Krakowa, jak i w prognozie rozwoju ilości mieszkańców miasta Krakowa. W ramach tej prognozy założono dla roku ubiegłego ilość zgodną z bazą metrykową 761 572 osoby. Rozwój demograficzny miasta Krakowa jest zgodny zarówno z założeniami GUS-owskimi, jak też z raportem o stanie miasta. Drugim kluczowym założeniem było przyjęcie odpowiedniej ilości odpadów, które powstają na terenie gminy miejskiej Kraków. I tak w podziale na dwie podstawowe grupy, górna grupa jest to ilość mieszkańców, ilość odpadów generowanych na nieruchomościach zamieszkałych, prawie 310 tysięcy ton.
i ilość odpadów, która powstaje na nieruchomościach niezamieszkałych, jest to ilość wynosząca 70 tysięcy ton, co daje sumę łączną w wysokości prawie 380 tysięcy ton roczną. Jeżeli chodzi o poziom operacyjny, system gospodarki odpadami składający się z elementów wytwarzania i gromadzenia, odbierania i transportu, przetwarzania i składowania pozostałości. Na osi czasowej widzimy, że w pierwszym segmencie już mamy do czynienia z odbieraniem selektywnym, zasortowaniem odpadów i składowaniem. W tej chwili jesteśmy na tym realizacji kompostowi, budowy sortowni, budowy spalarni w Krakowie. Nie będę może już omawiał tego schematu gospodarki odpadami na terenie miasta. Chciałem teraz przejść do kolejnego ważnego punktu, czyli do omówienia możliwych sposobów naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Jak wspomniał pan Kędzierz Śmiel, ustawa dopuszcza cztery metody naliczania opłaty, jeżeli chodzi o nieruchomości zamieszkałe. Jest to metoda związana z ilością mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości, powierzchnią danej nieruchomości mieszkalnej, z ilością wody zużytej na terenie nieruchomości mieszkalnej oraz czwarta metoda, metoda ryczałtowa dla lokalu mieszkalnego. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych bądź mieszanych, po części składających się z lokali zamieszkałych i niezamieszkałych, dopuszczalna jest również metoda pojemnikowa. Wyboru metody dokonaliśmy metodą analizy wielokryterialnej. Z przypisaniem odpowiedniej ilości punktów w każdej metodzie robiliśmy tę metodę jak najbardziej obiektywną, tutaj matematycznymi. Najwyższą sumę punktową otrzymała metoda związana z powierzchnią lokalu mieszkalnego. Na drugim miejscu znalazła się metoda pojemnikowa, która jest porównywalna z metodą od gospodarstwa domowego. I dwie niezalecane przez nas metody to metoda związana z użyciem wody w danej nieruchomości oraz z ilością mieszkańców. Dlaczego nie woda, dlaczego nie mieszkańcy? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o metodę związaną ze zużyciem wody na danej nieruchomości, metoda ta nie jest zgodna z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu na wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Z tego powodu, że występują różnice w nomenklaturze pomiędzy poszczególnymi ustawami. W związku z czym zużycie wody jest nieopomiarowane, jedynie dostawa wody, nastąpiłoby zawyżenie stawów opłat za gospodarowanie odpadami dla tych mieszkańców, którzy chociażby podlewają swoje ogródki. Kolejnym elementem jest fakt, że nie wszystkie nieruchomości są opomiarowane oraz w zabudowie jednorodzinnej występują studnie, które można podpiąć również do instalacji wewnątrz domu, co powodowałoby nieopomiarowanie części mieszkańców. Kolejny bardzo istotny element to jest fakt związany z tym, że na terenie miasta Krakowa, w szczególności w zabudowie wielorodzinnej, mamy dostawę dwóch różnych rodzajów wody, wody ciepłej i wody zimnej. Obydwa rodzaje wody dostarczane są na podstawie różnych przepisów prawnych, czyli mamy do czynienia z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i po drugie z ustawą prawo energetyczne. W związku z czym będziemy mieli do czynienia z różnymi okresami rozliczeniowymi dla obydwóch typów wody i z koniecznością rozbudowy aparatu urzędniczego w celu weryfikacji danych. Myślę, fakt teraz najistotniejszy i stwarzający największe ryzyko dla budżetu miasta, to jest fakt powiązania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z ordynacją podatkową. Co to oznacza, proszę Państwa? Jeżeli mieszkaniec zadeklaruje, że w danym roku będzie zużywał na przykład 4 metry sześcienne wody na mieszkańca miesięcznie, w następnym czasie ograniczy zużycie wody, ale nie złoży deklaracji korygującej, który zadeklaruje obniżenie tego zużycia wody, będzie płacił nadal w odniesieniu do 4 metrów sześciennych zużytej wody, ale w ciągu 5 lat będzie miał prawo do wystąpienia z korektą i z wnioskiem o zwrot zobowiązania podatkowego wraz z ustawowymi odsetkami, o czym mówi również ordynacja podatkowa. Rodzi to ryzyko dla budżetu miasta, że mieszkaniec musiałby dostać zwrot wpłaconych środków w znacznej ilości wraz z dalszymi odsetkami, co w przypadku miasta wielkości Krakowa skutkowałoby wielomilionowymi zwrotami z budżetu miasta. Jeżeli chodzi o metodę związaną z ilością mieszkańców zamieszkujących, musimy zwrócić uwagę na to, że Kraków jest zamieszkiwany
przez znacznie więcej mieszkańców, znacznie więcej osób, niż wynika to ze wszelkich pasm meldunkowych, z którymi mamy do czynienia. Otóż według pasm meldunkowych Kraków jest zamieszkały obecnie przez prawie 963 tysiące mieszkańców. Natomiast proste przeliczenie ilości wody dostarczonej do gospodarstw domowych w Krakowie w porównaniu z innymi gminami w Polsce pokazuje, że ilość ta wynosi 1 134 000 osób. Czyli w przypadku metody od osoby, ci, którzy by się zadeklarowali, płaciliby za mieszkańców, którzy zamieszkują, a nie są w pewien sposób ujęci w systemie. Również mamy do czynienia z tym samym ryzykiem związanym z możliwością wymeldowywania mieszkańców, skreślania ich ze wszelkich deklaracji i zwrotami należności pobranych uprzednio przez budżet miasta. Wysoka Rado, na tym wykresie chciałem przedstawić wyniki graficzne analiz wielokryterialnych, które wyliczyliśmy dla tego systemu. Widzimy, że metoda związana z powierzchnią lokalu jest metodą najbardziej optymalną. Metoda pojemnikowa jest metodą, która otrzymała dużą lokatę mniej więcej na równi z metodą od gospodarstwa domowego. W związku z tym, jako firma doradcza rekomendowaliśmy naliczenie opłaty dla mieszkańców zamieszkujących nieruchomości zamieszkałe związanej z powierzchnią lokalu, z odpowiednią degresją stawki, tak aby ta opłata była mniej ciążliwa dla właścicieli większych lokali. Natomiast dla nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych metody pojemnikowej. Wysoka Rado, chciałem teraz przedstawić wysokość kosztów gospodarowania odpadami na terenie gminy miejskiej Kraków. Na podstawie której to wysokości kosztów dokonaliśmy oszacowania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Koszt gospodarki odpadami w Krakowie wynosi w ujęciu brutto z podatkiem VAT kwotę 152 671 tysięcy złotych, z czego ponad 80 milionów jest to kwota związana z zagospodarowaniem odpadów. Dla nieruchomości niezamieszkałych prawie 26 milionów złotych, w tym koszt zagospodarowania w wysokości 16 milionów złotych, co daje łączną kwotę w wysokości prawie 180 milionów złotych rocznie w ujęciu brutto z 8% podatkiem VAT. W podziale na poszczególne koszty systemu Wysoka Rado, 80 milionów, jak wspomniałem, są to koszty gospodarowania odpadami, koszty ich przyjęcia do zakładów przetwarzania. 63 miliony złotych są to koszty odbierania odpadów z nieruchomości zamieszkałych. 6,5 miliona złotych koszty odbierania odpadów w tak zwanej zbiórce dzwonowej, którą wszyscy znamy. I prawie 2 miliony złotych koszty odbierania odpadów wielkogabarytowych oraz punktów zbierania odpadów komunalnych. Co się z kolei składa na kwotę 80 milionów złotych za zagospodarowanie odpadów? Przede wszystkim zagospodarowanie odpadów w nieruchomości to jest kwota 76 milionów 400 tysięcy złotych, zagospodarowanie odpadów w selektywnej zbiórki prawie 2,5 miliona złotych i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych 1 800 000 tysięcy. To w ujęciu graficznym daje takie sumy, jak widać, ponad 50% systemu to koszt zagospodarowania odpadów komunalnych. Widzimy teraz to w ujęciu strukturalnym, jak wspomniałem, 52,8% systemu to koszt zagospodarowania odpadów. Pozostałe koszty już są kosztami niższymi, amortyzacja to jest 13-14% systemu i mamy do czynienia również z mniejszymi elementami typu wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych. Pozostałe koszty to zajęcie obsługi pojazdów, które nie stanowią już dużych elementów w tym systemie. W takim ujęciu słupkowym widać, że amortyzacja pojazdów do odbierania odpadów to kwota prawie 9 milionów złotych. Wynagrodzenia 21 milionów. Jak wspomniałem, ponad 80 milionów złotych koszty zagospodarowania odpadów. W kolejnym ujęciu widzimy, jak kształtują się właśnie koszty samego zagospodarowania odpadów na terenie regionalnej administracji czy planowania odpadów komunalnych.
również w podziale funkcjonalnym. Zwróćcie Państwo uwagę, że mamy słupki pokazane w kilku kolorach. Suma słupków żółtych pokazujących koszt zarządzania systemem oraz słupków niebieskich pokazujących koszt gospodarowania odpadami składa się do tego zielonego słupka pokazującego łączny globalny koszt gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty brutto stanowią, jak wspomniałem, 652 71 tysięcy złotych. I po podzieleniu tej kwoty 152 milionów złotych na wszystkie, na ilość wszystkich możliwych jednostek, tak zwanych mierników, z którymi mamy do czynienia w Krakowie, daje kwotę uśrednioną w przypadku metra kwadratowego powierzchni wynoszącą 68 groszy na metr kwadratowy, co daje ekwiwalent na osobę w wysokości 16 zł 68 groszy. W kolejnych słupkach podajemy wysokość opłat dla poszczególnych innych jednostek dopuszczalnych przepisami ustawy. I tak dla gospodarstwa domowego średnia wartość jest 38 66 groszy, co dałoby ekwiwalent na osobę ponad 17 zł. Zużycie wody 4 zł 41 groszy do każdego metra sześciennego zużytej wody oraz ilość osób w gospodarstwie domowym 17 zł 56 groszy. Podobnie w przypadku niezastosowania systemu pojemnikowego w 80% zabudowy krakowskiej kwoty te byłyby nieznacznie wyższe, około 2%. Jak wspomniałem, globalny koszt uśredniony na głowę mieszkańca wynosi 16 zł 68 groszy w ujęciu miesięcznym. W związku z czym jako doradca rekomendujemy dla nieruchomości zamieszkałych przyjęcie opłaty uzależnionej od powierzchni lokalu mieszkalnego z regresją stawki. Dla nieruchomości niezamieszkałych metody pojemnikowej jako jedynej dopuszczonej przepisami prawa. Dla nieruchomości mieszanych, uzależnione również od ilości pojemników, dotyczyłoby to 80% mieszkańców miasta Krakowa. Jak wspomniałem, opłata uśredniona dla mieszkańca przyjęcia metody od metra kwadratowego wynosiłaby 68 groszy dla mieszkańców segregujących, ponad 99 groszy dla mieszkańców niesegregujących odpadów. Zaproponowaliśmy jednakże regresję stawki w zależności od wielkości lokalu mieszkalnego, i przy zastosowaniu regresji przy lokalach do 40 metrów kwadratowych stawka wynosiłaby 9,8 groszy w pierwszym przedziale, w drugim przedziale od 40 do 60 metrów kwadratowych stawka z pierwszego przedziału plus 56 groszy za każdy metr kwadratowy nadwyżki. I tak jak na tym slajdzie widzimy, wraz ze wzrostem wielkości powierzchni mieszkania mamy coraz niższe stawki za metr kwadratowy. W przypadku mieszkań największych powyżej 100 metrów kwadratowych opłata od metra kwadratowego wynosiła już do tylko 6 groszy dla jednego metra. Dokonaliśmy również kalkulacji wysokości opłat za pojemniki określonej pojemności, aby Wysoka Rada mogła przyjąć odpowiednie opłaty, które będą naliczane w nieruchomościach mieszanych i nieruchomościach niezamieszkałych. Przyjęliśmy również stawki opłat za kontenery od 7-metrowego do 40-metrowego i kontenery wyposażone w urządzenia pasujące. I na tym slajdzie chciałem przedstawić przykłady opłat według stawki regresyjnej dla mieszkań o różnych wielkościach. Widzimy w przypadku mieszkań najmniejszych 25-metrowych kawalerek stawka opłaty dla mieszkańców segregujących byłoby to 24,50. Dla mieszkania przykładowo 50-metrowego prawie 45 zł, dla mieszkania 100-metrowego już 63 zł i dla dużego mieszkania 250-metrowego byłaby to już stawka 72,20. Jeżeli chodzi o porównanie uśrednionych kosztów funkcjonowania dzisiejszego systemu do kosztów planowanych, chciałem porównać to na dwóch poziomach. Wysoka Rado, dziś mieszkańcy Krakowa płacą średnio, mówię o średniej wynikającej z uśrednienia wielu lokali w Krakowie, płacą średnio kwotę 13 zł 32 groszy. Czyli to średnio dla mieszkańców zarówno zamieszkujących w blokach, jak i w domach jednorodzinnych.
Natomiast całkowity koszt gospodarowania odpadami w Krakowie przekłada się na ekwiwalent w wysokości 15 zł 64 groszy, z czego 2,32 jest to kwota pokrywana z innych budżetów gminy, z budżetu miasta, z budżetu ZIKIT-u, czy też kwota, za którą MPO nie pobiera wynagrodzenia, jak na przykład za obsługę z tej segregacji dzwonowej. Planowana wysokość opłaty to jest 16,68, co daje wzrost w wysokości 25% w stosunku do opłaty dziś ponoszonej i wzrost w wysokości niecałe 7% w wysokości do tej opłaty efektywnej, która dzisiaj funkcjonuje. Chciałbym też zwrócić uwagę na kilka czynników ryzyka związanych z wdrożeniem nowego systemu i omówić je za chwilę na przykładzie na modelu liczbowym. Wysoka Rado, musimy zwrócić uwagę na czynnik związany z niedoszacowaniem ilości odpadów powstających na terenie miasta Krakowa. Każdy procent zaniżonej ilości odpadów na terenie miasta Krakowa spowoduje, że z budżetu miasta trzeba będzie dopłacać niestety, ale zawyżone kwoty lub podnieść wysokość opłaty na mieszkańca. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest niska ściągalność opłaty za gospodarowanie odpadami powodująca niedobór środków w systemie. Złożenie zbyt małej ilości deklaracji lub złożenie deklaracji wadliwych, rozumiem, że to deklaracje zaniżone, oraz występujące znaczne różnice w bazach danych, z którymi mamy do czynienia. To pewnie przykłady, które już w Wysokiej Radzie są znane, przykłady dwóch miast, które wdrożyły gospodarowanie odpadami oparte o opłatę odpadową. I metody obniżania. Szanowni Państwo, proszę nie przeszkadzać. Wysoka Rado, na sam koniec, zanim przejdę do przykładu liczbowego, chciałem również dokonać porównania opłat, które dziś średnio w Krakowie płacimy za poszczególne elementy związane z utrzymaniem naszych mieszkań. Chciałem zwrócić uwagę na to, że gospodarowanie odpadami, nawet w tej kwocie 13 zł 32 groszy, którą dziś ponosimy, jest jednym z najmniejszych elementów kosztowych utrzymania naszych mieszkań. Nawet w odniesieniu do usług teleinformatycznych, w ramach których przyjęliśmy opłaty za telefon stacjonarny, telefon komórkowy, telewizję i internet, które wynoszą prawie 100 zł na mieszkańca, widzimy, że jest to kilkanaście procent tej pozycji. Kolejnym kosztem jest zarządzanie nieruchomością i energia elektryczna, za którą płacimy prawie 56 zł przeliczenie na mieszkańca. Chciałem w tej chwili pokazać Wysokiej Radzie przykład liczbowy, na którym uderzyliśmy czynniki ryzyka związanego z wprowadzeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnego i zobrazować, co by się stało w przypadku, gdyby któryś z tych czynników ryzyka zaistniał na terenie miasta, czyli gdybyśmy mieli niedoszacowaną ilość osób w systemie lub gdybyśmy mieli do czynienia ze wzrostem ilości odpadów powstających na terenie miasta Krakowa. Wysoka Rado, myślę, że najbardziej takim obiektywnym sposobem opisującym wysokość kosztów zagospodarowania odpadami jest ten poziom odniesiony do jednego mieszkańca. Widzimy tej kwotę 16 zł 68 groszy. Tworząc nasz model, chcieliśmy zwrócić uwagę na istnienie kilku czynników, które mogą spowodować wzrost kosztów tego systemu. Przede wszystkim istotnym czynnikiem jest zmiana strumienia odpadów zmieszanych, które są generowane w terenie miasta Krakowa. I w przypadku niedoszacowania strumienia odpadów, na przykład o 10%, widzimy, że wzrost kosztów gospodarowania odpadami wyniósł już złotówkę na jednego mieszkańca zamieszkującego teren miasta Krakowa. Jeżeli natomiast założylibyśmy zwiększoną ilość proszę, model cały czas przyjęcia jest już dosyć duży model matematyczny. Jeżeli byśmy założyli wskaźnik opłat, nieściągalności opłat wynoszący
na przykład 10% w odniesieniu do kwot założonych, które chcemy ściągnąć z naszego systemu, okazałoby się, że w systemie zabraknie dość sporej ilości środków. Pierwsze jest zwrócić uwagę na to, że w przypadku, może będzie to nieparlamentarne, co powiem, dlatego że płacących nie możemy obciążać mieszkańców niepłacących, ale ile musiałby nastąpić wzrost kosztów gospodarowania odpadami, gdyby 20% mieszkańców nie zapłaciło swoich opłat odpadowych. Przy 15% już mamy kwotę, która urosła z 16,68 do 19,62. W przypadku kolejnych 5% widzimy, że kwota wzrasta aż do prawie 21 zł. Czyli w przypadku, gdy 20% mieszkańców miasta nie puściło opłat, pozostali musieliby zapłacić 21 zł miesięcznie, aby pokryć deficyt środków finansowych. Również istotnym elementem, który będzie wpływał na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami, jest wysokość opłaty marszałkowskiej, którą należy umieścić za umieszczenie każdej tony odpadów na składowisku odpadów komunalnych. I tak zmiana wysokości opłaty marszałkowskiej w stosunku do tych zmian, do tej prognozy, którą publikowało Ministerstwo Środowiska, planowane są w najbliższych latach wzrosty wysokości opłaty. Oczywiście jest to element niezależny od wysokich rad, jest to element niezależny od funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie czy w jakimkolwiek innym mieście, ale generujący znaczny, czy mogący generować znaczny wzrost kosztów funkcjonowania tego systemu. W przypadku wzrostu wysokości opłaty marszałkowskiej o co najmniej 50%, o którym już eksperci ministerialni mówią, widzimy, że wzrost odpady zagospodarowania odpadami mogę za chwilę pewnie się ogólnie tak się odczytać. Natomiast mogę powiedzieć, że ten wzrost wynosi znowu w granicach złotówki na mieszkańca zamieszkałego na terenie gminy miejskiej Kraków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa strony chce zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, teraz przechodzimy do prezentacji stanowisk klubów radnych. Proszę Pani Panie Wojtowicz w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydencie, Wysoka Rado, już rozpoczynamy. Dziękuję. Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić druk 1156, 1157, 1158 i 1159 w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej i stanowisko Klubu Platformy Obywatelskiej w tej kwestii. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o tą propozycję uchwał, którą zaproponował nam przedstawiciel pana prezydenta, zarządca systemu, czyli propozycję uchwały rozliczenia tych 20% od ilości metrów kwadratowych. Klub Platformy Obywatelskiej nie akceptuje tej metody. Już zresztą chcę powiedzieć, od zeszłego roku myśmy takie stanowisko wyrazili w konsultacjach, że nie poprzemy projektu uchwał, które będą proponowały rozliczenie odpadów komunalnych od ilości metrów kwadratowych w lokalu. W związku z tym dzisiaj to stanowisko jest dalej podtrzymane. W tym tygodniu Klub Platformy Obywatelskiej przegłosował na posiedzeniu klubu taką decyzję, że nie poprzemy uchwał rozliczających opłaty od nieodpłatnego lokalu mieszkalnego. Dotyczy to 1156, 1159, państwo jedna z tych uchwał mówi o rozliczeniu w metrów kwadratowych, druga to jest propozycja deklaracji do metrów kwadratowych. W związku z tym, że nie popieramy uchwały, które mówią o odcieniu
odpadów komunalnych, odbytów pewnych, zaproponowaliśmy inne rozliczenie i tutaj proponujemy rozliczenie od pojemnika, które zresztą było też w tych uchwałach dzisiejszych. I to dotyczy 80% mieszkańców, jak i 80% czy ponad 80% wytwarzanych śmieci. Przypomnę tylko, że tą metodę można, trzeba zastosować dla przedsiębiorców, instytucji oraz także dla spółdzielni, wspólnot, domów jednorodzinnych. Wszędzie tam, gdzie choćby nawet w części są nieruchomości lokalowe niezamieszkałe. Czyli mówiąc już tak bardziej dokładnie, gdzie pojawiają się firmy, instytucje, choćby jedna, takiego jednego zarządcy, cały obszar, wszystkie nieruchomości lokalowe, choćby były nawet w różnych miejscach Krakowa, które są zarządzane przez tego jednego administratora, mogą być objęte opłatą od pojemnika, czyli tak naprawdę od wytworzonych śmieci, to o co chodzi wszystkim mieszkańcom i także tutaj o to chodzi mieszkańcom, na tym chodzi dla miasta Krakowa, my te propozycje popieramy. Dzisiaj jeszcze nie wypowiadamy się na temat stawek, ale na koniec zapytam zarządcę, dlaczego akurat takie stawki, nie wiem, jak to później. Część stawki pozostaje te 20% odpadów i 20% mieszkańców, którzy zamieszkują w dom, głównie w domach jednorodzinnych, ale także we wspólnotach, gdzie nie ma części nieruchomości niezamieszkałych, czyli mówiąc, gdzie nie ma żadnych firm, instytucji. Tutaj nasza propozycja jest taka, aby podjąć uchwałę od gospodarstwa domowego. Ponieważ tak Państwo już tutaj mieliście prezentację, z ogólną ustawodawca zezwolił na wprowadzenie czterech metod, to znaczy od metrów kwadratowych, których nie przyjmujemy, myślę, że większość klubów na to się nie zgadza w Radzie Miasta, od wody. Tutaj Państwo już mieliście tą informację, że od wody nie możemy tego wprowadzić ze względów formalno-prawnych, także organizacyjnych. W związku z tym ta druga metoda również odpada. No i pozostają dwie kolejne, to znaczy od ilości osób i od metoda gospodarstwa. I myśmy zrobili taki miks, to znaczy od gospodarstwa w zależności od ilości osób zamieszkałych. Dlatego, ponieważ w ten sposób będzie można tą stawkę zróżnicować i obniżyć dla rodzin wielodzietnych, będzie ta stawka mogła być mniejsza. W momencie, gdybyśmy przyjęli od osób tylko, to ten układ byłby liniowy, bo po prostu byłaby każda osoba mnożona przez jedną stawkę. W związku z tym on jest bardziej sprawiedliwy społecznie i dlatego proponujemy od gospodarstwa domowego w zależności od ilości osób. Dzisiaj taka metoda jest możliwa do wprowadzenia, ustawodawca dopuszcza tego typu zastosowanie metody i tutaj właśnie chodzi o to, żeby taką metodę wprowadzić. Przyjmujemy, że to jest propozycja oczywiście, że będzie ta opłata wzrastała do 7 osób, można oczywiście zmniejszyć, może być do 5, to oczywiście jest jeszcze kwestia dyskusji. I powyżej tych osób byłaby to stała opłata dla takiego gospodarstwa domowego. No i oczywiście jest jeszcze druga część tej uchwały, czyli jakby trzecia metoda, aczkolwiek w ten sam sposób liczona, od gospodarstwa domowego, ale dla wspólnot, czyli tam, gdzie pojawia się zabudowa wielorodzinna, bo jak wiemy, zgodnie z ustawą o prawie budowlanym, domki jednorodzinne to domki, w których nie ma więcej niż dwa mieszkania wydzielone. W związku z tym to są też wspólnoty, których nie ma części niezamieszkałych, czyli nie ma tych firm. No i wtedy tych ilość mieszkań trzeba było prowadzić dodatkową metodę i to będzie dla budynków wielorodzinnych. I tutaj ta stawka będzie trochę inna ze względu na to, że te osoby mieszkające w takich wspólnotach będą miały wspólny pojemnik, taki mniej więcej jak w zabudowie wielorodzinnej, w spółdzielniach czy wspólnotach, gdzie te firmy istnieją. W związku z tym myślę, że tutaj powinniśmy iść w tym kierunku, żeby to były mniej więcej porównywalne opłaty dla tych mieszkańców. W związku z tym to jest jakby kolejna metoda, przedkładam ją jako metodę trzecią, aczkolwiek ona jest bardzo, bardzo zbliżona do metody drugiej. Kolejną sprawą, którą chcielibyśmy tutaj mocno zaakcentować, to jest kwestia podziału miasta na sektory. W tej chwili, jak Państwo widzicie, w żadnej z tych uchwał, które proponuje zarządca systemu, pan prezydent, nie ma podziału na sektory miasta, czyli wynika z tego, że byłoby to, że całe miasto byłoby objęte jednym przetargiem, czyli byłby jeden sektor. Klub Platformy Obywatelskiej uważa, że ze względów na konkurencyjność, możliwość zaistnienia więcej niż jednej firmy, powinniśmy to podzielić co najmniej na 3 sektory. Tutaj także bezpieczeństwo, dzisiaj MPGO, czyli byłem MPO, bo jeżeli przegra w jednym przetargu, ma szansę wygrać w kolejnych, ale także właśnie na konkurencyjność możemy zobaczyć, jaka będzie jakość firm, które
wygrają w jednym sektorze i w drugim. Chcę Państwu tylko powiedzieć, że ta uchwała jest uchwałą obligatoryjną, to znaczy dzisiaj faktycznie zarządca systemu nie musi jej przedstawiać, ale my będziemy dążyli do tego, żeby jednak taka uchwała się pojawiła. Jeżeli dzisiaj ona nie będzie mogła być w poprawce, gdzieś na tych uchwałach, to przygotujemy na kolejną sesję już projekt i przegłosujemy ją w poniedziałku tygodniowym. Wtedy będzie szansa na to, żeby zarządca systemu mógł przygotować te przetargi w trzech sektorach. Natomiast będziemy się przychylać do tego, żeby jednak te uchwały przyjąć za dwa tygodnie ze względu właśnie na deklaracje, na pełnienie tych deklaracji, na kilkaset tysięcy złożonych deklaracji. Takie stanowisko, które raczej będziemy prezentowali, żeby te uchwały przyjąć z poprawką. W związku z tym, czy sektory proponują? Ta informacja już była, ale przedstawiam ją Państwu, może w przybliżeniu 380 tysięcy ton odpadów rocznie. Koszt tych odpadów zbierania to 178 milionów złotych z rozpisaniem na odpady od mieszkańców i na odpady od firm. Macie Państwo także te podane poniżej, ile wynoszą w tych kosztach od mieszkańców, w tych kosztach od firm, ile wynosi przetworzenie tych odpadów. Proszę Państwa, no, szacuje się dokładnie, że jest 756 tysięcy, które jest zameldowane, szacuje się około 760 tysięcy. Firma ARP podawała, że jest ponad 1 100 tysięcy. My mamy informację, że jest 1 około 300 tysięcy, więc wynikało, że jest 1 60 tysięcy. Czyli cały czas jesteśmy w kategoriach szacunków, nie mamy dokładnej liczby mieszkańców. Ale po co ta informacja? Proszę Państwa, po to, żeby wyliczyć mniej więcej koszt na jedną osobę. Otóż gdyby przyjąć, że 150 miliony, bo tyle kosztują odpady wytwarzane przez mieszkańców, było podzielone przez 760 tysięcy, czyli tyle, ile faktycznie możemy zidentyfikować, to koszt na jedną osobę wynosiłby 16,70 zł. Oczywiście miesięcznie to jest kwota, którą trzeba było zapłacić na jeden miesiąc. No to są dane, które oczywiście poprzedzają i biegli jednocześnie też zarządca systemu, czyli MPO. No i druga część to jest 152 miliony podzielone przez to nie nawet podaje tą niższą wartość, czyli ten 1 060 000, a nie 1 100 000, jak podawał tutaj przedstawiciel ruchu. I wtedy wychodziłoby, że na jedną osobę koszt to jest 12 zł na miesiąc. W związku z tym po co to podaje? No po to, że jeżeli jesteśmy w stanie uchwycić wszystkich mieszkańców zamieszkałych, to te koszty dzisiaj na osobę nie powinny być wyższe niż 12 zł, czyli taki koszt powinniśmy dzisiaj mieć na jedną osobę. Jak Państwo wiecie, dokładnie w spółdzielniach, wspólnotach są to koszty mniej więcej, czym w starych spółdzielniach, wspólnotach głowowych, wtedy to wygląda inaczej. Jest to koszt od 8,50 do mniej więcej 9 zł, to są takie koszty czasami 10, ale nie przekracza raczej 10 zł, czyli można powiedzieć średnio około 9 zł dzisiaj na osobę płaci się za złożone śmieci. Myślę, że stawka 12 zł byłaby do przyjęcia w kategoriach tej nowej selektywnej zbiórki, nowej jakości, no i tej zmiany w zbieraniu odpadów. Natomiast no, gdyby się okazało, że nie jesteśmy w stanie uchwycić tych ludzi, którzy zamieszkują, a nie są zameldowani mieszkańcy przedłożyć, to ta stawka nie powinna przekroczyć 16,70 zł, no bo z tego tak to wynika, bo nas tych wyliczeń. No, to są wyliczenia, które są podane dzisiaj przez zarządców, przez ludzi, którzy na to znają. To jest ważna informacja, myślę, że też powinniśmy bardzo uważnie to przeszczyć, bo to jest istotne potem wkalkulowane ceny, o której pewnie będziemy w przyszłości mówić. Kolejna kwestia, o której trzeba pamiętać, to jest to, że ustawodawca zaproponował, że wszystkie opłaty będą rozliczane w kategoriach ordynacji podatkowej. Otóż odbiór, przetwarzanie i tak dalej z odpadów, czyli opłata za to wszystko, będzie rozliczana w kategoriach ordynacji podatkowej. I oczywiście w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej chciałem się zwrócić do przedstawicieli i zarządcy o to, żeby odpowiedzieli, bo są różnego rodzaju głosy w tej sprawie. Czy jest to korzyść dla gminy miejskiej Kraków, oczywiście też dla wszystkich samorządów w Polsce, ale mówimy dzisiaj o Krakowie, czy jest to zagrożenie dla gminy miejskiej Kraków? Bo z jednej strony jest to oczywiście zdecydowanie prostsza egzekucja tych opłat, które nie zostaną zapłacone, ale z drugiej strony już przedstawiciel ruchu dzisiaj jasno artykułował sprawę, że po prostu to jest też kwestia tego, że możemy jako gmina potem aż do 5 lat mieć konieczność zwrotu za zaliczki, które zostaną zapłacone. W związku z tym prosiłbym o jasną odpowiedź dzisiaj też, czy to jest korzyść dla miasta, czy to jest zagrożenie dla miasta. Bo oczywiście są dwie różne pytania i też różne głosy
fachowców tej dziedziny. To jest dość istotne dla naszego funkcjonowania tego systemu. No jak nie, to będziemy musieli wnioskować do ustawodawcy, żeby ewentualnie zrobić te korektę, bo to jest dość istotne w tej postaci. Ale proszę o taką odpowiedź. Często kolejna rzecz, która się pojawia w ustawie, to jest inkasso. Otóż również grupa Forum Europejskich zadaje pytanie przedstawicielom zarządcy, czy gmina miejska Kraków, nawet nie w tej chwili, tylko w przyszłości, zamierza powierzyć innemu podmiotowi inkasso. I znowu pytanie, czy to inkasso będzie generowało większe koszty niż obsługa bezpośrednia przez gminę miejską Kraków. No, trzeba też jasno powiedzieć, bo jeżeli mamy się tego przygotowywać, to wiadomo, że pod koniec roku możemy znowu mieć konieczność, tak powiem, składania poprawek, regulacji w tych uchwałach. No bo tak to będzie, jak biletami, że co roku pewnie będzie kosztowało na przykład Rady Miasta. To pytanie takie, czy to inkasso będzie droższe i czy w ogóle zamierza zarządca takiej leży, czy miasto zamierza powierzyć ten inkasso na przykład zarządcy, czy innym podmiotom. Kolejna kwestia, która się pojawia, i to jest również pytanie długo rodzin zatrudnionych, to jest kwestia luk dla osób wymagających opieki społecznej, na przykład przez moc. Oczywiście system powinien być neutralny, to znaczy nie powinniśmy do niego dopłacać z budżetu miasta, ale no są przecież takie instytucje jak moc między innymi, które jeżeli oczywiście będą pieniądze na to, mogą taką kwestię rozwiązywać. Ustawodawca dzisiaj dopuścił taką możliwość. No i znowu pytanie nasze, czy w związku z tym, że te opłaty mają trochę wzrosnąć, w związku z tym, że jest trudna sytuacja w ogóle w kraju i wiele ludzi nie radzi sobie dzisiaj z problemami społecznymi i finansowymi, w związku z tym, czy w ogóle będą przygotowywane takie uchwały, te uchwały nie będą przygotowane przez zarządcę systemu, to jasno mówię, te uchwały, jeżeli miały być przygotowane, to są przygotowane przez instytucje, które się taką pomocą zajmują. W związku z tym nasze pytanie, czy takie uchwały powinny być przygotowane? My uważamy, że powinny być przygotowane, dlatego sugerujemy taką kwestię, żeby jednak się nad tym zastanowić i przeznaczyć w budżecie miasta na dopłaty do tych, dla takich mieszkańców, którzy jednak będą musieli z takiej pomocy skorzystać. Często kolejną kwestią jest związek międzygminny. Otóż ustawodawca przewidział taką możliwość i tutaj znowu nasze pytanie, czy gmina miejska Kraków zamierza powołać związek międzygminny w celu ustalania właśnie tych zasad, opłat i tak dalej w związku z tą ustawą o odbieraniu odpadów komunalnych i utrzymaniu czystości w gminie. Pytanie jest o tyle ważne, że proszę Państwa, w tym momencie, kiedy powstałby taki związek międzygminny, wszelkie obowiązki ustalania cen, regulacji, regulaminów i tak dalej przechodzą na związek gminy. Rada Miasta Krakowa i wszystkich innych, które w takich związkach między innymi biorą udział, już nie będą zajmowały się regulacją tych kwestii. W związku z tym to pytanie jest ze wszech miar zasadne, czy w przyszłości, bo teraz się tego nie da zrobić ze względu czasów i proceduralnych, ale czy Państwo jako zarządca systemu, czy jako przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa myślicie o takiej kwestii i czy uważacie, że to będzie rozwiązanie słuszne dla miasta Krakowa? To jest naprawdę rzecz bardzo istotna. Myślę, że dzisiaj dobrze byłoby na ten temat rozpocząć debatę i taką odpowiedź na ten temat usłyszeć. Dziękuję bardzo. To jest kolejna rzecz. I wreszcie rzecz bardzo istotna. Tutaj chciałem tylko przypomnieć, bo to jest rzecz, która niestety nie pojawiła się w ustawie, która by obligatoryjnie powiedziała, że wszystkie umowy, które zostały zawarte przez mieszkańców, spółdzielnie, wspólnoty i tak dalej, tracą swoją ważność z dnia 1 lipca. Nie tracą. I jeżeli właściciele domków jednorodzinnych, jeżeli zarządcy, administratorzy wspólnot, spółdzielni i tak dalej nie wypowiedzą tego umów, mogą być konsekwencje formalno-prawne, cywilne, wynikające z tego, że po prostu te firmy mogą chcieć naliczać opłaty, pomimo tego, że nie wynoszą śmieci. Tam są konsekwencje, które z tego wynikają. W związku z tym, po pierwsze, tu się zwracam do mediów, ale także do dzisiejszych przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, żeby naprawdę tą kampanię bardzo szeroko rozpowszechnić. Ona już jest zrobiona, bo faktycznie wszyscy dzisiaj, na przykład przy opłatach wody, dostali takie informacje, ale myślę, że nadal powinniśmy informować mieszkańców, żeby te umowy wypowiadali, bo MPO pewnie za chwileczkę odpowie, a to bym też prosił, że nie będzie tej sankcji robiło formalno-prawnych, ale to jest tylko jedna z firm, która oczywiście ma większość miasta Krakowa w obsłudze. Natomiast no, zgodnie z prawem może dochodzić do tego, że po prostu ci, którzy nie powiedzą, będą narażeni na koszty finansowe. W związku z tym prośba z jednej strony o większą informację w stosunku do mieszkańca, a z drugiej strony o odpowiedź, co się może przydarzyć tym mieszkańcom, którzy nie powiedzą. Thank you.
Kolejna rzecz. Państwa chciałbym zasygnalizować taką bardzo ważną kwestię. Otóż poparcie, że to jest zmiana rewolucyjna, no ale musimy się do niej jak najlepiej przygotować. I proszę Państwa, właściwie wszędzie w spółdzielniach, wspólnotach, chwalasz też tego pan ten okres będzie krótszy, ale proszę zauważyć, że w domkach jednorodzinnych ten okres zwozu śmieci jest raz na dwa tygodnie. W związku z tym ostatnie pojemniki mogą być włożone na przykład w dniu 17 czerwca, ponieważ następny okres będzie już w dniu 1 czerwca, czyli później. I prawie przez dwa tygodnie będą zbierane śmieci. Po pierwsze do czego? Bo te pojemniki nie będą własnością tej zarządzenia, tej firmy, która wygrała przetarg, więc do czego? A po drugie, kto odbierze te śmieci, jeżeli na przykład czy te śmieci po prostu zostaną później gdzieś na ulicy? To jest naprawdę olbrzymi problem, proszę na to zwrócić uwagę. To jest około 150 tysięcy mieszkańców, którzy będą co najmniej 100 tysięcy. Ale to samo się będzie, ta sama kwestia będzie również dotyczyła spółdzielni wspólnot. Tam oczywiście ten okres będzie trochę krótszy, bo tam jest złożone 2-3 razy w tygodniu. Ale też będzie dotyczyło, że tak się zdarzy, że jak będzie raz w tygodniu, to ktoś przyjdzie w poniedziałek i przez cały tydzień będą wyrzucane z tych wspólnot, z tych bloków te śmieci. Nie wiadomo gdzie i do czego. To jest kwestia bardzo istotna do rozwiązania, bardzo istotna. Bardzo proszę o to, żeby naprawdę tak po pierwsze odpowiedzieć, co zarządca systemu dzisiaj przewiduje, żeby jednak przeciwstawić się takim sytuacjom, no bo to będzie naprawdę straszna rzecz, a po drugie, żeby jednak, jeżeli nie, dzisiaj nie potrafi, to żeby się do tego przygotować, bo to będzie rzecz bardzo istotna. Jesteśmy jeszcze w czerwcu, nie w lipcu. No i rzecz, tak powiem, ostatnia, bardzo istotna, mianowicie ponieważ zmiany są rewolucyjne, to prawda, że ustawodawca wprowadzi na samorządy takie zmiany. Ale w związku z tym musimy się do tego przygotować jak najlepiej, a tak naprawdę przygotować naszych mieszkańców. W związku z tym tutaj pan prezydent mówił o tym, że są podejmowane różnego rodzaju kroki informacyjne. Jest ten numer telefonu, który Państwo tutaj w liniach, które jest podane, ale myślę, że trzeba ją naprawdę tutaj zidentyfikować, bo bardzo ciężko się będzie później dozwonić. Może dzisiaj jeszcze nie ma tylu mieszkańców, którzy są zainteresowani. Ale będzie coraz więcej, więc proszę o to zadbać, żeby była lepsza komunikatywność. Tak samo jeśli chodzi o tą stronę internetową, która już istnieje i można z niej skorzystać, ale tutaj też będę prosił o to i zwracam się z prośbą w imieniu członków Klubu Platformy o to, żeby przedstawić propozycje pełnienia tych deklaracji, czyli wzory pełnienia dla tych różnych deklaracji, że tak powiem, z różnymi możliwościami. To jest bardzo istotne. Ulotki media, no to się dzieje pewnie, proszę to jeszcze dalej zintensyfikować. No i wreszcie ta propozycja ogólnie, którą przedstawiłem, proszę stanowić, czy nie warto ludzi przeszkolonych gdzieś umieścić. Pan prezydent wspomniał o tym, że będą takie osoby, ale są sieci wydzielić, to z pewnością są inne urzędy, budynki urzędów, żeby ludzie nie musieli jeździć gdzieś przez całe miasto, tylko żeby mieli jak najbliżej do tych informacji. Jestem przekonany, że mnóstwo ludzi będzie chciało z tego skorzystać. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do przedstawicieli pana prezydenta i jednocześnie do zarządcy systemu, aby to uruchomić. Proszę Państwa, na koniec chcę powiedzieć tak. Oczywiście my zaproponowaliśmy te uchwały, znaczy te zmiany, jeśli chodzi o uchwały, te poprawki. Będziemy je wprowadzali jako Klub Platformy Obywatelskiej zaraz po debacie na temat tych czterech grupów. Będę prosił o to, żeby zrobić przerwę. Myślę, że będziemy chcieli wprowadzić ze względu na tę informację pana prezydenta Śmiela i przygotowanie się do tego, żeby jednak ten czas maksymalnie skrócić, bo go mamy niewiele. Po pierwsze na to, żeby wypełniło 500 tysięcy deklaracji, a po drugie, żeby ogłosić przetarg dla firm, które mają właśnie wywozić te śmieci. W związku z tym praktycznie tego czasu zostało niewiele. Będziemy chcieli to skrócić do tych dwóch tygodni, czyli w normalnym trybie uchwalić te uchwały z poprawkami, które zaproponujemy i z tymi propozycjami, które Państwo przedstawiają. Dlatego też zaraz po tej debacie będę prosił o godzinną przerwę, to pewnie jeszcze poproszę panią przewodniczącą o to, żeby Klub Platformy Obywatelskiej mógł uzyskać godzinną przerwę na spotkanie się. I rzecz jeszcze też bardzo ważna, bo oczywiście najważniejszą kwestią w tym wszystkim oprócz zakody będą ceny. Ale ponieważ ta propozycja powstała niedawno w stosunku do tego, co było wcześniej w propozycji przedstawicieli pana prezydenta, czyli zarządcy systemu, mówię tutaj o wyliczaniu opłat od PET aparatowego. W związku z tym na dzisiaj jeszcze zarządca systemu nie przygotował tych opłat. Jeszcze będziemy musieli trochę czasu poświęcić. Nie mogę dzisiaj Państwu przedstawić wysokości tych opłat, które są. Mówię to całkiem poważnie, tam widzę, że pan rektor kiwa głową, ale taka jest prawda. Chcemy to bardzo dokładnie zbilansować, ponieważ system musi być neutralny. Znaczy my nie chcemy na nim zarabiać.
ale też nie chcemy do niego dopłacać. Dzisiaj miasta Krakowa nie stać na to, żeby do tych śmieci dopłacać. Ponadto uważamy także, że skoro już ustawodawca prowadzi taką ustawę, to zwiększa się też, to jasno chcę powiedzieć, jakość zbierania tego odpadu. Znaczy ma się zwiększyć, mam nadzieję, że tak się stanie. Znaczy na wszystkich osiedlach, wspólnotach, tych gwiazdach śmietnikowych muszą się pojawić te dodatkowe pojemniki w kolorze żółtym i zielonym. Myślę, że zwiększy się też ilość tych dzwonów tak zwanych w miejscach tam, gdzie będzie możliwość podpisania umów z tymi wspólnotami, z spółdzielniami. No i także dla mieszkańców będzie lepiej, bo nie wszystkie firmy dzisiaj, które wdrożyły śmieci, dawały worki w kolorze żółtym i zielonym, a dzisiaj będzie to obowiązek, żeby każdy mieszkaniec w domach jednorodzinnych czy w tych wspólnotach, gdzie nie ma dużych pojemników, żeby taki worek otrzymał. W związku z tym ta jakość zbierania śmieci się też poprawi. Musimy się dostosować jako Polska do zbierania selektywnego. Nie, mamy chyba 5 albo 7 lat na to, żeby to zrobić. Jeżeli tego nie zrobimy, to będą czekały nas wszystkich olbrzymie kary, co też przełoży się później pewnie na nasze kieszenie, bo będą zastały podatki nasze generalnie, że tak powiem, gdzieś trzeba będzie te pieniądze potem uzyskać. W związku z tym, skoro już jest taki system, skoro go musimy zrobić, to wdrażajmy go jak najlepiej w kategoriach właśnie dostosowania go dzisiaj do naszych wymogów, naszych realiów. I na koniec to, co wspomniałem, mam pytanie do, tutaj już właściwie do tej propozycji, jak sobie przeliczyłem do pana prezesa Kurtysa propozycję od pojemnika, czyli od tych 80%. One zostają, oczywiście pan powie, te pojemniki najniższe są w tych opłatach dodatkowych, ale nie tylko dodatkowych, są trochę niższe niż to, co dzisiaj proponuję. No, ale te wszystkie większe, tam gdzie są mają spółdzielnie, zostają około 30%. Czy naprawdę? I proszę może powiedzieć, czy naprawdę jest taka potrzeba, żeby nagle wtedy, kiedy nic się nie zmienia, bo nawet inflacja 4%, musi być taki wzrost cen tych pojemników. Proszę powiedzieć, dlaczego wzrasta tak wysoko dzisiaj opłata od tych pojemników w stosunku, ja w tej chwili mówię o ilości śmieci, bo ja rozumiem, że tych śmieci może być więcej, ale mówię o samych pojemnikach, jeśli chodzi o pojemność. Dlaczego nawet one tak dużo wzrastają? Jakie jest uzasadnienie wzrostu cen mniej więcej od 20 do 30% za te większe pojemniki? Bardzo bym prosił na koniec o odpowiedź za to, bo to na pewno notuje większość dzisiaj właścicieli czy administratorów nieruchomości. I Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie. Bardzo dziękuję. Czy klub, bardzo proszę. Ale to wymienię klubu. Bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Drodzy Państwo. Jeżeli Pani Przewodnicząca pozwoli, to ja bym się odniósł może w stanowisku Klubu Prawa i Sprawiedliwość do trzech druków, to jest 1156, 157 i 159, ponieważ również projektodawca, jak kolega, który przede mną występował, Pan Przewodniczący Wojciech, odnosił się również do tych druków. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, Szanowny Panie Prezydencie, ja wiem, że czas jest krótki, prawda? I mieliśmy nadzieję, że te druki zostaną przygotowane takie, o które nam praktycznie chodzi. Na komisji, która się odbyła w poniedziałek infrastruktury, w ogóle opinia nie były druki opiniowane. Ale skupię się na stanowisku klubu. Stanowisko klubu radnych miasta Krakowa, Prawa i Sprawiedliwość dotyczy projektu uchwały i zaraz czytam wszystkie druki 1156, 1157 i 1159. Klub Radnych Miasta Krakowa Prawa i Sprawiedliwość składa wniosek o odrzucenie wyżej wymienionych druków w pierwszym czytaniu, uzasadniając. Zaproponowany przez Pana Prezydenta Miasta Krakowa projekt uchwały wprowadza dla zdecydowanej części mieszkańców znaczne nieuzasadnione podwyżki opłat i nie rozwiązuje w wystarczającym stopniu problemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. I tu wejdę w słowo, absolutnie się nie zgadzamy z tym, że obejmie to 100% mieszkańców. Segregacji odpadów. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwość domagają się, aby w nowym projekcie uchwały została postawiona pozytywna propozycja finansowa na wspieranie zachowań mieszkańców w zakresie segregacji odpadów komunalnych. Realizowanie powyższych działań powinno być premiowane wysokimi rabatami, niezależnie od przyjętej metody naliczania opłat za zagospodarowanie odpadami. Drodzy Państwo, ja się zwracam z prośbą jednak, bo myślę, że tak jak mówiłem, czas jest krótki, ale prosimy Pana Prezydenta, projektodawcę o przygotowanie konkretnych uchwał, żebyśmy mogli spokojnie przegłosować. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję. Pan Michał, proszę w imieniu przyjaciela Krakowa. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Radni. Ja powiem tak, dość krótko. Zgadzam się z wywodem, z tymi stwierdzeniami większości, które tutaj Pan Przewodniczący Wojtowicz zaprezentował. Proszę Państwa, my też w poczuciu dużego wezwania, w poczuciu troski o to, co się właśnie będzie działo, spotkaliśmy się z Panem Prezesem Kurtysem. Rozmawialiśmy na nurtujące nas tematy, nurtujące właściwie większości mieszkańców. Dlaczego meta, dlaczego tak drogo, dlaczego w ogóle te zmiany? No i oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta. To nie my wymyśliliśmy te zmiany. To rząd, Sejm wymyślił ustawę, która obliguje nas do rozwiązań pewnych systemowych. To rząd zaproponował pewną formę rozliczenia, właściwie powiedział nam, co ma być brane pod uwagę w tym rozliczeniu, w dotychczasowym rozliczeniu, co nie było filmowane. Pytanie cały czas o sposób naliczania. No oczywiście nie zgadzamy się z tym stwierdzeniem, że w jakiś sposób metry determinują tutaj tą cenę i powinno tak być, dlatego że to nie metry. I w ogóle, wiecie Państwo, przyszła nam taka refleksja, też rozmawialiśmy i właściwie tak zastanawialiśmy się, bo jeżeli to by była forma podatku, a ona jest potrzebna i nie jest, bo to, że sposób pobierania opłaty zgodnie z ordynacją to tak, ale to jest opłata de facto. Opłata powinna wynikać za coś konkretnego. Jeżeli zużywamy wodę, no to płacimy za metry sześcienne wody zużytej, dostarczonej, jak zwał, tak zwał, chodzi o jedno, czyli ten, co liczy tam nakręci. Jeżeli płacimy opłatę za gaz, też płacimy za metry sześcienne gazu, ja mówię cały czas obojętnie, czy dostarczonego, czy pobranego. Płacimy to, co licznik nas wykręci i ta opłata jest jednoznaczna. I tutaj oczywiście mógłbym pójść do restauracji i ktoś by mi mógł powiedzieć, no wie Pan, Szanowny Panie, Pan zamówił mało, ma Pan 58 lat, w związku z powyższym ta cena na ten posiłek normalnie jest 12 zł, ale Pan płaci 15. To oczywiście nieadekwatne jest do tego, z czego powinien się rozliczyć zapłacić. I mamy podobną sytuację. Nie wiem, dlaczego zastanawiał się ktoś, no ustawodawca, on myślił od metra powierzchni, od zużycia wody, a nie po prostu od ilości wytworzonych śmieci. Mamy kubeł, mamy bardzo jasny miernik tego, co jest tam wrzucone. Oczywiście pozostaje cały czas kwestią rozliczenia segregacji, bo jeżeli ktoś to robi, stara się przynajmniej to zrobić, to w jakiś sposób w domkach, to jest bardzo łatwo uchwytne, zamieszkanie zbiorowym, czyli wielorodzinnych budynkach, jest to troszeczkę mniej uchwytne, aczkolwiek nie można powiedzieć, że ludzie tego nie robią. Bo jest system tych kontenerów, pojemników, dzwonów tak zwanych, które w jakiś sposób pokazują, że jednak mieszkańcy segregują, chcą segregować. Ci, co tego nie robią, myślę, że to jest kwestia mentalności, kwestia przyzwyczajenia, kwestia jakiegoś tam dojścia do tego, że jednak to musimy robić, bo to w konsekwencji się opłaca i to po prostu musimy wcześniej czy później zacząć robić, czyli dbać o to środowisko nasze, nasze otoczenie i ekologię w rozumieniu dosłownym, czyli wiele rzeczy można przetworzyć powtórnie i no i być może, że przez to będzie czyściej i przyjemniej w naszym otoczeniu. Proszę Państwa, ja też odnoszę wrażenie, że sposób ten, który został zaproponowany, no dzisiaj wiemy, dlaczego taka sytuacja, dlatego że taka była pierwotna uchwała. No ustawa. No widać, że jest to w pewnym sensie jakiś bubel, niedoróbka, bo skoro jeszcze nie weszło w życie, a już jest zmiana, to znaczy, że coś tam jednak nie grało, co jednak ktoś zwrócił uwagę na to i na szczęście udało się ustawodawcę przekonać. Zgadzam się całkowicie z
panem przewodniczącym Wojtowiczem, że rzeczywiście dla pewnej sfery mieszkańców, czyli tych, którzy może rzeczywiście to będzie nadmierne obciążenie, bo to proszę Państwa, że koszty tych odbioru tych śmieci wzrosną, no to chyba nie ulega wątpliwości, dlatego że jeżeli mamy do tego wliczyć cały ten system, który idzie, dzisiaj jest to segregowanie odpadów, dzisiaj jest to kompostownia, dzisiaj cały zarząd, cała spalania, która w którym momencie dojdzie, a ona też, no to te koszty automatycznie muszą wzrosnąć, dlatego jeżeli ktoś mówi, dlaczego będzie drożej, bo ja kiedyś miałem umowę z odbiorcą, który odbierał, zabierał 20 zł za ten pojemnik, a dzisiaj nagle się okazuje, że to nie jest tylko zabranie tego pojemnika, ale to jest wartość całego systemu. I to nam generuje tą cenę, którą niestety, no dobrze by było w jakimś poziomie ustalić takim średnio niskim, takim, który by w jakiś sposób spełnił oczekiwania mieszkańców, że ten wzrost nie będzie tak gwałtowny, a zapewne, co tu kolega też wcześniej mówił, ten system za pół roku czy za rok pokaże, czy opłata jest za niska, za wysoka, czy znowu będziemy musieli ją korygować. Miejmy nadzieję, że może się wydarzy w dół, ale to tylko zależy od tego, co my zrobimy. W pewnym sensie ja tak... Oczywiście mety nie tworzą śmieci, ale proszę Państwa, ten system, który funkcjonuje w tej chwili, z którym wielu zarządców nieruchomości sobie poradziło w bardzo prosty sposób, ile masz udziału w nieruchomości, tyle płacisz za śmieci, tyle masz udziału w śmieciach i to część zarządów w ten sposób pobiera opłaty od śmieci na dzień dzisiejszy. Oczywiście wyjściowym punktem jest ilość śmieci wywieziona w pojemniku. Czyli jeżeli ja na przykład rzucę zabrane 10 metrów sześciennych, jest 10 mieszkańców, każdy ma 1/10 udziału w nieruchomości, to płaci 1/10. I tak rozliczają, bo nikt nie doszedł do tego, proszę Państwa, ile tych śmieci ma naliczać. Weźmy pod uwagę, że za 2 lata wyjdzie ustawa, która mówi o braku konieczności meldowania się. I my, jeżeli nie uszczelnimy tego w jakiś sposób, chociażby poprzez pustostany, które jak tutaj szacował kolega, ale rozmawiałem z panem prezesem Kurtysem, podobne szacunki są, około 250 tysięcy osób, które jest na stałe w Krakowie, a praktycznie nie płaci za wiele rzeczy, już nie mówię o podatkach, ale mówię o samych śmieciach, no to widać, jak wielki ogrom jest tych osób, bo to jest blisko 1/4, 1/3 całego składu osobowego miasta Krakowa. Więc jest to bardzo duża. I to, co kolega tu pokazywał, że ilość zmniejszy nam tą cenę, jest bardzo ważna. Czyli na pewno ten sposób, który został w tej chwili zaproponowany na ustawie, która została poprawiona i ona już jest poprawiona i wejdzie w życie do 5 marca, daje nam pewne możliwości właśnie takiego podejścia do tej opłaty, aby uspokoić troszeczkę mieszkańców, spełnić pewne oczekiwania o sprawiedliwym podejściu do tych śmieci, czyli tyle osób, ile wytworzyło te śmieci, ile masz w pojemniku, za tyle zapłacisz. Bo mówienie, że mniej czy więcej średnia, to zawsze budzi pewien opór, zawsze budzi pewien sprzeciw. Natomiast sama cena, że troszkę wzrośnie, no to myślę, że to już wynika z ustawy, to nie my wymyśliliśmy, to podano nam, co my do tej ceny mamy włożyć. I myślę, że właściwie, proszę Państwa, nie będę Państwa więcej zabierał czasu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję, ale teraz już w czasie dyskusji przypominam o czasie, które dotyczy każdego z wypowiadających się. Bardzo proszę, pan Stanisław Bartko. 4 minuty. Drodzy Zdańcie, żeby Państwo radni, odczytacie, jak się słowo, myślałem, że jestem 10, jestem 1. Ja powiem tylko tak. Czy nie jestem specjalistą, nie znam się na świecie, ale biorę 2 miasta, Sztokholm i Wiedeń i okolice Wiednia i wiem, że wszędzie funkcjonują pojemniki kolorowe, siatki kolorowe. Ja przez wiele lat od mojej własnej siostry schodziłem z góry, miałem siatkę niebieską, żółtą, czerwoną, nawet jeszcze białą później wprowadzono. Ja to na płaszczyźnie mieszkania bym musiał segregować.
i te siatki znosiłem na dół do sypu i wrzucałem. Przyjechała firma i dała różne kolory, wybierała różne kolory. Ale to powiedzmy jest jeden przykład, drugi przykład okolic Wiednia ma pojemniki. Jeżeli nie stosuje zasady pojemnikowej, to płaci 100, jeśli ma te, stosuje pojemniki kolorowe, to płaci 70, 60, różna cena w różnych gminach. Przyjeżdżają w każdym dniu inna firma, zabiera ten kolor, ale on wie, że on płaci te 30% mniej. I dlatego jest zainteresowany nie wrzucaniem do jednego worka bez kolorów, tylko do tych kolorowych. Ale to taka jest moja refleksja. Natomiast powiem tylko tyle, że koledzy już podnosili. Dla mnie pierwsza sprawa to jest po pierwsze przyjęcie parametru, właściwego, sprawiedliwego parametru, który będą te śmieci rozliczane. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przyjęcie właściwej ilości mieszkańców. No nie wyobrażam sobie, że 760 tysięcy mieszkańców będzie ponosiło koszty za wytworzenie milion, kolega mówi 60, milion 100, to są różne tam wielkości, po prostu za taką ilość mieszkańców i za śmieci przez nich wytworzone. To nie ma sensu. Dlaczego my mieszkańcy ewidencyjni Krakowa mamy płacić po prostu za mieszkańców, którzy nie są jakby wprowadzeni w ewidencji. Co jeszcze gorsze, że ustawodawca tak pomyślał, i tutaj posiłkuję się odpowiedzią jednego z prezesów, że po prostu wprowadził projekt ustawy, na przykład o śmieciach, ale wprowadza wcześniej nowy ustawę, znaczy eliminujący, znoszący po prostu meldunę. Bo to jest absurd, prawda? Bo z jednej strony mamy, nie będziemy mieli meldunku, czyli nie będziemy mieli ewidencji mieszkańców, a z drugiej strony mamy przyjąć pewien właściwy parametr, jak chodzi o osobę do wytworzenia. Więc ten parametr mieszkańca jest bardzo ważny, bo to, co kolega powiedział słusznie, czy ja mam płacić 12 zł, czy powiedzmy tam 17, czy 16, 17, 60 zł. To jest jakby, tak, 16 chyba. To jest druga. Trzecia sprawa. To jest, wydaje mi się, że powiem tak też, żeby Państwa coś wszystko, no nie rozbawić, ale no mam znajomego, który mi zadzwonił do mnie i powie, co pan u was w Krakowie dzieje z tymi śmieciami. Ja mówię, no bo chcą przyjąć parametr albo wody, albo metra, albo kupa. On mówi, słuchaj, ja mam, u mnie jest 3 osoby, mam córkę i córka się odchudza i w ogóle nie je, ale się kąpi 10 razy dziennie w wannie. Więc gdyby wszystko spalane po prostu mycia, wody, no to ona by musiała bardzo dużo płacić, ale ja po prostu się mniej myję, ale za to więcej jem, więcej śmieci wytwarzam. No przepraszam, humorystycznie to mówię, ale naprawdę warto się trzeba zastanowić nad tym parametrem. I powiem na koniec tyle. Nie wiem, kiedy ustawa weszła, ale się dziwię, dlaczego dopiero robiłem taki tryb awaryjny ten projekt. Proszę, bez konsultacji, po pierwsze, bez konsultacji, bo otrzymałem ponad 250 maili i po prostu pytam, gdzie są te konsultacje. Dlaczego te maile przychodzą na nasze wszystkie skrzynki? Po prostu ludzie pytają, dlaczego wprowadzamy takie parametry, taką cenę i tak dalej. No i już ostatnia sprawa to jest sprawa ceny. Powiem tak, że ten, panie prezydencie, panie gniew, ale te uchwały są przygotowane źle. I nasz klub to tak potwierdza, ponieważ trudno znowu dyskutować, tak jak przy szkolnictwie, że wprowadzamy uchwałę, a później dyskutujemy i efekt jest taki, że wycofujemy się z likwidacji szkół. Teraz wprowadzamy w trybie nieprzygotowanym, moim zdaniem, awaryjnie uchwały i mówimy, w ciągu 2 tygodni je poprawimy. Dlatego nasze zdanie było takie, proszę wycofać uchwały i proszę je przygotować po wcześniejszych Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie. Ja może zacznę od generalnie. Znaczy, nie podoba mi się tryb prowadzenia tych projektów uchwał, ponieważ one były wcześniej, natomiast dzisiaj, bo rozumiem, że na komisji nie było tych informacji, dzisiaj mamy informacje, te podstawowe, które są podstawą do tej uchwały w zakresie finansowania projektu zagospodarowania odpadami. Tym bardziej, że w uzasadnieniu jest stwierdzenie, że zgodnie z ustawą Rada Miasta Krakowa określa stawki i opłaty i bierze pod uwagę liczbę mieszkańców, ilość wytworzonych odpadów, koszty funkcjonowania itd. Dzisiaj dopiero dowiedzieliśmy się o tym i to w sposób nierzetelny, ponieważ ja nie jestem w stanie dzisiaj zanalizować tych danych finansowych, liczbowych, które w imieniu pana prezydenta były tutaj zaprezentowane, które powinny być wcześniej przesłane razem
przed żeby się zapoznać i dzisiaj na poważnie tak rozmawiać o tych kwotach i kosztach. Więc to jest tytułem wstępu. Oczywiście pan prezydent stwierdził, że jest to dzisiaj termin ostatni z możliwych. To też jest dopuszczalne, żeby tak poważna sprawa była w takim trybie procedowana, że na ostatni dzwonek czekamy i sobie nie możemy pozwolić przy tak poważnym problemie. Jeżeli chodzi tak z grubsza o sprawy już finansów. Mnie brakuje w tym uzasadnienia dla podwyżek, podwyżki są i znaczne. Ja oceniam, że nawet 100%. Przy tym uwzględnieniu między innymi, że 20% przybędzie nam podmiotów, które zostaną dodatkowo objęte systemem. Czyli de facto powinna być oszczędność na tym dla mieszkańców Krakowa, ponieważ 20% odpadów objęte zostanie opłatami. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Jest równoległa uchwała, która mówi o opłacie za pojemniki. W związku z tym jest to kolejna kwota, która się pojawia w różnicy, ponieważ do tej pory te pojemniki nie są objęte opłatami. Jeżeli dodatkowo bierzemy za opłatę, to też powinna być obniżka za odbiór śmieci. Jeżeli płacimy opłaty za pojemniki, bo to się samo oczywiście robi. Następny element, zrozumiałem, że zadzwonę będą opłaty, uwzględnione koszty funkcjonowania dzwonów. Moje pytanie jest takie, jak to będzie wyglądało z dzwonami, które będą pochodzić z finansowania ze środków Unii Europejskiej, która prawdopodobnie nie dopuści do czerpania korzyści z tego tytułu przynajmniej przez jakiś okres czasu, jakiś tam określony. Po trzecie, wszystkie, jak rozumiem, związane koszty z bezpośrednim już odbiorem będą regulowane przez przetargi. Taki przetarg prawdopodobnie będzie w jakiś sposób gwarantował najniższą cenę, bo nie wiem, czy jakieś inne kryterium tu będzie, ale cena będzie jednym z ważniejszych kryteriów. W związku z tym będziemy znów mieli tak zwanego zbiorowego odbiorcę, tak grupowego odbiorcę, jakiegoś, nie wiem, czy cały Kraków, czy też fragment Krakowa, jak tutaj koledzy z Platformy Obywatelskiej proponują. I to będzie oznaczało jeszcze zbicie ceny. To nie będzie jakiś pojedynczy odbiorca, tylko to będzie grupowy odbiorca, a więc będzie to tańsze funkcjonowanie systemu. I to również generuje niższą cenę. Jeżeli się popatrzy na te wszystkie elementy, tak samo tutaj, co kolega Radny Rakow stwierdził. Jeżeli są studenci, którzy do tej pory rozumiem, w jaki sposób płacą za odbiór śmieci. Jeżeli są turyści, którzy w jakiś sposób płacą za odbiór śmieci tym firmom, które odbierają, to ja rozumiem, że oni wszyscy też muszą się znaleźć w systemie, ponieważ nie może być tak, że będzie to przerzucone na mieszkańców Krakowa funkcjonowanie turystyki czy funkcjonowanie szkół wyższych w Krakowie i jak my będziemy sponsorami tych... Bardzo proszę, panie Krakowie. W związku z tym, no na koniec, panie prezydencie, dlatego Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył taką propozycję odrzucenia, żeby pan prezydent solidnie przygotował te projekty, żebyśmy mogli się do czego wziąć, ponieważ nie ma nawet tej podstawowej sprawy, które dzisiaj zostały zaprezentowane. Ja w drodze rewanżu proponuję zapoznać się ze sprawdzonymi metodami gospodarowania odpadami komunalnymi, sprawdzonymi na zachodzie. Bardzo dziękuję. Pan przepraszam, panie Państwo, bijecie się jak węgorze w jedne z wody. Każdy kombinuje, przepraszam, że powiedzmy, kątą górę, jak to zrobić, żeby na nim nie spadła odpowiedzialność za ogłoszenie wysokiej podwyżki. I wszyscy, jak jeden mąż, używamy słów, powiedziałem społeczne, żeby znaleźć sposób, naliczenie opłat, które wszystkich czekają. Ale jakich opłat? Opłat ZAS. I tutaj w tym momencie, odnosząc się do wystąpienia pana radnego Wójta, muszę powiedzieć, że najbardziej jak umiem, żywiołowo i szczerze, przyłączam się do niego. Radny Wójt powiedział, że mieszkańcy powinni płacić za przenośne. Jak konsumenci za to, co zjedzą, mieszkańcy za to, jak śmiecą. Całym sercem jest to dobra. I za chwileczkę Państwu powiem, że istnieje metoda, żeby nie ogłaszać ludziom podwyżki. Nie bójcie się tego. Podwyżka będzie oczywiście.
To jest, nie wiem, to na moim zdaniem, to jest skuteczne, żeby ogłosić ludziom możliwość uzyskania bardzo wysokich rabatów od wysokich opłat. Po to te worki wziąłem za chwileczkę i je wykorzystam. Na chwileczkę, konkretnie. Natomiast... Ale 4 minuty tam na Moim zdaniem uchwała w zaproponowanym brzmieniu w zakresie systemu gospodarki odpadami, szczególnie w odniesieniu do zabudowy wielorodzinnej, stoi w sprzeczności z duchem wynikającym z dyrektywy odpadowej z 2009 roku, szczególnie w zakresie wynikającej z niej hierarchii gospodarowania odpadami. W warunkach krakowskich władze miasta wpłynąć będą zachowania mieszkańców mieszkający w czwartej zabudowie będą pożegać zachowania stojące w sprzeczności z tym duchem, które będą skutkować nałożeniem na Polskę, również na Krakowie, bardzo wysokich kar finansowych. To wprost wynika z tego projektu uchwały. W prezentacji przedstawionej przez pana dyrektora podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury w poniedziałek. I tu się odnoszę do wystąpienia pana radnego Poremskiego, który mówił o niezasadzonych podwyżkach. Z tej prezentacji wynikało dość jasno, że podwyżki są skorelowane w sposób ewidentny, jak się wydarzy, cytuję w sposób zwolny, z horrendalnymi nakładami, jakie nas czekają w związku z inwestycjami poprzednimi, tu mam wątpliwość, inwestycjami w infrastrukturę systemu odpadowego. Przecież wiadomo jest, że wielką część tych nakładów pochłonie spalarnia odpadów. Spalarnia odpadów, która będzie zamieniać odpady, nie tak jak wymaga tego hierarchia postępowania z odpadami reusing czy recykling materiałowy, tylko recykling energetyczny. Tak on będzie zamieniał odpady w energię cieplną, którą na dzisiaj ma w odmianach. Działanie władz miasta odczytuje jako czynienie wszystkiego, aby usprawiedliwić i sfinansować zbędną w tym kontekście i kosztowne inwestycje. Panie prezydencie, pan w tym wystąpieniu powoływał się na, cytuję, wyższą konieczność w kontekście procedowania szybkiego tego projektu, opowiadając o nas tydzień czasowy. I to byłoby nam zrozumiałe, bo ten tydzień czasowy jest nam uchwałodawcy. Rzeczywiście mamy pewne terminy, które musimy dotrzymać. Natomiast przy okazji... niestety przy okazji, jako parlament, chcę przedstawić zmiany systemowe. Złe, sprzeczne w sprzeczności z dyrektywą odpadową. Teraz do pana dyrektora dwie uwagi, jedno pytanie w zasadzie. Pan powiedział, że w 100% mieszkańcy będą objęci systemem selektywnej zbiórki odpadów. To jest po prostu nieprawda. Jak to będziecie definiować? Według deklaracji, a potem jak to sprawdza? Dlatego, że ktoś napisze do deklaracji, że prowadził selektywną zbiórkę, to znamy, że ją prowadzi. Albo czy będzie, bo kto inny wpisze co innego, wiedząc, że będzie w innym przypadku musiał ponosić wyższe koszty. Ponieważ mu czas się skończył, więc... Może sam jeszcze raz się zgłosić. Krótko powiem. Ja proponuję system dedykowanych odpadów. Chcę się doprowadzić do tego, żeby mieszkaniec czuł, że odpad jest pewną wartością. On ma pewną wartość. Ja go rzuci do worka czarnego czy zielonego tego kolwiek. Włożę do systemu zmieszanego. I za to, że płaci wysokie opłaty oczywiście, albo doprowadzimy do tego, że on będzie chciał z powodów finansowych rzucić odpad do worka żółtego, ale oznakowanego jako jego worek, tylko i wyłącznie. I wprowadzony do systemu przetwarzania odpadów segregowanych, jako dedykowane odpady, będzie uwzględniany jako powód do uzyskania przez niego wysokiego rabatu od wysokich opłat. Nakłońmy, zachęćmy mieszkańców, zmuszmy wreszcie mieszkańców, żeby zapełniali żółte worki. Udowodnimy im, że my nie liczymy, mamy je w systemie i za zachowanie konsekwencyjne będziemy premiować wysokimi rabatami od opłat. Dziękuję bardzo. Ja mam panu pół minuty w prezencie. Szanowni Państwo, ja bardzo krótko. W sprawach dotyczących mniejszego tematu. Po pierwsze, w czasie interpelacji
apelowałam do tego, żeby jak najszybciej utworzyć osobnie funkcjonującą stronę, taką jak Gdańsk zrobił, która będzie mówiła, jak ma ten system wyglądać w sposób jak najbardziej prosty, ponieważ chcę Państwu powiedzieć, że naprawdę słuchamy tego kolejny tydzień i nie jesteśmy w stanie się do końca zorientować w propozycji Państwa, naszej czy jakichkolwiek innych, a zwykły normalny człowiek chciałby po pierwsze a zrozumieć, po drugie jak najszybciej dowiedzieć się, jakie ceny to będą w najbliższej przyszłości dotyczyły. To jest jedna sprawa. Proszę Państwa, właściwie nie mam zamiaru zabierać głosu, ale po tej prezentacji pana z firmy Arup wreszcie zrozumiałam, na czym polegał dla mnie kompletnie absurdalny pomysł związany z opłatami zaśmieci związanymi z metalem zamieszkałym. Idziemy z podobną pomysł, po pierwsze, z jednej strony no, wykonania naukowców czy ludzi, którzy pracują na uczelniach, wiem coś na ten temat, jak się buduje systemy, ponieważ był to system w miarę najprostszy i kompletnie nieadekwatny do życia. W związku z tym no, tak często się zdarza i z drugiej strony, no, wiecie Państwo, no, bo to propozycja podatku od luksusu, jakiś antyburżuazyjny pomysł z czasów sowieckich, samych radzieckich, to dla mnie niewyobrażalna sprawa, żeby coś takiego można było zaproponować, ale w systemach uniwersyteckich to się robi, więc coś takiego powstało. I oczywiście zakładam, że my wszyscy się na to absolutnie zgodzimy i to jest sprawa przyszłości. Trzecia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to znaczy Państwo nie powiedzieliście o tym, a chyba takie badania są, że która ze ster najwięcej, że tak powiem, wyrzuca śmieci nie płacąc za nie. Mówi się o tym i takie badania są, że to są właśnie, co mnie bardzo zdziwiło, domki jednorodzinne, przedsiębiorcy, którzy nie płacą za śmieci, ale je upychają gdzie się da i być może ten sektor, czy też ten obszar zamieszkania ludzi powinien być szczególnie czule potraktowane przez tych, którzy budują koncepcję nowych opłat. I wydaje mi się, to zresztą co mówił mój przedmówca, że w tej propozycji zrobionej przez Państwa naprawdę nie istnieje takie zróżnicowanie, które by zachęcało do osób, które selekcjonują śmieci, które w jakiś sposób pracują na tym, żeby płacić jak najmniej. I na koniec chciałam Państwu powiedzieć, popatrzcie jaką mam samodyscyplinę, na koniec chciałam Państwu powiedzieć, że ja przez długi czas mieszkałam w Szwajcarii. I w jaki sposób tam wygląda? Powtórzę jeszcze raz tę historię, mianowicie kiedy po dwóch miesiącach, kiedy usiłowaliśmy stosować metody polskie, jak zwał, tak zwał, nie będę rozwijała tematu, podeszła do mnie przemiła pani, która była moją sąsiadką, przemiła, sympatyczna pani, powiedziała, proszę panią, jeżeli państwo nie będziecie selekcjonowali śmieci, a my widzimy wokół, co się dzieje, to pojutrze damy znać na policję. Nie polecam tej metody, ale to jest taka powo deklaracji, w której nie wierzy mój przedmówca, że jak ludzie będą deklarowali i nie będą tego robili, po pierwsze trzeba człowiekowi wierzyć, a po drugie, jeżeli tego nie będzie robił, no to są tego organy. I myślę, że takie myślenie też powinno stać nam się bliskie, jeżeli będziemy chcieli dbać o to wszystko, co powinno być zrobione w Krakowie. Dziękuję bardzo. Kto następny? Pan burmistrz Kuśnika, bardzo proszę. Że przy tych śmieciach pojawiło nam się jakieś piramidalne nieporozumienie. To piramidalne nieporozumienie objawia się także tym, że dostajemy setki maili, których mieszkańcy wydaje się, że w sposób niewłaściwy poinformowany protestują przeciwko systemowi, który ma im kilkakrotnie spowodować, że będą płacili kilkakrotnie droższe. Otóż i z tych prezentacji i z tutaj sygnałów, które otrzymujemy, nie wynika, żeby w jakimkolwiek systemie był wzrost kilkukrotny, cztero czy pięciokrotny opłat za śmieci. Myślę, że to piramidalne nieporozumienie trzeba mocno informacyjnie i promocyjnie wyjaśnić, bo ono powoduje, nawet tu rozmawiałem okazję rozmawiać z różnymi ludźmi, no, ono wzięło się z jakichś złych założeń. Metoda i to o tym mówił pan Wojtowicz, ja to przypomnę. 80% mniej więcej pewnie, bo to tak pewnie plus minus, 80% obszaru Krakowa, czy ilości mieszkańców Krakowa będzie odbierane jakby w systemie kubowym, mówiąc tak, pojemnikowym, ładniej to kubowym, to będzie brzmiało. I tu jest pytanie, o ile drożej będą te kuby. Wojtek zadał to pytanie i myślę, że to pytanie jest zasadą. Oczywiście finalną cenę będziemy mogli podać dopiero wtedy, kiedy rozegrane zostaną przetargi, ale o ile wzrost paroprocentowy jest w jakiś sposób uzasadniany, o tyle wzrost parodziesięcioprocentowy no, jest mocno nieuzasadniony. Natomiast 20% będzie dotyczyło mieszkań indywidualnych, rozliczanych indywidualnie. Tu była kwestia, jaka metoda. Mnie osobiście najbardziej podobała się metoda wody, bo owszem, można się myć
czterokrotnie, albo nic nie jeść, to akurat może nie w moim przypadku. Natomiast, a można się też nie golić i już wody nie używać. Z każdej rzeczy można zrobić paradoks. Natomiast ilość wody zużywanej jest najbardziej moim zdaniem sprawiedliwa, bo mniej więcej pokazuje rzeczywistą ilość osób, która w danym mieszkaniu czy w danym lokalu mieszka. Czego nie poda deklaracja, czy nie poda powierzchnia. Tutaj Państwo tą metodę zyskwalifikowali. Z tego co ja wiem, przegrany proces w przypadku Szczecina dotyczył trochę innej rzeczy. Dotyczył faktu, że Szczecin nie uwzględnił właściwego rozszerzenia, czy różnicy między zbieraniem śmieci selektywnym i nieselektywnym. Natomiast nie dotyczył samej metody. Nie dotyczył idei wyliczania spłonu poprzez wodę. O tym zbilansowaniu kosztów. Oczywiście kwestia kosztów to jest druga kwestia, którą moim zdaniem tutaj w sposób mało wyraźny żeśmy podali. Otóż proszę Państwa, pierwotnie było zaproponowane, żeby jeden taki był jednym obszarem, do którego zostanie zrobiony przetarg. To jest, moim zdaniem byłoby to fatalne. Aż dziwię się, że ta sprawa tak do ZK przeszła. Dlaczego? Oczywiście teoretycznie możemy powiedzieć, że w przypadku jednego przetargu cena byłaby jak najniższa. Ale tylko w ciągu pierwszego okresu. Potem normalne procesy, monopolizacja rynku spowodowałaby, że te ceny poszły w górę. Moim zdaniem im więcej jest przetargów, tym jest szansa na znajdywanie jak najniższej ceny, bo działa podstawowy mechanizm rynku, czyli mechanizm konkurencji. Stąd cieszę się, że rozmowa idzie w kierunku zwiększenia ilości rejonów, w których będą przetargi. Terminy. Tutaj do kolegów sprawa jest sprawiedliwości. Oczywiście można powiedzieć, nas to nie obchodzi. I to jest jaka, w jakiś sposób kwalifikowana, czy jakoś uzasadniona punkt widzenia. Ale po to zostaliśmy wybrani radnymi, aby radzić, czyli uchwalać pewne rzeczy, które są czy z mocy prawa na nas w jakiś sposób narzucane, a ta ustawa nie jest. I my powinniśmy jak najszybciej te rzeczy zrobić, po to, żeby potem był czas informacji, promocji, robienia przetargów, obniżania właśnie w sposób rynkowy tej ceny, a nie mówić, nas to nie obchodzi. Nie wierzę w cudowne rozwiązania, o których tutaj mówił kolega nieobecny. Panie Przewodniczący, ja czwartym. A dlatego tak jest, nie wierzę. Natomiast myślę, że poprawki, o których mówił kolega Wójtowicz, dotyczące metody i dotyczące rejonów, są podstawowe i powinniśmy je ustanowić, pewnie zmienić. I to jest najważniejszy problem. Jak zrobić, żeby te 760 tysięcy zameldowanych nie płaciło za 1100 tysięcy mieszkających? To jest problem, bo inaczej każdy z nas będzie płacił 50% haraczu za tych, którzy w Krakowie się zameldowali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, następny dyskutant Magdalena Bazara. Proszę Panią Radną. Ada. Pierwsza rzecz, którą chciałabym poruszyć i poprosić o wyjaśnienie, to taka kwestia. W materiałach przedstawionych w prezentacji, którą Państwo nam przedstawiliście, było powiedziane, że dzisiaj z śmieci odbiera, daje 80% ludności, a na pewno po wprowadzeniu tego systemu będzie 100%. No i jakie to metody zostaną wprowadzone, że te 100% uda się nam zmusić do tego, żeby śmieci oddawały do systemu. Tak samo było powiedziane również to, że tylko dzisiaj tylko 15% segreguje odpady, natomiast po prowadzeniu systemu będzie ich segregowało 100%. To już jest zupełnie dla mnie mało wiarygodne. Ale dlatego proszę o wyjaśnienie tego. Natomiast mam tego rodzaju uwagę, o której ja już mówiłam tutaj wcześniej na komisjach parę razy. Państwo podajecie pewne kwoty, ile kosztuje system. Te kwoty nie wiem skąd się wzięły i nigdy nie zostały do końca odpowiedziane. Dlatego mam prośbę jeszcze raz do pana prezesa, który nam przysłał prezentację dzisiaj pokazywano, ale nie wszystkimi elementami, ja to pełną prezentację chciałem teraz zobaczyć. Proszę Państwa, także ze względu na to, co tutaj zostało wcześniej powiedziane na temat różnych populistycznych rzeczy czy sprawiedliwości społecznej, jednak z tych maili bardzo często
wypływa jedno przeświadczenie, że po prostu część opłat nie możemy zweryfikować ilości mieszkańców, w związku z tym pewne koszty przerzucamy na osoby mieszkające samotnie czy osoby starsze. Takiego zamieszania nie powinno być nigdy zrobione. Jeżeli chodzi o proszę Państwa, o sprawy związane z opłatami. Jest w ten sposób, że mieszkańcy dzisiaj płacą za wywóz śmieci, czy to jest dokonywane przez MPO, czy przez innych odbiorców, mniej więcej w zabudowie wielorodzinnej poniżej 10 zł. Państwo mówicie, że rzeczywisty koszt to jest na poziomie około 16 zł. Nikt z mieszkańców nie uwierzy, że my do tych śmieci dopłacamy. W związku z tym, bo nikt o tym nie wie, to jest to sama, powtarza się ta sama historia, co była z przedszkolami, z biletami komunikacji miejskiej, że nikt nie wie, że miasto do czegokolwiek dopłaca. W związku z tym każdy nie odnosi proponowanej podwyżki do tego, co ile miasto dopłaca, jaki jest rzeczywisty koszt odbioru odpadów, tylko odnosi do tego, ile on płaci. I do tego się mieszkańcy zawsze będą odnosić. Dlatego też proszę to wziąć przy ustalaniu cen, żeby nie robić jakichś suficitowych podwyżek. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Radnej. Przypuściła się również czas. Zapraszam na ten do dyskusji Pana Radnego Wołkowicza. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, o co pewność wszelkie swoje merytoryczne rzeczy wstąpienie przekazałem, to pewnie powinien zrobić na koniec, ale już po tych wypowiedziach widać, że sprawa jest bardzo ważna. Z jednej strony Pan Prezydent prosił o to, aby to za dwa tygodnie te projekty uchwał przyjąć ze względu na czas, który jest bardzo ważny w tym. Zgłosić z deklaracjami, spełniają deklaracje jednocześnie z przetargami na firmy, które mają te śmieci włożyć. W związku z tym zwracam się do Pana Przewodniczącego, prowadzącego dzisiaj obrady, aby pozwolił przyjąć termin poprawek na 12 marca 2013 roku na godzinę 15, to jest wtorek, a poprawki na 8 marca 2013 roku, to jest godzina 15, to jest piątek, czyli po prostu, żeby wydłużył Pan możliwość składania autopoprawek i poprawek. Na kilka dni, jeżeli będzie oczywiście taka dobra. Dziękuję. Dziękuję Panu Radnemu Wojtowiczowi. Bardzo proszę Pana Radnego Jerzego Sonika. Pan Radny Kocioł chyba na chwileczkę wyjść. Bardzo jest proszę. A już jest, przepraszam, brak Panu. Zapraszam serdecznie, Panie Radny. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Goście. Tutaj odniosę się do słów Pana Przewodniczącego, profesora Pechlidera, który właśnie ubolewał, że ludzie są przestraszeni, że nie wiadomo skąd się wzięły te podwyżki. Stąd się wzięło, że zostało opublikowane przecież uchwały, ludzie też czytają. Oprócz tego obecnie wiemy sfery naszej życia gospodarczego, przede wszystkim domowego, coraz większe rachuneczki, już pierwsze za energię, za wszystko się dostało. Ja się jedną rzeczą zastanawiam. Dlaczego w tej chwili rozmawiamy właśnie nie, czyby nie mając rzeczywiście danych? Proszę zwrócić uwagę, przecież będą opodatkowani wszyscy Krakowianie. Ja chciałbym zobaczyć taką symulację, jak to jest, ile będzie, bo w tej chwili wiele osób unika tego, ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale być może to nie jest wcale tak, właśnie, że będzie podwyższone. Być może powinno być zatrzymane na tym samym poziomie jak i średnia, a może mniej. Nikt z tej strony nie podchodzi. Tylko generalnie słyszymy o podwyżkach cały czas. I oprócz tego to, co już moi tu przedmówcy mówili. Jeżeli mamy podnieść rękę i zatwierdzić taki system, który w tej chwili zdegraduje sprawę segregacji, no to wybaczcie mi, czy to jest sens. Generalnie to, co powiedział pan Marcin Szymański, zresztą można to rzeczywiście w krajach Unii Europejskiej, w niektórych samorządach twierdzić,
tam rzeczywiście są odpowiednie systemy, gdzie każdy ma swój woreczek, kod i mu się odlicza od fakturki. Myślę, że jak nie wypracujemy tutaj my, radni, przedstawiciele właśnie mieszkańców, to na pewno urząd nie wypracuje. Za duża dziura jeszcze jest w budżecie do załatania. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu Kozielowi, zapraszam pana radnego Jerzego Stronika. Szanowni Państwo, ja tutaj kiedyś mówiłem, że zarządzałem firmą wspólnotą, wybrałem MTO jako najlepszą firmę, najtańszą i do tej pory przez te lata jestem z tego zadowolony, to akurat ta firma. Ale no, w tej chwili muszę trochę wydać czary do ryczy, bo nie wiem, tak, dwa miesiące temu, czy więcej może, było wiadomo, że Klub Platformy Obywatelskiej nie zgodzi się na system liczenia odpowierzchni. W związku z tym, nie wiem po jakiego lajkonika ktoś tak forsował to. Pewnie się nikt nie przyzna, bo poświęcenie mnóstwo, dziesiątki, pewnie setek godzin na przygotowanie tej uchwały był bez sensu w zasadzie, kompletnie. I teraz my jesteśmy przybarci do muru i musimy, nie, dwa tygodnie jadą. Ja nie wiem, czy nie powinien Neapol być tutaj przez jakieś parę miesięcy, to wtedy może by to wszystkim wstrząsnęło, bo tak się może skończyć, bo dwa tygodnie teraz na tak ważną sprawę, żeby to poprawić, nie wiem, czy to jest możliwe, jeżeli przez kilka miesięcy było przygotowana była ta uchwała. Nie wiem, czy też uszczelnienie systemu nie powodowałoby taki wpływ do budżetu, które by nie zmuszały do podnoszenia cen. W zasadzie nie wiem, czy podwyżka do 10% to była jeszcze pewnie przyswajalna. Bo z tych setek maili, nie wiem ile ja otrzymałem, to pewnie każdy z nas, wczoraj siedziałem do godziny pierwszej w nocy, aby ludzi informować, że to jest nieaktualna powierzchnia, że i tak dalej. Straciłem tylko trochę snu, a Państwo też, te osoby, które pracowały sporo godzin na to, żeby przygotować uchwałę, która no teraz jest bez sensu. Dziękuję panu radnemu Stonikowi. Ja też się zgłosiłem do głosu. Proszę Państwa, też chciałbym krótko powiedzieć o sprawach, które moim zdaniem są ważne. W ogóle warto się cieszyć z atmosfery tej dyskusji, bo na tej sali w dniu dzisiejszym słyszymy bardzo konstruktywne głosy, bardzo dobry głos pana radnego Szymańskiego, dobry głos pana radnego Kosiora, żebyśmy wszyscy zastanowili się właśnie nad rozwiązaniem takim optymalnym. Oczywiście już muszę pochwalić mojego kolegę Widała, który zresztą mówił o tym, co jest najważniejsze, że to jest usługa, że to nie jest podatek. W związku z tym musimy szukać w miarę precyzyjnych mierników, które będą związane ze świadczeniem usługi. Bardzo mi się podobało dzisiaj również wystąpienie radnego Wojtowicza, który właśnie zaprezentował takie porozumienie zmierzające w tym kierunku. Rzeczywiście cieszę się bardzo, żeśmy od tych mediów odeszli. Ja sam dostałem 525 mediów. Też spędziłem bardzo dużo czasu, zastępując pana radnego Koszlidera, w tej redakcji co najmniej 250 protestów, jakie przyszły na adres Rady Miasta przewodniczącego Rady. Wszystkie większości wskazywały na tą bardzo złą metodę odmetu. I rzeczywiście na tym etapie musimy wsłuchać się w opinię publiczną. Musimy to uwzględnić w naszych działaniach. Cieszę się, że właśnie jest propozycja, która wskazuje na to, że będziemy zmierzali, jeżeli chodzi o te systemy mieszane jako system pojemnikowy, i to chyba jest najbardziej rzetelny. Jesteśmy do tego przygotowani, przecież MPO ma dokładne rozeznanie, ile w tej chwili ma pojemników w poszczególnych nieruchomościach. To jest tylko kwestia kontynuacji i odpowiedniego przełożenia tego na późniejsze opłaty. Ale chciałbym wskazać też na pewno niebezpieczeństwo. Wydaje mi się, że należałoby się zastanowić nad kwestią tych 80%, które bardzo ładnie zostało powiedziane, że zostaną wszystkie ujęte, jak jest tylko nawet jeden budynek jakiejś spółdzielni, czy jakiegoś zarządcy, lokal użytkowy, czy jakiś lokal na przykład spółdzielni, że wszyscy będą płacić system mieszany. Zadaję pytanie. Jest spółdzielnia, która nie ma żadnego lokalu użytkowego, mało tego, swoją siedzibę wynajmuje w innym lokalu. Znam takie spółdzielnie. Jest zarządca wspólny, który zarządza wspólnotami.
i również nie ma żadnego lokalu użytkowego. Czy tam będzie system ten, który jest w lokali jednorodzinnych? Zadaję to pytanie. Wydaje mi się, że w tutaj się też musimy zastanowić, żebyśmy no jednak zachowali tutaj określone proporcje, jak również to, żeby to było liczone w sposób sprawiedliwy, które dlatego słowa się nadużywamy, ale wydaje mi się, że też trzeba to uwzględnić. I wreszcie bardzo ważna sprawa, którą tutaj poruszaliśmy w głosach radnych Szymańskiego, Kosiora, segregacja. Rzeczywiście ja spotkałem się z opiniami nawet takimi, co tam 50%? Zróbmy 500%. Oczywiście to jest pewna przesada, ale wydaje mi się, że musimy się zastanowić przede wszystkim nad egzekucją. Bo dzisiaj mówimy, że my tak parę miesięcy będziemy się przyglądać, ale czy już mamy instrumenty, jak dokonywać tego weryfikowania tej segregacji? Bo ja wiem, że są piękne metody, o których tutaj koledzy mówili, rejestracja woreczek, no to jest jakiś tam cel, który nas czeka. Natomiast dzisiaj zastanówmy się nad metodami, które będą właśnie motywować, które będą tą segregację ewidentnie dawały do możliwości przestrzegania. I reasumując, proszę Państwa, cieszę się, że tu w tej sali dzisiaj mówimy w kontekście porozumienia się wszystkich nad znalezieniem optymalnego rozwiązania, bo przed tym nie uciekniemy. Niestety brakło konsultacji i informacji pewnej. I apeluję, aby jak najszybciej wdrożyć system informacji. Skąd protesty w spółdzielniach, skąd tyle maili, bo ludzie o tym nie wiedzieli. Szybko ich informujmy, że coś robimy dobrze, naprawiamy i nie ma tych podwyżek, jak mi wyliczano, jak mi wpiśnie 10-krotnie. Bo tego rzeczywiście nie będzie. Także bardzo proszę o udrożnienie systemu informacji. Dziękuję uprzejmie. I mamy jeszcze głos pan radny Pink. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado, patrząc na, mamy dwa projekty w zasadzie, panie wójtowie, ja panu nie przeszkadzało. Jak Sinka tu czeka, to proszę do Państwa. Mamy dwa projekty, oto pokazuje się projekt prezydenta miasta Krakowa i drugi projekt Platformy Obywatelskiej. Podejrzewam, patrząc na to logo, to jest tak jakby chyba spowodowane, że przygotowała służby prezydenta przygotowały kolejny projekt, którego podpatrzą na ten Platformę Obywatelską. Patrząc na to logo, które tam było. Więc powiem tylko tak. Nam zależy bardzo na mieszkańcach Krakowa, bo dzięki nim jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I zależy nam na tym, żeby pokazać im, że potrafimy o nich dbać. Ustawodawca nigdy nie powiedział, że należy za śmieci zapłacić więcej niż dotychczas płacone jest. Nie ma czegoś takiego w ustawie i dziwi mnie, że Rada Miasta o tym ma zamiar mówić, bo w programie, w projekcie Platformy Obywatelskiej tam są same podwyżki. I jestem przerażony, że od każdej śmieci trzeba mieć więcej wymiar. Pytam się, a gdzie to rachunek ekonomiczny? W każdych komisjach jestem, spotykam się, gdzie uczycie Państwo, gdzie jest rachunek ekonomiczny, bez rachunku ekonomicznego nie będziemy nad niczym głosować. Proszę nam przedstawić rachunek ekonomiczny. Jak wygląda konsultacja społeczna? Zapytam się Państwa, koleżanki i kolegów z Platformy Obywatelskiej. Gdzie są konsultacje? Jeśli ten projekt obejdzie, który Was wejdzie, gdzie będzie konsultowane przez społeczeństwo? Nie ma czegoś takiego. Mamy dwa tygodnie, zmuszacie Was, żeby uchwalić jakieś projekty, które kompletnie nie będą skonsultowane ze społeczeństwem. Ale z kolejna burza będzie ze społeczeństwem. Czy Państwo macie rację, czy społeczeństwo ma rację? Więc apeluję. Mamy do 30 czerwca prawdopodobnie podjąć uchwałę. I ją podejmiemy. Czy to odrzucając dzisiaj projekty i za tydzień przygotowany przez służby pana prezydenta nowy projekt, który spowoduje, że będziemy mieć czas półtorej tygodnia do dwóch na konsultacji ze społeczeństwem i przegłosowanie na kolejnej sesji Rady Miasta w pierwszym czytaniu i w drugim. Zawsze możemy zdążyć odstąpić od drugiego czytania i przegłosować coś, co będzie już skonsultowane, uzgodnione i powiedziane, że jesteśmy za tym. Dzisiaj na pewno nie zgadzamy się.
się na to i zgadzać się nie będziemy. Ustawodawca nigdy nie powiedział, że należy za śmieci podwyżkę zrobić, abyście przygotowali kolejną podwyżkę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Jak najbardziej popieram oczywiście projekt przedstawiony przez kolegę Wojtowicza. Myślę, że jest to dobry kierunek zmiany. I szkoda, że nie dyskutowaliśmy od razu spokojnie, tak aby niepotrzebnie nie drażnić ludzi projektem, który wzbudził taki ferment wśród mieszkańców Krakowa, jakiego dawno nie widzieliśmy, bo chyba jest on większy nawet niż przy głośnej sprawie likwidacji szkół. Wszystko zostało już powiedziane, tak sądzę przynajmniej, jeżeli chodzi o ten projekty, o kierunki zmiany, jakie bardzo to popieram, natomiast apeluję o jedną rzecz. Niepotrzebnie zdenerwowaliśmy ludzi, nie tłumacząc im, jak to ma wyglądać. Wydaje mi się, że kampania, że w tym roku śmieci już nie będą swoją własnością, zaczynała się dobrze, ale gdzieś w pewnym momencie ta informacja przestała funkcjonować tak, jak powinna funkcjonować wśród mieszkańców. I efekty tego są takie, że każdy z kolegów, koleżanek radnych dostaje setki maili. Ja trzymam przed sobą pismo tylko z jednej spółdzielni mieszkaniowej z tysiącem podpisów mieszkańców, którzy apelują, proszą o to, żeby nie wprowadzać tych rozwiązań. Ale to jest pismo ze spółdzielni, która nie będzie tak naprawdę objęta takim rozwiązaniem, przeciwko któremu oni protestują, bo ten sposób naliczania ich nie dotyczy, ale to wynika z dezinformacji. Bardzo proszę o wnikliwe zastanowienie się nad tym, w jaki sposób rzetelnie informować mieszkańców o tym, w jakim kierunku idą prace, jaka może być skala kosztów, jakim systemem będą obciążeni, bo taki tryb procedowania tych uchwał podważa zaufanie społeczeństwa do organów władzy samorządowej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Apeluję o zrozumiały komunikat, który jest jasny i to jest bardzo trudny i skomplikowany. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Panie Państwo Radni. Ja chciałem jeszcze tylko nawiązać do tej uchwały 1159, dlatego że wyobrażam sobie, że te wszystkie druki Państwo też się pewnie tam przyglądaliście. Myślę, że to pierwsza osoba nie wypełni tego sama, na pewno bez pomocy. Nie ma takiej fizycznej możliwości, proszę Państwa, to jest bardziej skomplikowane niż PIT zeznania rocznego. Przynajmniej ja tak to oceniam, bo jest tu dużo znaków zapytania. Myślę, że to będzie pewnie w ramach tych zmian, które i tych propozycji będzie pewnie w jakiś sposób zmienione. Natomiast w ogóle będzie Państwo zastanawiają się nad taką jedną rzeczą, do jakiego absurdu może ustawodawca doprowadzić, wymagając przy zwykłej opłacie za śmieci adres, imię, nazwisko, PESEL, REGON, pewnie w wielu przypadkach dni. Proszę Państwa, udział w nieruchomości, no mi się wydaje, że to są absurdy, bo sprawa jest bardzo prosta. Od wywiezionych śmieci należy zapłacić. Jeżeli tam jest 5 osób, to się płaci od 5 osób albo pojemności, albo wywiezionych śmieci. Jeżeli jest jedna osoba, no to w myśl tego, co próbujemy, do czego próbujemy doprowadzić, zapłaci ta znowu jedna osoba. Bez znaczenia, proszę Państwa, jaki ma NIP, jaki ma PESEL, jaki ma rozmiar buta kołnierzyka, może to wpływać na wiele rzeczy, które są z tym związane. Myślę, że jest to kolejny absurd, który został nam zaprezentowany, ale proszę Państwa, absurd, który prowadzi do wzrostu ceny, tak prawdę powiedziawszy. Bo te dane musi ktoś zebrać, inaczej będzie potrzebna wydatna pomoc przy wypełnianiu tych druków, musi je ktoś zebrać, wprowadzić do systemu, przetworzyć, i jeszcze zastanawiać się, proszę Państwa, jak kogoś ukarać za złe wypełnienie ewentualnie tego druku. Bo to też są pewnie rodzące jakieś tam skutki prawne. No jeżeli jest to deklaracja, zeznanie, no to wiemy, że gęsto wracamy do Urzędu Skarbowego tłumaczyć się chociażby z niedopisanego imienia, czy z braku podpisu, czy to było celowe, zamierzone, czy tylko przypadek, czy zupełnie po prostu z braku jakiegoś innego
powodu, dla którego to nie zostało zrobione. Także mam nadzieję, że w toku tych wszystkich prac ktoś również nie o tym pomyśli i te deklaracje po prostu zupełnie będą zbędne, umniejszą nasze koszty i zmienią po prostu podejście do tego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jak duży mi odpowiedź, to pan nie wyszedł drugie wystąpienie, przypomnę tylko półtorej minuty. Mówię to jeszcze raz, bo zapomniałem o takiej rzeczy. Ja, ponieważ naprawdę za śmieci nasza wspólnota płaci bardzo mało, myślałem, że to jest sympatia do naszej wspólnoty ze strony dyrekcji MPO, ale się dowiaduję, że podobne opłaty mają też inne wspólnoty. W związku z tym postanowiłem zwołać takie zebranie największej ilości zarządców, prawdopodobnie będzie ich co najmniej setka, żeby się dowiedzieć właśnie, jak to wygląda w innych wspólnotach. Podobno Państwo mieliście zebranie zarządcami. Nie wiem, czy było wtedy przedstawiane na liczenie od powierzchni, czy nie. Ale nie wiem. Chciałem zacząć do tego, panie kolego. Tutaj nie obowiązuje akurat teoria Chrystusa dziejów. Pan Wojtowicz z moim maleńkim udziałem, co tam jest wskazany w jego segregatorze, brał udział sam tym. I ja nie widziałem się na nikogo z MPO, który by nam doradzał w tej kwestii. Także to tak chciałem rzucać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę mi powiedzieć, pan Fiekus, drugie wystąpienie. Panie Przewodnicząca, Panie Prezydencie, jeszcze chciałem zapytać o pewne rzeczy. Pierwsze to z tych projektów uchwał mnie nie wynika, jeżeli się mylę, to proszę mi podanie w tym miejscu. Jest rozróżnienie, że 80% mieszkańców w budynkach wielorodzinnych będzie płacić za kubły, to znaczy będzie na przykład jakiś tam sklep i cała wspólnota, cała spółdzielnia będzie płacić od kubły. Prosimy pokazać, w którym miejscu uchwały jest o tym mowy. Bo ja raczej rozumiem, że każda, niż to jest to zapisane, zabudowie wielorodzinne, każda nieruchomość to jest samodzielny lokal mieszkalny i to jest koniec, kropka. Drugie pytanie, jeżeli tak się dzieje, to jak to będzie, czy to jest zgodne z prawem, że są obok siebie dwie wspólnoty, jedna ma sklep, druga nie ma sklepu i będą inaczej liczone. Ta będzie liczona od metra kwadratowego, a ta będzie liczona od kubła. Są obok siebie takie same, tylko jedna ma sklep, druga nie ma sklepu. Następne pytanie, czy pan prezydent ma rozwiązanie na temat dotyczące alarm śmieciowych, ewentualnych adaptacji? Czy kto będzie ponosił koszty za ewentualne adaptacje? Już nie wspomnę o tym, że będą prawdopodobnie wymagać niektóre przebudowy. Czy te przebudowy będą możliwe ze względów prawnych, bo to my zapisujemy w planach miejscowych takie sprawy i boję się, żeby nie było tutaj powodów natury takiej naprawdę już konkretnej, że altana się nie nadaje od 1 sierpnia z lipca do funkcjonowania w systemie. Jakaś tam altana w wspólnocie czy spółdzielni. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu Wojciechowi. To jest pana pierwsze wystąpienie indywidualne, 4 minuty. Drugie. Przepraszam, nie ma. Przewodnicząca Bunia, dziękuję bardzo serdecznie. Ja jestem przekonany, że i tak wszyscy jeszcze będą mogli kilka razy wystąpić, bo tak naprawdę dzisiaj to jest dopiero druku 1156, a tam są jeszcze trzy kolejne, ale myślę, że ta debata wyczerpie spokojnie pozostałe drugi, także już więcej. Pewnie wystąpień nie będzie, ale Państwo jest na to będziemy jeszcze szansę. Ja chciałem poprosić tutaj przedstawicieli pana prezydenta, zarządcę systemu MPO, o to, żeby jednak nie zapomniał o tych pytaniach, które w tym moim wystąpieniu podobne, bo one są bardzo istotne, myślę, że także dla wszystkich radnych. Bo w tej debacie oczywiście wszystkie pytania są dość istotne, natomiast te, jakby dotyczą naprawdę całego systemu i to jest dość istotne dla nas. Przypomnę tylko, że chodziło mi o te wszystkie sprawy związane ze związkami międzygminnymi, kasę, programami dla emerytów. To są te podstawowe rzeczy, ale także pozostałe, które tam Państwo wymieniają tym okresem przejściowym, czyli pomiędzy czerwcem a lipcem. I chciałbym też poprosić pana przewodniczącego Piecha, który nie chce w tej chwili, że te wszystkie rzeczy, które są przygotowane bezpośrednio przez klub albo przez moją wspólną osobę. I także w wystąpieniu to są nasze stanowiska. Myślę, że nieuczciwie i zapewne sympatycznie jest zarzucanie nam takiej prezentacji. Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, jak pamiętam, to był ostatni głos, w związku z tym, ponieważ... A przepraszam, panie doktor. Jeszcze pani Magdalena. Na koniec. To pana prezesa Kurtysa obiecał mi pan, to, że pan powie, że zostanie złożona autopoprawka tak, żeby te uchwały były napisane w języku polskim. Wszystkie rusycyzmy proszę usunąć te uchwały. Dziękuję. Jak najbardziej popieram ten głos. Szanowni Państwo, wszyscy Państwo radni zakończyli udział w dyskusji. Dopuszczam do głosu pana Janusza Zbierzkowskiego, przedstawiciela Regionalnego Związku. No teraz już mi tak popisaliście, że nie widzę, ale pan się na pewno przedstawi jeszcze pewnie. Spółdzielni Mieszkania Regionalny Związek. Tak? Proszę się przedstawić jeszcze raz. Bardzo proszę i przepraszam. Janusz Zbierzkowski. Związek Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, zarządca licencjonowany. 4 minuty daję panu. 4 minuty. Dziękuję. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni zebrani. Otóż zostałem, że tak powiem, wytypowany do tego, aby przedstawić problem, który jak widzę nie jest tutaj wyłącznie naszym problemem. Oczywiście nie przyszedłem go jako krytyka, mało tego. Trzeba oddać sprawiedliwość tutaj obecnej reprezentacji firmy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, ponieważ praca, jaką włożyło przedsiębiorstwo w tym celu, aby zastosować, wprowadzić w życie ustawę, była naprawdę bardzo duża i jeżeli chodzi o kwestię próby informacji na ten temat, to zdecydowanie były one nieprawdopodobnie częste, z tą konsekwentną różnicą, że materia, czyli po prostu ustawa, nie dawała szansy, no w naszym rozumieniu, na jednoznaczne określenie pewnych elementów sposobu jej realizacji. W efekcie, do momentu, dopóki mogliśmy informować o założeniach ustawowych, było to w sposób nieracjonalny. Natomiast schody się zaczęły wówczas, kiedy była mowa o pieniądzach. I już wówczas pojawiło się po prostu, analizując ustawę, pojawiły się dysonanse. Ustawa, delikatnie powiedziawszy, przepraszam Państwa z tu obecnych za krytykę tych, których tu nie ma, ale jest delikatnie powiedziawszy chora. Ona jest po prostu do śmieci. Z punktu widzenia praktyka, który zarządza wspólnotami, który ma, nie wiem, delegację do zarządzania spółdzielnią, nie zarobiłem, ale jednak, mam pewną świadomość tego, że na tej ustawie macie Państwo szansę wyróżnić się wszyscy. Łącznie z nami, czyli tymi, którzy będą, jak to się mówi, na początku tego tak zwanego łańcucha pokarmowego. Nie będę też ukrywał, że mamy parę konstruktywnych, bo nie chcemy być krytykantami. Mamy parę konstruktywnych tutaj sugestii z zapytaniem chociażby, dlaczego nie zastosowano rozwiązań ustawy prawa energetycznego, gdzie są zabezpieczone w tym momencie interesy podmiotów i są też zabezpieczone interesy indywidualnego odbiorcy. Mówię w tym momencie o tak zwanej stałej rozmiennej lub też opłacalnej montowej, ona się tak nazywa, ale to jest kwestia interpretacji. Następną kwestią w tym wszystkim jest to, że niestety pojawią się nieprawdopodobnie duże koszty dodatkowe. I te koszty dodatkowe dosięgną mieszkańców. W żadnym wypadku nie są one związane z powiedzmy przedsiębiorstwem czy zmianą. Są to po prostu koszty dostosowania nieruchomości do wytycznych już ustawy. W tym momencie, czy nam się to podoba, czy nie, blokowiska nie są przystosowane do zmiennych sposobów odbierania. Jeżeli na dodatek występuje coś takiego jak syp, pomiąc rzędem temu, to będzie mi po prostu da szansę na to, aby miał miejsce segregacja. W związku z tym dodatkowe altany śmietnikowe, w związku z tym dodatkowe miejsca utrwalone, na których będzie można usytuować zgodnie z zasadą prawa budowlanych, warunkami technicznymi, jakimi powinno odpowiadać budynki, będzie można usytuować pojemniki
Idąc dalej, nie będę tutaj chyba reprezentował jakiegoś odmiennego trendu, a mianowicie ustawodawca zaproponował rozwiązanie, które nijak nie pozostaje ustawodawca zaproponował coś takiego, że inkasentem będą na zasadzie ustawy karno-skarbowej będą zarządcy, gdzie opłatę trzeba będzie wnosić z góry. Natomiast 9 miesięcy ustawa w tym momencie o ochronie praw lokatorów daje na to, aby ewentualnie odzyskać od niepłacącego środki. W związku z tym pojawia się pytanie, czy ustawodawca myślał o tym, w jak krótkim czasie wspólnota straci w tym momencie wpływność finansową, w jak krótkim czasie, czy przyjmijmy to standardzie, który jest ogólnie, że tak powiem, wiadomo, jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, bo one w tym momencie dla mnie są najbardziej jakieś takie możliwe do zweryfikowania. Jak w krótkim czasie straci płynność finansową taki podmiot jak spółdzielnie? Czy założymy, że tylko 10 osób będzie niepłacących? Zważywszy na wszystkie konsekwencje tego wypłacenia. Nie będę też ukrywał, że jest bardzo wielki protest dotyczący kwestii tego, dlaczego ci, którzy po prostu mają śmietniki, altany śmietnikowe, etc., etc., będą musieli ponosić koszty czystości w gminie, usuwaniu dzikich wysypisk, różnego rodzaju miejsc, które w tym momencie są objęte oczywiście programem czystości w gminie. Przecież oni mają właśnie te altany, oni za to wszystko płacą. Jeszcze dodatkowo mają zapłacić za osoby, które delikatnie powiedziawszy mają to wszystko w nosie. I te wszystkie elementy powodują, że pojawił się protest, ale ten protest nie był konsekwencją braku informacji ze strony NPO, tylko informacjami, jakie pojawiły się w internecie. Co się okazało? Okazało się, że na 3 dni, zanim my zostaliśmy, jak to się mówi, zaproszeni do konsultacji, w internecie pojawiły się informacje o wysokości stawek naliczeń. I te w konfrontacji z tym, co my otrzymaliśmy, informując, że założenia są nieco inne niż wstępnie w tym momencie była mowa, doprowadziły do tego, że zdezawuowano to, co NPO chciało przedstawić. Proszę kończyć, bo już czas. Tak? Dziękuję. Szanowni Państwo, dopuszczam do głosu panią Alicję Starzyńską, która została prostego zrzeszenia. Żeby usprawiedliwie też dostaje pani 7 minut czy 5, ponieważ pan by to został, ale pilnujemy czas. Proszę Państwa, jestem prezesem Polskiego Zrzeszenia Lokatorów. To jest organizacja, która właściwie została powołana do pomocy i ochrony ludzi, którzy mają kłopoty z rozeznaniem prawnym, jeśli chodzi o zasoby prywatne, czyli tych, którzy zostali umieszczeni w zasobach prywatnych na zasadzie decyzji administracyjnej, czyli nakazowej. I proszę Państwa, to obejmuje przeważnie okręg Krakowa Starego, czyli tego Krakowa, w którym są kamienice XIX-wieczne, a ludzie ci niestety też muszę przyznać, że są już właściwie leciwi i często też XIX-wieczni. I w związku z tą sytuacją, która tutaj się wywołała, ja się cieszę bardzo, że upadła ten projekt uchwały dotyczący naliczania, jeśli chodzi o metraż mieszkań. Dlatego, że ludzie ci są poszkodowani od początku do końca, pomijając już to, że weszli w zasoby prywatne, nie z własnej chęci, z własnej winy, nie mają żadnych uprawnień, muszą pokrywać tak zwany godziwy zysk, w związku z tym i tak opłaty są bardzo wysokie, to jeszcze na dodatek, jeżeli by musieli płacić śmieci od metrażu, a mieszkania są bardzo duże i są bardzo niefunkcjonalne, dlatego, że to są przeważnie mieszkania
z dużymi pokojami i w amfiladzie. W związku z tym nie mają możliwości nawet, żeby mieszkać z dziećmi, dlatego że po prostu jest to niemożliwe. Poza tym to są ludzie, którzy nie mają prawa przyjąć nikogo do mieszkania. Dlatego że ustawa o ochronie praw lokatorów mówi, że nie wolno nawet przyjąć na zasadzie z rodziny nikogo, kto by przyjechał nawet na egzaminy czy do lekarza bez zgody właściciela. W związku z tym oni nie mają możliwości żadnych uzyskać żadnych dochodów na to, żeby można było pokryć te koszty. I bardzo się cieszę, że Państwo jesteście tu jednoznaczni w tej chwili i mówicie, że nie można liczyć śmieci od metrażu, dlatego że te duże mieszkania są zaludnione niestety właśnie pojedynczymi, ewentualnie dwoma, trzema osobami. I dlatego też dziękuję, jeśli chodzi o podjęcie tego typu decyzji. Bardzo Pani dziękuję. Patrzę w stronę Pana Prezesa i Państwa. Kto z Państwa odpowie na całą Panu Pankowi? Bardzo proszę o odpowie na całą paletę pytań. Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. Ja postaram się odpowiedzieć na jak większą liczbę pytań. Oczywiście wspomoże mnie Pan Mecenas Sławomir Podgórski w kwestiach prawnych oraz Pan Dyrektor Marcin Kerkowski z Alu, jeżeli chodzi jeszcze o kwestie powiedzmy globalne, finansowe. Ja zaczynając po kolei. Ja cieszę się, że taka dyskusja się odbywa i zdaję sobie sprawę, że ona budzi wiele emocji, bo też zmiana systemowa, która następuje w zakresie gospodarowania odpadami jest zasadnicza i to w każdym zakresie, tak jak mówiłem, i w zakresie metod poboru, zakresu, jaki gmina przejmuje na siebie w wyniku znowelizowanej ustawy, czyli miejsce najprostszej zbiórki odpadów i złożenia jej na składowisku bądź wręcz na wysypisku, teraz następuje generalna zasada, gdzie w miejsce tej prostej zbiórki zbieramy całość odpadów w sposób selektywny i je wszystkie przetwarzamy. Natomiast wracając do już konkretu, jeżeli chodzi o metry kwadratowe, to mogę tylko powiedzieć, że w chwili procedowania uchwał nie było dobrej podstawy prawnej, żeby procedować czy zaproponować inne propozycje, natomiast był nieubłagany czynnik czasu, który nas musi do tego, żeby uruchomić, bo musielibyśmy jeszcze poczekać. Praktycznie mogliśmy to zrobić po opublikowaniu nowelizacji ustawy, czyli 19 została opublikowana, 5 staje się prawo, więc gdybyśmy chcieli tak naturalnie stać na stanowisku, to musielibyśmy dopiero wtedy zacząć całą procedurę, co się uniemożliwiało w ogóle uruchomienie systemu. Można oczywiście było zrobić jakby obok tego, no i wtedy wszystko było w dobrych rękach nadzorów prawnych, albo by to obaliły, albo nie. Różnie w różnych województwach jest, jedni wszystkie te rzeczy, które są niezgodne rady gminy uchwaliły, czyli różne metody inne niż te wybiwały uchwały, a wszystko zostało jakby w wielu województwach po prostu unieważnione i trzeba przystępować od nowa do pracy. W związku z tym myśmy wystąpili w takim momencie, kiedy można było właśnie w trakcie tej dyskusji często burzliwej, ale dokonać szybkiej korekty, dlatego że dane finansowe wyrównane jak są, trzeba je będzie jakby skorelować z innymi możliwościami, które daje ustawa. Natomiast rozliczenie od mieszkańca. Potwierdzam, że nasze oceny tu panowie prawnicy, które tu jeszcze to powiedział, zaproponowane dokumenty jednoznacznie wskazują. Oczywiście jest, może ktoś jakby, tak umysłowo czytać, że skoro jest deklaracja o zabudowie jednorodzinnej i od
wielorodzinne lokali, które są gruncie zamieszkałe, że to dotyczy zasobów spółdzielnianych czy dużych zarządców i to jest jakby pewien dysonans, ale jeżeli się wczytać całość tych wszystkich rzeczy, to jest jakby oczywiste, że ten nawet jeden lokal przesądza o tym, że to jest syn mieszany z tym jakby najdroższym płacącym mieszkańcami. Ta oczywiście ustawa i ta metoda, to wynika wprost z ustawy, może być stosowana ludźmi dla przedsiębiorców. Natomiast powiem to tyle, że myśmy bardzo intensywnie pracowali, żeby taka metoda mogła być zastosowana, to znaczy skomplikowany na najstraży i właśnie w wyniku nich, żeśmy dopracowali tę metodę, że ona jest możliwa do zastosowania, dlatego że praktycznie nikt w Polsce tej metody nie stosuje odpowiedników, no, bojąc się, że narusza jakby wymogi ustawowe, natomiast faktem jest, że jak się w nią czytać, to prosta metoda jest wymieniona, ale niestety w świetle nawet tej zrealizowanej ustawy nie da się zastosować ją w warunkach dzisiejszych. Co prawda też słyszałem takie głosy, że no, to jest kwestia przenoszenia na gminy, jak szeroko zastosować definicję przedsiębiorcy, ale no, w warunkach miejskich, gdzie rolników jest mało, to raczej się tego nie będzie dało zastosować, żeby zabudowa jego rodzina została też przedsiębiorcą, na jakiegoś pojemnika, bo to już by za daleko poszło. W każdym razie, jeżeli chodzi o znaczy rzeczywiście gospodarstwo domowe problem będzie. Znaczy rzeczywiście tam, gdzie nie ma lokali, to tak jak powiedziałem, nie da się, natomiast ta metoda jest, która pan radny Witowicz poruszył o tym swoistym miksie, to jest oczywiście możliwa i jeszcze raz to przypomnę tę prezentację, ona była na bardzo bliskim trzecim miejscu tej prezentacji, natomiast tylko dlatego, że się jej nie skierowali pod obrady Rady Miasta Krakowa, bo mimo ułomności, nazwijmy to z punktu widzenia społecznego, metody metrażowej, która ma jakby same zalety od strony finansowej, powiedzmy, to ona jakoś różnicuje. Natomiast metoda gospodarstwa liczona według starej zasady, gdzie wychodzi o ponad 30 zł, to każde gospodarstwo musiałoby się po prostu jednakowo obciążone. Więc zakład musieliśmy zaproponować, że jest gospodarstwo, jest 40 parę złotych od każdej osoby bez względu na to, czy to jest jedna, czy 10 osób. No i wydało nam się, że to jest jeszcze bardziej jakby trudne do wprowadzenia. No i weszła to nowelizacja, która jakby pozwala pracować nad tym systemem. No po rejonach to się nie uchwala, bo to jest jakby nie moje uprawnienie o tym dyskutować. Myślę tylko tyle, że rzetelnie żeśmy wykonali analizę w zakresie i rzeczywiście koszty systemu są najniższe w przypadku jednego rejonu, natomiast w przypadku rozszerzania koszty wzrastają. Oczywiście przetargi wszyscy na to liczymy obniżą koszty systemu, ale oczywiście trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o ogólną zasadę przetargową, no to ona jest taka, że i co znajduje odwiedziny w praktyce wielu gmin i wielu instytucji państwowych, które nas tam wpływały w ostatnich latach w celu konsolidowania jakby wartości przetargu. Najlepszym przykładem tego są zbiorce zakupy, grupowe zakupy energii elektrycznej, gdzie wręcz duże nakłady się ponosi na to, żeby to robić w ten sposób, doprowadzić do tego zgrupowania. Natomiast to jest jakby od strony merytorycznej w naszej ocenie dobrze ustawione, natomiast rozumiem, że z innych powodów mogą być decyzje inne. Jeżeli chodzi o koszty, to tak jak pan przewodniczący powiedział, rzeczywiście one wynoszą 188 milionów, z tego 152 są mieszkańcy, 26 przedsiębiorcy, to na 380-410 milionów. Było to robione przez nie tylko przez Arus, ale firma Polinwest i Instytut Terenów Przemysłowionych w Katowicach weryfikował te ilości. I nawet były wskazówki, że tych odpadów może być więcej. Myśmy przyjęli ostatecznie to, można powiedzieć, najmniejszy wzrost, jaki może nastąpić w wyniku tego systemu. Wzrost nastąpi dlatego, że
mieszkańcy po prostu, którzy wejdą w opłatę w pewnym sensie zryczałtowaną, przynajmniej w części zabudowy, rzeczywiście będą wystawiać wszystkie odpady na zewnątrz i miejmy nadzieję, że dzięki temu również będą przynajmniej częściowo ich spadać. Co do ludności, to rzeczywiście jest ten problem, że to też mówiłem, no tylko potwierdzę, można dyskutować, to jest milion sto, tak jak powiedziałem, ale to są te widełki ogólnie, gdzieś ta ludność jest. Ogólnie jest to bardzo pozytywne zjawisko dla miasta Krakowa, natomiast w sprawie odpadów, no to jest pytanie, kiedy i jak się uda przerzucić koszty systemu na wszystkich uczestników wytwórców odpadów. To jest problem, który rzeczywiście nie ułatwia również zmiana różnych przepisów. Ale faktycznie jest, że gdyby ta liczba uległa istotnemu zwiększeniu, a ilość odpadów została zachowana na tym poziomie, to cena jednostkowa, czy ta opłata mogłaby być po prostu niższa. Jeżeli chodzi o ordynację podatkową, to pan cena znowu więcej powie. Jak to tyle powiem, że rzeczywiście z jednej strony jest to jakby co legło podstaw, że taką ordynację przyjęto, mianowicie ustawodawca chciał zapewnić gminie możliwość ściągania tej opłaty w sposób szybki i skuteczny. W związku z tym rzeczywiście wprowadzenie mechanizmu ordynacji podatkowej zapewnia to skuteczne ściąganie. Natomiast wady oczywiście są i o nich było mówione. To jest rzeczywiście problem, bo jeżeli ktoś będzie chciał wykorzystać i po kilku latach wystąpi o zwrot pracownikami, no to właściwie działa to z automatu, czyli nawet nie ma takiej możliwości, można to dyskutować, działa ten zwrot z automatu, jedną szansą to jest zaliczenie potrzeb przyszłych zapłat, no co i tak po prostu to jest tylko jakby sprawa taka, że się nie wypłaci wprost z kieszeni, czy z kasy gminy, ale pieniądze jakby po mniejszym systemie, jest to bardzo niebezpieczne i na pewno będzie należało dążyć do tego, żeby to jakoś poprawić, bo po kilku latach nawet trudno jest sensownie zweryfikować. Przecież usługa była wykonana, już jakby zapomniano o niej de facto, a tutaj ktoś mówi, ale jest trochę inaczej, więc rzeczywiście to jest największe zagrożenie. Jeżeli chodzi o inkaso, to w tym momencie jakby zamknęliśmy jakąkolwiek dyskusję już na, jak, mimo że nowa nowelizacja ustawa daje pewne możliwości nad jakimikolwiek zmianami, ponieważ już nic nie zdążymy zrobić. Jeżeli chcemy 1 lipca ten system wdrożyć, to jakiekolwiek ruchy w tym zakresie i między powiedzmy jednostkami wewnętrznymi magistratu i zmieniu do zewnętrznym przesuwaniu spowodowały takie zamieszanie, że po prostu to jest niemożliwe. Natomiast nie kontestujemy samej inicjatywy Likasa, ona na pewno może być przydatna, jeżeli się okaże w dalszych analiz, to przecież system nie jest raz na zawsze ustanowiony, to oczywiście będzie można tego wrócić. Jeżeli chodzi o ten związek międzygminny, to też jest bardzo ciekawa formuła, którą zaproponowała nowelizacja ustawy, więc widać, że nie wszystko idzie w tym kierunku, to też jest taka uwaga dodatkowa. Niektóre rzeczy się jednak poprawiają. Związek międzygminny jest bardzo ciekawym rozwiązaniem i myśmy jako w momencie powierzenia w zarządzanie tego systemu bardzo poważnie analizowali związek międzygminny i porozumienia międzygminne z uwagi na pewne ugruntowania bardziej żeśmy skierowali się w kierunku porozumienia międzygminnym, międzygminnym, a nie związkom międzygminnym. Dlatego, że związki międzygminne wtedy nie miały właśnie żadnych uprawnień. Obecnie w wyniku nowelizacji dostały potężny orzeź do ręki, to znaczy po pierwsze mogą w tym związku samodzielnie ustanawiać stawki, pobierać i tak dalej. W związku z tym rzeczywiście jest to duża, nazwijmy to ulga dla samorządów, gdzie można w ramach kilkunastu czy kilkudziesięciu związków międzygminnych przeprowadzić tego typu operacje. Powiedzmy, że świetnych miast, które coś takiego zrobiły, to jest Zielona Góra, która zaryzykowała, można powiedzieć, i ciemno zarysowała ten związek. Na szczęście nowelizacja weszła i tam jest w sumie 5 dni Zieloną Górą. Również Poznań zaryzykował i tak powiem, w zeszłym tygodniu po ślizgie, bo to wiele miesięcy trwa, ten związek został zarejestrowany, w związku z tym wszystkie te decyzje, które tam zapadały, w Poznaniu były jakby tak trochę na wyrost, na ryzyko, no zaryzykowali, opłaciło się, ale jest to bardzo ciekawa
formuła, którą na pewno w przyszłości należy wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o ulgi dla emerytów, no to to też jest kwestia, którą reguluje nowelizacja ustawy. Nasza sugestia, nasza propozycja jest taka, że jako firma, która profesjonalnie nie zajmuje się ulgami, więc sugerujemy, żeby to rozwiązanie, które, jeżeli by Państwo radni znali, to rozpatrywać w ramach naszych MOPS-ów, dlatego żeby jakby przychody, które generuje system, pozostały jakby bez zmian, natomiast rozumiemy, że sytuacja różnych osób może być różna, nieraz bardzo trudna. W związku z tym rzeczywiście w tym kierunku jest taka możliwość. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedzenie umowy, które też jest istotne, to oczywiście mogę tak powiedzieć, że jeżeli chodzi o NPO, to oczywiście NPO nie oczekuje i nie będzie jakby z naszych sądów wypowiadającego umowy. Nie oczekujemy od naszych klientów, żeby wypowiadali umowy, dlatego że my po prostu nie będziemy świadczyć usługi i ona wygaśnie mocy prawa jako rzędu świadczyć. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś ma obawy, że ma do czynienia z przedsiębiorcą, który będzie chciał wykorzystać ten stan prawny, to zgodnie formalnie trzymać się tego prawa należy umowy wypowiedzieć. Bo rzeczywiście ktoś może, mówiąc obrazowo, podjeżdżać mieciarką pod jego posesję i później mu wystawiać fakturę, mimo że fizycznie jakby nie wykona, ale będzie deklarował gotowość do wykonania usług. Jeżeli to dotyczy innych podmiotów, jeżeli mieszkańcy mają tego typu obawy, no to oczywiście wniosek o tym tylko jeden, należy taką umowę wypowiedzieć po prostu w takim terminie, jak przewiduje, jeżeli jest to miesiąc, a najczęściej są to wypowiedzenia miesięczne, niestety na dzień 31 maja należy wypowiedzieć ten dzień miesięczny, żeby to się stało całe. Jeżeli chodzi o odpady, te, które w ostatnim terminie nie zostały wyjedzione, czyli na przykład ustawą umowny termin wywozu byłby na przykład 16 czerwca, później luka i podstawowe wypady. Rzeczywiście problem jest ważki. Zastanowiłem się w gronie prawników, jak to rozwiązać. W naszym przypadku znowu to nie chodzi, nie jest to problem. My będziemy świadczyć usługę, czy nasza spółka córka do końca w tych warunkach, natomiast rzeczywiście trudno tu odpowiadać za inne podmioty, natomiast zastanowimy się, jak to rzeczywiście zrobić, żeby nie było tego ryzyka, że mieszkaniec będzie narażony na to, że nie da się tutaj wywieźć odpadów. Jeżeli chodzi o sprawę informowania, no to oczywiście mogę tylko potwierdzić, że jest to niezwykle ważne i że trzeba będzie przeszkolić pracowników i z NPO, i zewnętrznych, którzy będą pomagali mieszkańcom w zrozumieniu systemu, w tym w szczególności wypełnieniu tak długiej deklaracji. Także po prostu tu się wypada kto zgodzić z tymi postulatami. Znowu rejony, no to już tutaj będzie osobna jakby praca. Jeżeli chodzi o koszty związane z kolei, to co Pan Radny Witowicz mówił, no to oczywiście będzie można o efektach tej pracy powiedzieć, wtedy to już będą konkretne decyzje. Aha, i ten wzrost w 80% zasobów, czyli tych dużych o 30%, 20-30%, tak jak Pan Radny Witowicz to powiedział, wynika to właśnie z bardzo jakby w sumie dwóch elementów. Tutaj nie spodziewamy się, że akurat w tych zasobach nastąpi lawinowy wzrost odpadów, bo może nastąpić, ale nie lawinowy. Tu sądzimy, że ten wzrost będzie, ale jakiś niewielki. Natomiast generalnie wynika to z tego, że musimy wejść w ten system powszechny segregacji odpadów. I tutaj mogę tylko powiedzieć, że to jest po prostu wybór ustawowy. Ani jako gmina, ani jako zarządca gminy nic nie możemy zrobić, ale też trzeba sobie powiedzieć, że po prostu to jest ostatni moment, kiedy no musimy to zrobić, no bo mówienie, że się nie da, to nie załatwi sprawy. Ustawodawca wymaga, żeby wszyscy mieszkańcy to robili,
nawet jak było spotkanie zorganizowane przez pana wojewodę, to służby wojewody jednoznacznie to określiły, żeby nie było, to nie jest, bo wręcz sugerowano, żeby nie dawać możliwości mieszkańcom w deklaracjach i żeby mogli wypełniać, segreguje, nie segreguje. Po prostu jest to ustawa, gruntów ma segregować i dopiero ta opłata sankcyjna jest wynikiem jakby tego, że ktoś fizycznie tej segregacji nie robi. Natomiast niewątpliwie wprowadzenie powszechnej segregacji odpadów podwyższy koszty, w tym szczególności to, co chcę powiedzieć i co omawiałem na którejś z komisji, nie pamiętam, rzeczywiście jest tak w zasobach wielomieszkaniowych, że jeżeli chodzi o surowy, jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę czy odpadów zielonych, czy odpadów wielkogabarytowych, to ona wygląda, nazwijmy to, dobrze obiecująco. Jeżeli chodzi o surowce wtórne, jako opakowaliówka, no to tutaj wygląda to źle. I teraz, jeżeli my będziemy musieli na początek około 20% masy i co roku zwiększać o 5%, żeby dojść do tych 50% selektywnie zbieranych opakowań, a z tego połowę, no to po prostu będziemy zwiększać ilość pojemników. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej niestety nie jesteśmy optymistami po tych 4 latach funkcjonowania systemu, czyli uruchomionego żółtego pojemnika w 2008 roku. Znaczy zbieramy, ale znacznie mniej i gorszej jakości niż w zabudowie jednorodzinnej czy w małych domkach. W związku z tym, tak jak powiedziałem, będziemy musieli dobudować systemy, które jakby zastąpią po części mieszkańcom i będą wykonywać instalacji mechaniczno-biologicznej przekształcania tych odpadów. I to jest ten element, który powoduje, że tutaj następuje ten jakby w sumie większy wzrost opłat, bo nastąpi większy wzrost kosztów. To, co przedtem jakby było plusem, że wydajność była w odbiorze tym podstawowym kryterium niższej ceny, teraz jakby to się oczywiście nie zmieni, natomiast nastąpi znacznie wyższy koszt odzysku materiałowego z tej grupy mieszkańcom. I to jest jakby ten główny powód wzrostu w infrastrukturze wielomieszkaniowej cen na te usługi. Natomiast ja nie mogę i nawet nie wypada mi komentować rozwiązań sejmowych. Mogę tylko powiedzieć w ten sposób, że jak trudna to była materia, to jest to, że przez 3 kolejne podejścia, 3 kolejne ekipy sejmowe podchodziły do tego, żeby tego typu rozwiązanie przyjąć i, że tak powiem, nieskutecznie, czyli wszystkie rządy i SLD, i PiS-u, i teraz Platformy próbowały to zrobić. Nie udało się, dopiero w tym momencie to się udało. Ja się mogę tylko cieszyć, że stało się to, można powiedzieć, jednogłośnie, bo były tylko 2 głosy wstrzymujące w tej ustawie. Możliwe, że trochę entuzjazm jakby, że się wreszcie uda troszkę jakby ostrożność pomniejszył, ale zdajemy sobie sprawę, że na pewno czeka nas duża praca, żeby pewne rzeczy udoskonalić, pewne rzeczy nam podpowie praktyka. Zobaczymy w działaniu, co trzeba zmienić. Pierwsze propozycje zmian wyszły z samorządów i zostały uwzględnione w tej nowelizacji. Może ona troszkę za długo trwała i lepiej by było, żeby trwać w grudniu, ale tak jak się stało. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe środki na preselekcję z budżetu, ja mogę tylko w ten sposób na to odpowiedzieć. System zgodnie z ustawą ma się samofinansować. Wszystkie koszty, które ustawodawca przewidział, mają być przeniesione na wytwórcę odpadów. To jest jakby geneza i to europejska geneza, tutaj Polska czy polski parlament nic nie wymyślił innego niż to jest. Natomiast rzeczywiście ta jakby to zapóźnienie, które mamy w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami jest tak duże, że jeżeli nagle jednego dnia jest to skoczenie do wody, no to nagle po prostu budzimy się w innej rzeczywistości i dyskutujemy, dlaczego to jest dużo więcej niż do tej pory było. Będzie strona, która szybko ruszy, żeby o tym mówiliśmy. My od siebie przygotowujemy swoją stronę internetową nową, która musi być kolorowa i czysta, jasna. Miasto również, my współpracujemy z miastem, żeby z nową stroną internetową, która będzie tym poświęcona, także będzie jakby zagadnienie. U nas nowa strona, która będzie miała pewien moduł specjalnie dedykowany jakby tym kwestiom,
a w mieście i to jest jakby wzajemnie koordynowane. Także to oczywiście musi być. Natomiast jeżeli chodzi o również te kolejne pytania, nowe formy opłaty, no to oczywiście, tak jak powiedziałem, są nowe przepisy, dają podstawy. Natomiast pytanie tutaj, czy opłata powinna być za coś konkretnego. No oczywiście zgadzam się z tym. Natomiast odpady wbrew pozorom to nie jest coś tak konkretnego, bo one w różnych miejscach powstają, to jest takie rozproszone, to się ma koncentrować w tym pojemniku na śmieci, ale nie zawsze się koncentruje. Natomiast myśmy mogli tylko wnieść swój konkretny wkład w to, żeby to była opłata za konkretne coś, którą wymyśliliśmy ten, czy właściwie prawidłowo czytaliśmy ustawę i powiedzieliśmy, że można w pojemnikach, czyli za konkretne odpady pobierać zapłatę. Więc po prostu spróbowaliśmy dla 80% mieszkańców Krakowa, żeby to była opłata za coś konkretnego. Niestety nie da się tego przynajmniej na razie zrobić w stosunku do wszystkich, z tym, że też trzeba sobie dzisiaj powiedzieć, to jest pewien problem, ponieważ jeżeli my mówimy, że u tych dużych zarządców nieruchomości generalnie nie spodziewamy się jakiegoś wysypu odpadów, bo to było porządkowane, w związku z tym wiemy od lat, ile tam jest pojemników, czy one są przypomnione, czy nie, w związku z tym można było z pełną odpowiedzialnością taki system zaproponować. Dlatego, że głównym zarzutem było to w dotychczasowym systemie, bo przecież również za konkretną usługę była zapłata na przykład w domu takiej rodziny czy przedsiębiorców. Był to pojemnik i każdy płacił za pojemnik i teoretycznie wszystko powinno się zgadzać, ale każdy podpisywał tak, ja to nazywam umowę fikcyjną, czyli na jeden pojemniczek najmniejszy i udawał, że tyle ma odpadu. I teraz jest nagle zdziwienie, to też jest ta druga przyczyna, że się mówi, że ceny skoczą. Tak skoczą, bo po prostu niektórzy świadomie zamierzali ilość odpadów, którzy wytwarzają na swoich posesjach i teraz będzie ten skok. Także to jest pewne niebezpieczeństwo, jeżeli byśmy tutaj próbowali iść w miejscach, gdzie ta ilość odpadów do tej pory była niedookreślona, gdybyśmy od razu powiedzieli, to by się okazało, że jest to pewne ryzyko. Natomiast oczywiście są społeczeństwa, które dłużej w tej dziedzinie pracują. Przykład tutaj pan Wiednia. Ja mogę tylko potwierdzić, że sytuacja, jak to jest zadaniem Wiedniu znamy i również przygotowując się do roli zarządcy systemów i do przygotowania takich, a nie innych uchwał, konsultowaliśmy to z władzami Wiednia i ten system jakby pojemnikowy zabudowy rodziny jest to odzwierciedleniem tego, co w Wiedniu rzeczywiście jest. Tam jest identycznie, jak u nas jest to sytuacja odwrócona. U nas jest tak, że jeżeli w danej nieruchomości jest jeden lokal, to jest w systemie pojemnikowym, w Wiedniu jest odwrotnie. Jeżeli jest sobie w danej zabudowie jeden mieszkaniec, to chodzi do systemu miejskiego, czyli do wydziału przewodniczącego. Także no jeżeli chodzi o uszczelnienie systemu, no to tutaj jest ogromny problem i praktycznie duże aglomeracje, no nie chcę powiedzieć, są bezradne, ale rzeczywiście jest to ogromne wyzwanie, jak to zrobić. Stąd jest jakby naturalna, nie chcę mówić pokusa, ale tendencja do tego, żeby rzeczywiście system był uszczelniony przez wskaźniki jakby obiektywne, niezależne. Można by tak niezależnie od zmian kwadratowych. Jest też dyskusja, że ktoś ma 100 metrów, ktoś ma mniej, ale to jest obiektywne, że dzieli się przez obecną jednostkę, która nie ucieka nigdy z systemu. Takim obiektywnym systemem mogłaby być również woda, również w tych uwagach, jakie tutaj są. Przepisy mówią jednoznacznie, jak powinna być skalkulowana cena i ona została w ten sposób skalkulowana. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o kolejną serię pytań, to znaczy, że nasza 100% za śmieci mieszana, a niższa opłata za śmieci zwykłe, to mogę tylko tak powiedzieć, że taki system byśmy promowali w obecnym stanie prawnym, ciągle jeszcze ułudującym. I tak było, ta promocja też wyszła w kierunku zabudowy wielorodzinnej, na przykład w domkach, żeśmy wcielili wszelkiej możliwości w opłatę tego jednego pojemnika, to skutki były zatem trudne dla nas, ponieważ jeżeliśmy wcielili usługi dodatkowe do pojemnika, to oczywiście spotykało się to często z nieakceptowaniem, że wchodziły firmy, które mówiły, dobrze, ja zawsze dzieci tego nie zrobię, zrobię na 9, ale tylko biorę odpady zmieszane jak leci, więc to jest jakby nie takie proste. Próbowaliśmy również, natomiast w zabudowie rodziny było to
nasza propozycja szła dla tych kierunku, wielu klientów to przyjęło. Natomiast w dzisiejszym tym stanie prawnym nie da się, myśmy nawet analizowali, ale rzeczywiście ustawa pozwala tylko w ten sposób, że segreguje, płaci mniej, nie segreguje, płaci więcej. I to jest to rozwiązanie jedyne. Zresztą konsekwencje wszystkie gminy w Polsce były zmuszone tam dokładnie swoich aktach prawnych postanowić. Znaczy, jeżeli chodzi o przyjęcie właściwej procedury do rozliczenia za odpadami, no, wszyscy byśmy chcieli, i to jest jakby usiłowanie, żeby tych wszystkich mieszkańców uchwycić. Natomiast ja mogę powiedzieć, że na pewno z tego co wiem, nie tylko my jako zarządca systemu, ale wszystkie służby administracji pracują na tym, żeby wykreować ten system, ale tak naprawdę jestem przekonany, że i o tym też mówiłem, że system będzie docierał co najmniej dwa lata. W ciągu tych dwóch lat musimy nieustająco patrzeć, co można poprawić na swoim podgórku, jak również ewentualnie jakieś sugestie tym w parlamentu kierować, bo to jest jakby sprawa kluczowa, w szczególności dla takiej aglomeracji. Natomiast oczywiście konsultacje w tej materii są prowadzone. Tutaj w szczególności Wydział Gospodarki Komunalnej się tymi sprawami zajmował i zgodnie z przyjętą procedurą wszystkie dokumenty zostały skierowane do konsultacji. Możliwe, że stąd były próby tych informacji, które się pojawiły jakby wcześniej i bez odpowiedniego komentarza. Ja powiedziałem to już w jednym na jednej komisji, że oczywiście nie było naszą rolą, myśmy skierowali dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie chcieliśmy jakby dyskutować wcześniej publicznie niż z Państwem radnymi na te tematy, bo wydawało mi się to nieeleganckie. Jeżeli chodzi o kolejną serię pytań, no to oczywiście naszym zdaniem jest jak najbardziej i podstawa prawna, i konieczność rozwiązania tych uchwał. Każde opóźnienie spowoduje oczywiście to, że nie będziemy w stanie wywiązać się z ustawą obowiązków jako gmina. Jeżeli chodzi o informacje, to w trakcie wczorajszej komisji budżetowej padło, nie było dyskusji, bo takie było życzenie, że nie dyskutujemy o finansach, natomiast przesłaliśmy konsultację do analizy. Dzisiaj mamy na wersji, są już jeszcze uzupełnione do potrzeb dzisiejszej konsultacji. Analizy były robione w wielu jakby okresach. Robiła nie jedna firma, tylko kilka, i robiliśmy na etapie wstępnym i późniejszym, i na etapie finalnym, bo dopiero była jedna firma, czyli ARUS. Ja to mogę powiedzieć na ten temat, że jest to ogromna firma konsultingowa, która działa na wielu kontynentach, zatrudnia 10 tysięcy konsultantów. Między innymi odpowiadała za budowę Centrum Olimpijskiego w Londynie, więc nie jest to jakaś firma, która nie ma doświadczenia. A zaletą jeszcze tej firmy jest to, że posiada doświadczenie za tym gospodarami nie tylko w Polsce, ale wszystkie w Europie. Więc wie, jak to funkcjonuje gdzie indziej i jest w stanie jakby poprzez system powiązań przenieść te doświadczenia i metody odliczania stawek również na warunki Polski. Jeżeli chodzi o to, czy brakuje jakichś podmiotów, to oczywiście ja mam nadzieję, że my to wychwycimy. Nie jestem takim optymistą, żeby zakładał, że ci, którzy w szczególności z podmiotów biznesowych nie zgłosili się do tej pory z wywozem i nie świadczą takiej firmy, że optymistycznie tak ten okres lipca to mi się zgłoszą, więc ten proces, który tutaj padła sugestia, że to może być 20%,
My też uważamy, że w sferze biznesowej są jakby największe ludzie. Natomiast to się nie stanie, że 1 lipca wszyscy tutaj na wotnika się zgłaszają. Natomiast oczywiście, jeżeli by się to potwierdziło, że z tej sfery pojawią się podmioty, które będą wnosić opłatę, a z kolei odpady od nich były podrzucane do innych uczestników rynku, czyli nie za duży to ogólnego tonażu, to wtedy w perspektywie może się okazać, że to jest jakby korzystne z widzenia mieszkańców, ale jak widzę, to raczej potrwa trochę dłużej, dlatego że tak jak powiedziałem, kto nie wpaśnie do tej pory, to raczej będzie musiał bardzo robić dalej, dopiero będzie musiał go jakby złapać. Oczywiście pojemniki typu iglo są kalkulowane w opłatę. Nie są jeszcze, oczywiście, jeżeli chodzi o to, że one są decyzji unijnych, to oczywiście tak, dlatego oczywiście nie ma tutaj mowy o amortyzacji, czyli rzeczach, które wchodziły w system. Natomiast przepisy europejskie nie mówią, że nie można tego używać i wykorzystywać. Prawo europejskie mówi, że nie można czerpać na to nadmiernych zysków, więc to jest zasadnicza różnica. A system założenia jest bezlimitowy z kolei, więc po prostu odpowiedź również w tym wypadku jest oczywista. Oczywiście o przetargach już była mowa, przetargi tak czy owak wynikają wprost z prawa, więc będą. Jak to się okaże, jakie ceny, jakie efekty, to też zobaczymy. Jeżeli chodzi o studenci, turyści, no to od tego właściwie wszyscy zaczynali swoje wypowiedzi. Mamy tych 300, 400, to nie wiemy, tych ludzi zewnętrznych. Oczywiście, jeżeli uda się przypisać do systemu, a te odpady już są jakby uwzględnione, jeżeli tak by się to potwierdziło, to oczywiście to tylko z korzyścią. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś uszczelnianie systemu, mogę tak powiedzieć, że to jest jakby nasze działanie już jako zarządców systemu wyprzedzające i to już ma miejsce również w regulaminie, gdzie jest zapisane, że nasze dworki są składami kreskowymi. To chodzi właśnie o to i my, budując ten system komputerowy, będziemy analizować, żeby klient miał przynajmniej ten na początku w domku, gdzie jest indywidualny, był przyklejany na wodę kod kreskowy, w związku z tym będzie można zidentyfikować, jak to jest rzeczywiście wykonywane i w konsekwencji po prostu będzie można to na bazie tych doświadczeń zastanowić się, da się to przenieść. Zrobić jakby w sposób jakby tak gwałtowny, raptowny, gdzie wchodzimy z pewnego chaosu, chwilowy może też takie małe zamieszanie w związku z wdrożeniem. W każdym razie zaczynamy ten proces już jak wyprzedzająco, także na pewno to trzeba z tym coś zrobić. I oczywiście, jeżeli chodzi o inwestycje, no to tutaj oczywiście nie podzielam poglądu, że akurat inwestycje jakby napędzają koszty, napędzałyby koszty niezrealizowanie ustawowych obowiązków. Natomiast pewne inwestycje są niezbędne i one są nakierowane wyłącznie na to, żeby osiągnąć określony efekt ekonomiczny i zawsze jako firma działająca do tej pory rynkowa robiliśmy takie inwestycje, które nie generowały dodatkowego efektu przenoszenia na mieszkańca. Bo gdyby tak było, to byśmy jako firma dotychczasowa musieli przegrać konkurencję rynkową z innymi firmami, gdybyśmy mówili, że jest 10 zł, a 2 zł z tego tytułu, że byśmy inwestycje zrobili. Zrobiliśmy to w bardzo racjonalny sposób i dalej będziemy robić. Natomiast jeżeli chodzi już o spalarnię, to tak jak każdy inny obiekt inwestycyjny, nawet ustawowy jest zakaz tego, żeby koszty inwestycyjne były wprost przeniesione na klienta, na mieszkańca. Natomiast oczywiście koszty funkcjonowania danej inwestycji, jeżeli ona jest potrzebna, no to wtedy są oczywiście przenoszone. Z tym, że te decyzje już zapadły, są stosowne dokumenty, w tym uchwały Rady Miasta Budowy i Spalarni, więc znowu to jest taki temat już poza dyskusją. No ja pozostanę jakby, powiedzmy, że optymistą w zakresie 100% udziału mieszkańców, tak jak powiedziałem. Służby wojewody były tak rygorystyczne, że uważały, że w ogóle nie należy dawać wyboru, czy mieszkaniec chce, czy nie chce, tylko
Skoro jest to ustawa urzędów, to po prostu ma segregować tą istotkę i w ten sposób to robić. Cóż mogę to powiedzieć? W zeszłym roku byłem w Szwecji na zaproszeniu ich izby gospodarczej. W Szwecji też nie segregują. Jak się okazuje, ze zbiorców danych 85% mieszkańców Szwecji składa deklarację, bo też tą deklarację składa deklarację, że będzie stosowało, a 15% mówi, że nie będzie stosowało i płaci w górę, jakby to poszedł na kartę. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę, to jest taka, z tą Szwedzi przynajmniej mówili to bez, że nawet zajmują sprawę, że jak Szwed zadekluje, że będzie segregował, to segreguje po prostu. Natomiast u nas jakby ten przymus jest jakby tutaj trochę utrudniony. Powiem tylko tyle, że Szwedzi mają rozwiązany system, dlatego nie chcę jakby tutaj podpowiadać, lansować, ale również w Szwecji został rozwiązany system studentów i wszystkie miasta studenckie, akademickie robią to w ten sposób, że no, jest to pewne zamieszanie, wiadomo, że student zawsze oszczędza, więc nie chciałby może tak płacić, jak nie musi, więc dofinansowują kwotą 1/3 tych kosztów, które są obciążane mieszkańcy, jest 1/3 dopłaty z budżetu państwa do tych studentów, którzy są jakby z zewnątrz na terenie albo danej gminy akademickiej. Więc w taki sposób Szwecja wymyśliła, wiedząc, że po prostu jest to pewien kłopot. Ale my traktujemy, że jest to też nasza szansa jako miasta, że to prawda, może do śmieci trochę dołożymy, ale oni bardzo ładnie wydają na nasze miasto. Tutaj system dedykowany odpadów, to już mówiłem, że chcemy, żeby te kody uruchomić i analizować, i jesteśmy jakby otwarci. Natomiast jeżeli chodzi o wzorcowe strony Gdańska, na pewno nie weźmiemy pod uwagę i będziemy wykorzystywać. Natomiast jeżeli metry, no to już też była mowa, znaczy ja bym może nie był taki rygorystyczny, czy to jest podatek rygorystyczny, czy nie. Jeżeli ustawodawca powiedział, że jest to równoważna metoda jak każda inna, to bym już jakby nie chodził. No, gdyby było niedopuszczone prawem, to po prostu nie można by było zaproponować. Natomiast jeżeli rzeczywiście może powstać taka różnica, że jeżeli chodzi o za małe zróżnicowanie w opłatach, znaczy segregowanie i segregowanie, no my konsekwentnie proponujemy 50%. To jest umowne, bo to jest zaśrodkowy wynik, ale jest umowny 50% stawka pomiędzy tym. Najmniej jak się spotkałem, to jest 20%, przynajmniej nie jest mi wiadomo, wyjście ponad 100%. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w naszym mniemaniu jest to wystarczająca jakby, znaczy nie można aż mówiąc tak dosadnie, brutalnie, że to jest aż tak wzrost, czyli tak, że jest to wystarczające, a tam gdzie broni się to jakby finansowo, jeżeli ktoś się segreguje i będzie wykonywać tą jakby pracę zastępczą za to, że dosegregujemy te odpady, no to od strony kalkulacji, jak się skontali, te 50% się broni. Ponad 50% to byśmy weszli jakby w sferę, to bym powiedział, nienależnego zysku, który się zawsze pojawi w stronie. No nie chcieliśmy jakby tak daleko iść, ale w każdym razie najwięcej to jest 100%, ale tylko odniosę się do tych różnych dyskusji, które się toczyły na forach internetowych. No gdyby ci ludzie dostali do ręki jeszcze, że to nie jest 50% od tych mieszkań, gdzie niesłusznie pokazywali to tylko 100%, to by się okazało nie 366%, tylko 500% jest jakby tej podwyżki, bo oczywiście to by było ustawne na tym etapie. Ale w każdym razie to jest kwestia rzeczywiście możliwa. Ja tutaj nie będę się opierał. Można tak, myśmy przyjęli jakby taką metodę, która się jakby od strony finansowej broni, że my chcemy rzeczywiście sobie jakby tutaj chcemy zapewnić jakiś dodatkowy napływ pieniądza z tego systemu. Kolejna grupa pytań dotycząca nieporozumienia. No rzeczywiście jest to jakieś nieporozumienie. Ja mogę tylko później to nie też odnoszę, odnoszę do głosu, które tutaj pan prezes Zwierzykowski do służby, ze Związku Służby Mieszkaniowej poruszył. Myśmy włożyli ogromny wysiłek, żeby przekazywać wiedzę różnego rodzaju organizacjom. Były to organizacje spółdzielcze, deweloperzy, związki,
informowaliśmy na tyle, na ile można, no jakby wymyślać się, czy wygrywali, przekazywali materiały w formie drukowanej, nie tylko jakieś słowne, więc tyle nie mogliśmy zrobić, oczywiście ocena, no to też oczywiście nie wiedzieli, jak to ma być na samym finiszu. Oczywiście znane były to, że te wszystkie systemy wchodzą w system pojemnikowy, czyli przy mieszanym wyłącznie. Natomiast no, jako, że się to wymknęło jakoś, nie wiem skąd, no to tak to już później błyskawicznie poszło, bo jak jeden powiedział, że jest 500%, no to oczywiście wywołało to reakcje lawinowe. No, te konsultacje zaznaczam były prowadzone od lat, że to są w sumie naszych klientów, co się dzieje, ale najbardziej intensywne były policje 2014 roku, kiedy już ustawa była uchwalona, także to była niezwykła praca. Także no, potwierdzam tylko, że 80% jest w tym systemie pojemnikowym, 20% w tym systemie będzie innym. No, w ogóle no, to już ja też powiedziałem, że ja osobiście do dzisiaj nie zmieniłem o tym, że najchętniej bym to robił na podwody. I nasza firma przez rok pracowała wyłącznie przy zajęciu ze zdrowia podwody i też ludzi nie zajmowali po prostu później jakimś powoleniami na egzamin, natomiast niestety z innych miast powyszliśmy informację, że to jest jedna z takie proste. No jeżeli chodzi o to, no to rzeczywiście no mogę potwierdzić, że do 19 lutego była nowelizacja i to jakby zmusiło nasze zachowanie takie, jak już wcześniej mówiłem. No i pytanie otwarte oczywiście i tylko się pod tym podpisuje i my ze swojej strony będziemy robić wszystko, żeby to uchwycić, żeby wyłapać jak największą liczbę płacących w systemie, co duże koszty. Ale chyba jest największym optymistą w stosunku do przedsiębiorców, że ich zabiorą i do osób, przyznam szczerze. Tu chyba będzie ogromny wysiłek, dlatego że no, deweloperzy sobie jakoś radzili, po prostu rozliczali bezemna czysto od metra kwadratowego i gospodarstwo i przychodziła faktura w jakiejś tam firmie, załóżmy, bo dzielili to przez metry i instrumentacja, no nie patyczkowali się, czy to po prostu mieszka tam jeden singiel, czy mieszka emeryt, czy mieszka grupa studentów, albo że rzekomo jest puste. No ale oczywiście w dzisiejszym stanie prawnym to takie proste nie będzie, ponieważ płaci się za lokale zamieszkałe, więc to jest komplikacja. Oczywiście 80% ludności płaci, jeszcze raz potwierdzam, bo było pytanie, w tym systemie pojemnikowym, a pozostałym natomiast padło pytanie, skąd się wzięło, że 80% ludzi to płaci, a nagle płaci. Nie, to nie tak jest. Prostuję. 80%, a dokładnie 85% odpadów jest w stosunku sekundy, 15 sekundy, natomiast masa odpadów, jaka jest zbierana w Krakowie, to szacujemy, że jest to 80%. Czyli według szacunków to mniej więcej 98% wniosków może być udzielić na podpisane umowy. Przedsiębiorcami jest gorzej, tutaj nie umiem powiedzieć jakiś odsetek podpisanych umów przez przedsiębiorców. Natomiast część osób, tak jak powiedziałem, ma umowy fikcyjne i po prostu nie odprowadza wszystkich odpadów, jakie produkuje, spala, wywozi do lasu. To samo z przedsiębiorcami. Ja dałem ten przykład szarej strefy, która działa. To proszę, to tak działa, to ktoś zajmuje się na tak działalnością, że robi coś już nie według tych brzuszków wraca i tych odpadów po drobnych koronatowych czy bez kątania mieszkania, ale również ktoś zajmuje się taką działalnością drogową, ma jakieś miejsce, gdzie teren wyrównuje i że ten metr tego gruzu budowlanego, a pół metra odpadów już ma zerowe koszty. To jest nasza strefa. O tym mówimy, że teraz jeżeli był przedsiębiorca, który w ten sposób działał, czyli miał 40-50 kosztów jakby niepokazanych w systemie i nagle wchodzą te odpady z pierwszej strefy, czyli z tych dziur, po prostu do systemu. To jest ta przyczyna, że nagle tych odpadów jest więcej i to się niezawodnie stanie.
mieszkańca, jakby nie wiedział, że płaci, będzie po prostu żądał. Nie mi świadomo, że po prostu wszyscy będziemy zasługiwaniami, że miał być 5 kubów, on dostał tylko 4, taki standard, po prostu będzie żądał, że to się należy. I to się jest powszechna praktyka. Stąd po prostu tych odpadów będzie więcej. Ja posłużę się, to w prezentacji było, ale no, nieodosobniony jest ten przykład tych dwóch gmin. I on nie dlatego jest, że tutaj tak źle lub wspaniale wyszło, ale są to jedne z mniejszych gmin, które przeprowadziły to za referendum postępowanie, w wyniku tego stali się właścicielami odpadów. Oczywiście to tylko dotyczyło ludności, więc też jest pytanie, czy tam biznesowe odpady się nie przemieszczyły, ale nastąpiły takie wzrosty. Więc my oczywiście nie jesteśmy takimi pesymistami, mówimy, że to jest nagle 500 tysięcy, bo będzie wzrost taki jak przyjmie czy lewinowi, ale wzrost będzie. Oczywiście jeżeli chodzi o to, że dzisiaj 15, a potem 100, no to powiem tak, to są jakby fakty, które są dzisiaj. Oczywiście tutaj ja zakładam, że to będzie trochę lepiej już na tym etapie, ponieważ to jakby postępuje z miesiąca na miesiąc i za chwilę może to już jest więcej niż 15, ale też powiedzmy sobie szczerze, że nie wszystkie dane mamy. Właściwie cała sprawozdawczość, jaką gmina Lidykoli się posługiwała, bazowała na naszych danych w zakresie certyfikatów gminy. Bo jeżeli z danych wynikało, że w zakresie surowców wtórnych tonażowo myśmy zbierali 87% surowców wtórnych, no to ja nie wiem, czy myśmy byli tacy dobrzy, czy po prostu tam szara strefa surowcowa była po prostu jakaś i ktoś nie chciał wykazywać. Po prostu już się też trochę zastanawiam, jak to jest. Jeżeli w odpadach zielonych to właśnie tylko myśmy zbierali, chyba że zawsze przetarg i jakby środek z pieniędzy, ale żadna firma z własnych sobie tego nie zbierała. Jeżeli chodzi o gabinety podobnie, to na żołośmy zbierali 96% odpadów wielkorobiektowych, a te 4% wynikają tylko z tego, że ZIKI wywozi przetarg i że ten bardziej skład miasta ZIKI-ów, te 4% niż tych firm, które formalnie były jakby tym odbierającym odpadów. Więc po prostu dzisiaj, jeżeli narzucimy te standardy, które zostały zapisane w regulaminie i w zakresie stosunku usług, to oczywiście to się wszystko powinno znacznie poprawić. Natomiast skoro ustawa narzuca obowiązek, to ani sądzę władze gminy, ani my jako zarządca systemu nie możemy założyć, że ktoś od razu nie bierze udziału, więc może jest to optymizm, ale wynikający po prostu z wymogów ustawowych. Koszty, jeżeli chodzi, to są liczone bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie. To jest naprawdę to, że pan Wojtek Kwiatkowski potrafi tak pokazać, jakie są różnice i tak z każdym elementem można zrobić, co będzie, jeżeli nastąpi jakieś przemieszczenie. Także to nie jest tak, jak że to jest niedokładnie, jest to bardzo dokładnie. Właśnie dlatego żeśmy wybrali tą firmę dostatnią. Te przykłady, ponieważ pracowano na bazie bardzo szczegółowych zestawień analizy i ten materiał jest bardzo precyzyjny. Natomiast jeżeli chodzi o przeniesienie kosztów na osoby starsze i samotne, no to oczywiście powiem w ten sposób, że jeżeli chodzi o ten problem, on był później poruszony przez panią w związku, to ja sobie zdaję sprawę tutaj. Wypowiedziałem się na temat, że tutaj wydaje się, że MOPS-y były tu właściwą stroną, która by się zajmowała odtrudnionami jako firmy, która się zajmuje odpadami, żebyśmy nagle tworzyli komórkę do jakichś ulg, to byłoby to nieprofesjonalne, a może byśmy nie byli obiektywni jako zainteresowani dochodem, więc po prostu nie mamy sugestii, żebyśmy my tutaj tym się zajmowali. Natomiast podamy tutaj przybliżamy oczywiście cenę 10 zł za budowę drogowej, że nikt to nie wierzy też w te elementy. No to jest tak jak powiedziałem, jeżeli mamy mieć nowy system, czyli zająć się całością odpadów Strakowa, nie tylko 80%, mamy je zebrać w sposób selektywny i skierować do instalacji przetwarzania, to koszty muszą być większe. To jest właśnie
takie trochę rozumowanie, że no, chcę kupić Mercedesa i mam dostać Mercedesa, do tej pory jeździłem Volkswagenem i buntuje się, że za Mercedesa muszę zapłacić powiedzmy 200 tysięcy, a do wyrobienia 100 tysięcy. No, tak trochę przejaskawione może to jest, ale to się do tego sprowadza. Wszyscy nie wiedzą, że ta wyższa jakość to musi kosztować. Niestety, na skutek tego, co już powiedziałem, 20-paroletni za później w tym systemie, kiedy wierzyliśmy, że bez żadnych aktów regulujących tą sferę działalności, że wyłącznie jakby działalność wolnorynkowa tutaj zadziała, to jest bardzo dobry system, tylko nie w warunkach, kiedy zarabia się właśnie na obniżaniu standardów, obniżania standardów ekologicznych. I to jest jakby z tego powodu, jak w tej dziedzinie ekologicznej jakby obniżone standardy były, bo przecież można przykład energetyki, jeżeli energetyka wchodzi w kolejne poziomy zawolnienia emisji czy ma ograniczać, to są to ogromne wydatki wielomiliardowe i wszyscy wiedzą, że energetyka może nie uciekać. Tak samo jest tutaj. Niestety nie obniża to kosztów systemu, tylko podnosi. Jeżeli o konsultacje, to już powiedziałem, że te konsultacje były zgodnie z procedurą prowadzone są przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Jeżeli chodzi o to, czy ustawodawca powiedział, nie. Oczywiście ustawodawca nie powiedział, że ma być groszy. Ustawodawca powiedział, co ma kalkulacja uwzględnić. Jest to bardzo precyzyjna, wyczerpująca informacja i zgodnie z tym należało kalkulację zrobić. I jest powiedziane również, za co gmina odpowiada. I to też trzeba wziąć pod uwagę w wszystkich kalkulacjach, dlatego że jeżeli gmina odpowiada, to będą tego skutki. Dzisiaj mieliśmy taki stan, gdzie właśnie nikt nie odpowiadał. W konsekwencji za zajmowania gospodarstwa odpowiadało państwo polskie jako całość i gdyby Unia Europejska rzeczywiście nie tylko teoretycznie, ale praktycznie naliczyła te opłaty, to by państwo polskie poniosło jako całość. Pytanie, czy by to później przynosiło tu, ale oczywiście to by się wiązało z tym, że odliczamy to środków Unii Europejskiej i zmniejszamy do tego grantu. Tak samo, jeżeli druga gmina nie zrealizuje, to w tym przypadku będzie to wszystkie skutki finansowe z tego powodu przenoszone na stronę samorządową. Także niestety odpowiedzialność gminy i ryzyka z tym związane, że gmina nie wywiąże się z ustawy obowiązków są ogromne, ja już pomijam kwestię kompromitacji. Jeżeli chodzi o kolejną turę wypowiedzi, no to oczywiście rzeczywiście na skoczy, jeżeli chodzi o konsultacje, to one Wydział Gospodarki prowadzi, toczą się, natomiast oczywiście nastąpiło to niepotrzebne zamieszanie informacyjne. Tak jak już tu mówiłem, informowaliśmy i szkoliliśmy się tutaj wzajemnie z bardzo wieloma zarządzami nieruchomości i byliśmy na. Wydawało nam się, że mamy powody do dumy, a skończyło się tak, że nagle to zostało podważone. Jeżeli chodzi o deklarację, no pamiętajmy, że oczywiście jeżeli na finiszu okaże się, że coś jeszcze można tam uprościć, to zostanie zrobione. Natomiast pamiętajmy, że jest to deklaracja dla celów razem podatkowych. Powiem jeszcze inaczej. Jeżeli się okaże, że jedna z tych metod innych zostanie wybrana, to ta deklaracja będzie prostsza. Ale to dlatego, że metoda będzie prostsza i to dalej będzie uproszczone. Odpowiadając na kolejną turę, że płaci mało, to jest pan zaradny, właśnie na przykład. No tak, bo po prostu opłaty są teraz niższe, bo uwzględniają taki to system, jakie one są. Natomiast to też nie jest tak, dlatego że rzeczywiście, jeżeli analizowaliśmy koszt systemu, to już mówiłem, że tutaj elementem głównym składanym był transport odpadów, czyli odbiór, a przetwarzanie było mniejszym elementem. W związku z tym w naszym przykładzie, no to jest ceny zaczynają się z zabudowy wielorodzinnej, to już też wiem, od 8 zł do 10 groszy, natomiast kończą się 26 zł. Nie, oczywiście, ale tak,
Ja dążyłem zawsze do tego, żeby firma wykazywała minimalną marżę, bo taka jest rola firmy komunalnej, natomiast i kalkulowaliśmy sobie indywidualnie, grupowo, jak w danej grupie. I to się wszystko zgadzało. Natomiast teraz przechodzimy do innego systemu kalkulowania. Ja o tym ciągle powtarzam, że to już nie jest kalkulowanie takim metodą zygzakową, ten na drodze, tym na tanie, bo na wyższe koszty, to idziemy jakby, tworzymy pewną kreskę i mówimy teraz... Dobrze. Czuję się zaproszony. I teraz idziemy jakby zgodnie z tą jedną kreską i wszyscy płacą taki intencja, tak naprawdę jest jedna komu płacą. Tu w naszym przypadku tak właśnie to może troszkę inaczej, czyli my się nie pomyślałem zapewne, ale w Kamdziadzie nie będzie jakby tej równej kreski. Taka jest jakby generalne założenie ustawy, że płacimy w pewnym sensie równo. Nowelizacja jakby tutaj jest trochę łaskawsza w tym zakresie przyjemności. Oczywiście, jeżeli chodzi o pojemniki, że można od kubów, no to oczywiście tutaj pan doradcy na to pewno w kandydacie nie wynika to z tych głównych deklaracji. Oczywiście, no potwierdzam, jeżeli by tak się okazało, że są obok siebie dwie różne wspólnoty, jedna jest wspólnota, nie mówię, że tam powinna być ta wspólnota, która ma lokalna, tutaj nie ma lokali, by się okazało, że akurat ta z lokalami mogą być na dół, sumaryczne koszty przeniesione do jednostki mogą niższe, no to będzie tak, że dwie wspólnoty mogą zobaczyć różne. No to jest pamiętajmy, że dzisiaj też tak jest. Że te ceny są bardzo różne u klientów. Jakoś to funkcjonowało. Nagle, jeżeli będą to różnice, a przecież one będą znacznie mniejsze, to jakby budzi emocje, że tak. Potwierdzam. Taka możliwość, bo inaczej musieliśmy jedną opłatę ustanowić, czy obojętnie od czego i wtedy po prostu jest idealnie różne. Jeżeli chodzi o akwarium śmieciowe, no to po pierwsze, oczywiście mogę tylko to powiedzieć, nie gmina odpowiada, ani nie żadna firma zajmująca się zbiorem, utylizacją za uposażenie jednostki Balkany, czy ogólnie urządzenia niezbędne do odbioru odpadów. Z tym, że wydaje mi się, że rzeczywiście poza budynkami to są syfy. To pozostałe jest to właściwie dyskusja akademicka rzeczywiście, zresztą konsultantom, że akademicka sobie wyczyni, ale akademicka, bo te Balkany są i wszystkie one nie muszą być zmieniane. W ogóle nie ma takiej potrzeby. Jedynym elementem, który będzie różnicował, bo ilość pojemników, jeżeli ktoś sensownie wozi, będzie taka sama, zmieni się kolor pojemników przeznaczony. Tak samo tylko wytaczane z Alpan, czy z miejsc, gdzie stoją. Jedyną różnicą to będzie ten zielony pojemnik, który, no, co może zrobić? Zabierze jedno miejsce tam zbudowy. No to tyle rzeczywiście zmieni. Natomiast czyli nie trzeba nic zbudować. To wszystko jest na osiedlach. Natomiast sytuacji jakby budynków ze sypami, no to rzeczywiście, jeżeli tam nie było miejsc, gdzie te pojemniki stały, tylko prosto kontenery były rotowane w sypie, no to tutaj będzie należało znaleźć miejsce, no ale tego się nie da zamierzać w kalkulacji systemami wykonać za właściciela terenu. Jeżeli chodzi o język polski, no to ja mogę tylko tyle zapewnić pani radnym Bastale, że dołożymy wszelkich starań, żeby to było w języku polskim. To jednej rzeczy nie przeskoczę po prostu. Jeżeli są jakieś nazwy, sformułowania ustawowe, to już, że tak powiem, nadzór prawny wojewody nie uczuli, że nie wolno mi w tym zmienić nawet przecinka, bo on to zakwestionuje. Po prostu jeżeli ustawa tak to nieszczęśliwie sformułowała, że gdzieś jest to na posesji, to musimy niestety prosto wam mówić, czy mi się podoba, czy nie. Nie podoba mi się to sformułowanie, ale no, konsultowałem to, czy można to jakoś dowodzić na zupełnie linię. Jeżeli jest to w ustawie zapisane tak, to mam tak zastosowane, bo tak kwestionuję. Zresztą to nie jest jakieś tutaj krakowskie, to jest jakby ogólna reguła prawna, że w ten sposób musimy postępować. Podtrzymuję swoją deklarację, że tam, gdzie to nie wynika z zapisów ustawowych, tylko naszego zapisu językowego, to tam będziemy poprawiać. Jeżeli chodzi o wypowiedź pana
prezesa Zwierzykowskiego, no to cóż, no, mogę mieć tylko satysfakcję, że w tej jakby burzy zdobył się na uwagę i akurat nie ja go zapraszałem, więc byłem zaskoczony, że tu jest, ale był, że potwierdził, że konsultacje były bardzo szeroko prowadzone. Jeżeli chodzi o odniesienie się, oczywiście, tak jak powiedziałem, nie jest moją rolą odnoszenie się do aktów prawnych, powiedziałem, w jakich górach ona powstała i na pewno będzie wymagać, już choćby ta realizacja pokazuje, że wymaga pewnych poprawy, a my też najwięcej będziemy poprawy gdzieś po pół roku czy po roku funkcjonowania systemu, bo wtedy będziemy wszyscy mądrzejsi. Natomiast oczywiście tutaj było odniesienie do prawa energetycznego. Oczywiście my mogliśmy tylko zrobić w zakresie tym prawnym do tych rzeczy się odnosić, które wynika z tej ustawy, nie mogliśmy zrobić jakieś opłaty stałej czy remontowej. Niestety nie da się. Choć jako ciekawostkę, to też jak powiedziałem, jest również, gdzie we Francji są jeszcze bogatsze systemy, jest wartości się nieruchomości, czyli tutaj katastry, jest również o dziwo, ale też jest nami do odczucia energii elektrycznej i przychodzi za tą energię elektryczną. Także różnie to jest. Myślę, że to jest duże rzeczywiście uchybienie, że szkoda, że nie mamy tej opłaty na liczbę przy okazji innych opłat pobieranych przez zimę, bądź jakąś inną jednostkę, czy przy wodzie, gdyby woda była tym dobrym systemem, lub tak jak się często dzieje, że przychodzi rachunek z innych, gdzie jest kilka pozycji wyższych wymiennych po kolei i również opłata za odpady obniża te koszty. No, gminy nawet mają prawie pełną ewidencję wszystkich osób i instytucji, które znajdują i to jakby znacznie upraszcza. No ale naszym prawie to jest uczynione, ale sądzę, że w tym kierunku będzie musiało pójść. No to sypa, bo tutaj powiedziałem, tutaj kolejne pytanie. No, rzeczywiście, jeżeli jest już problem w tym zakresie, gdzie wstawić pojemniki, to jest w tych budynkach, gdzie są sypy, no bo trzeba znaleźć takie rozwiązanie. I niestety to jest taki dodatkowy koszt systemu, który będzie musiała ponieść ta wspólnota, czy ta spółdzielnia, czy tutaj trzeba sobie powiedzieć, że tak jest. Natomiast oczywiście, nawet gdybyśmy chcieli, to i tak nie mamy prawa do kalkulować stawkę za odpady, i prawnej możliwości. Jeżeli chodzi o kasetę, no to oczywiście ja już tu opowiadałem, natomiast no cóż mogę skomentować, że opłata jest pobierana przez gminę Krawiecki, Wielce czy Lokatorskie dają ochronę do 9 miesięcy. No to też jest pan prawny i rzeczywiście tak jest. Widzę dla zarządzenia. Przecież te opłaty były pomożne już teraz. Nie jest tak, że nagle mamy nową rzeczywistość. Jest inicjatywa taka, że jest to opłata, która przechodzi przez kątę gminy, natomiast do tej pory mieliśmy cenę za usługę płacone do przedsiębiorcom, którzy tym się zajmowali, ale przecież skutek finansowy był taki sam, chociaż może nie tej wysokości sam. No oczywiście kosze uliczne nie da się tutaj, nie są kalkulowane, ogólnie czystość miasta nie jest oczywiście w tych opłatach kalkulowana, także nie ma nawet takiej możliwości, jakbyśmy próbowali coś takiego zrobić. No i oczywiście odnosząc się do takiego wystąpienia, czyli do polskojęzycznych edukatorów, no to tutaj mogę coś, mogę tylko powiedzieć, że nie jestem właściwą osobą, żeby komentować. Na pewno, jak każdy obywatel, mam pewne podejście, że należy jakoś to wesprzeć, ale to trudno w tym systemie nie wpływa. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, mam prośbę do panów następnych, żeby nie powtarzać informacji, o których mówił pan prezes, to jest dość. Ja wiem, że powtórka jest takim gwarantem zrozumienia, ale już jesteśmy zmęczeni, w związku z tym tylko te aspekty, które są, odprowadzą jakieś nowe elementy, które prawo uprzejmie. Dziękuję panie prezesie. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, wysoka rado. Króciutko tylko na temat kosztów, bo to widzę rodzi największe kontrowersje, najczęstsze pytania, skąd się wzięły koszty systemu. Szanowni państwo, koszty systemu są, elementy składowe kosztów systemu są enumeratywnie wymienione w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co przed chwilą mówił pan prezes Kurwiec.
Natomiast jeżeli chodzi o przedstawienie, skąd się te koszty wzięły. W ramach naszych analiz prowadzonych przez długi czas poziom kosztów ustaliliśmy w oparciu o taki system. Po pierwsze, wzięliśmy pod uwagę strumień odpadów komunalnych generowanych na terenie miasta Krakowa. To w ujęciu. W ujęciu objętościowym i w ujęciu masowym. To musimy zwrócić uwagę na to, że w zależności od tego, gdzie gromadzimy nasze odpady, one będą miały różną wartość nasową. Czyli odpady w domku jednorodzinnym zawsze będą cięższe pojemniki niż w bloku, dlatego że nikt tych odpadów w bloku nie zmienia. Po to potrzebowaliśmy ujęcia masowego, żeby wiedzieć, ile odpadów musimy przekazać do unieszkodliwienia czy do przekształcenia. Gdzie możemy przekształcić odpady w myśl nowej ustawy wyłącznie w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. To jest rynek. Ceny przekształcania na tak zwanej bramie zakładu przetwarzania odpadów komunalnych są cenami rynkowymi. I te ceny niejako ryczałtem zostały ustawione do kalkulacji. Dlaczego jest drożej, jeżeli chodzi o samą opłatę za gospodarowanie odpadami? Dlatego, że zgodnie z brzmieniem ustawy wszystkie elementy kosztowe, które są wymienione w ustawie, musiały być uwzględnione. Do tej pory trzeba zwrócić uwagę na to, że w wielu nieruchomościach, wielu lokalowych, w wielu blokach naliczenie mieliśmy a za odpady, to było wyszczególnione w rachunku do zarządzania nieruchomością, czy w tym rachunku, który dostawaliśmy okresowo od naszego zarządcy. Ponadto były elementy, które były przez nas finansowane w jakiś sposób, ale te elementy były rozliczane w zupełnie innych pozycjach. Zwróćmy uwagę na to, że chociażby mamy taką pozycję jak utrzymanie zieleni. W ramach utrzymania zieleni firma utrzymująca wystawiała jakiś rachunek spółdzielni mieszkaniowej, a firma utrzymująca zieleń co robiła? Również oddawała zieleń do zakładu, tę zieleń przetwarzała. Dzisiaj wchodzi to bezpośrednio w koszt gospodarowania odpadami. Musimy mieć świadomość tego. Teraz trzeba przypilnować, żeby po prostu koszt gospodarowania zieleni, proszę zieleni na terenie spółdzielni był niższy. Mieliśmy wypadek wielkogabarytowy, które wiele spółdzielni również rozliczało poza gospodarką odpadami. Także wdrożenie wszystkich elementów do systemu gospodarowania odpadami powoduje, że ten koszt jest tak wzrasta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Też prosiłabym o nowe aspekty. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Izbo. Ja chciałem się odnieść do jednej kwestii prawnej poruszonej przez Pana Przewodniczącego Bartowicza, mianowicie jakiego charakteru jest to opłata? Czy jest to opłata właśnie, czy jest to podatek? Jakie skutki zagrożenia z tego wynikają między innymi dla budżetu gminy? Ta opłata implementuje zasady zanieczyszczające płacze. I teoretycznie powinna być ta opłata, która stanowi pewnego rodzaju ekwiwalent, który musi zapłacić mieszkaniec za odpady, które wytworzył i które trzeba za niego zutylizować. A jednocześnie ustawodawca wprowadził zapis, że do opłaty stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. Czyli skutki tej opłaty są czysto podatkowe, z rozwiązaniem na gruncie prawa polskiego. Co to znaczy? Że jeżeli ta opłata zostanie naliczona w sposób nieprawidłowy, to każdy indywidualnie będzie mógł żądać korekty tej opłaty naliczonej i zapłaconej. To oznacza, że do tej korekty będziemy stosować przepisy ordynacji, czyli na przykład gmina w przypadku nieprawidłowego naliczenia tej opłaty będzie musiała faktycznie rozliczać ją i korygować i zwracać wraz z odsetkami liczonymi tak jak od nieprawidłowo czy nienależnie podanych zobowiązań podatkowych. Co prawda jest taki zapis w ordynacji podatkowej, w tym systemie również będzie funkcjonował, że każdy ma obowiązek złożenia korekty deklaracji, bo deklarację złożymy raz, nie będzie składane co roku. Będziemy składać raz i będziemy tylko składać korekty tej deklaracji, jak coś się zmieni. Na przykład liczba mieszkańców, jeżeli przyjmiemy system od gospodarstwa do nowego z liczbą mieszkańców. Ale mogą być sytuacje, w których takie korekty nie zostaną złożone, ale będą sytuacje losowe, gdzie mieszkańcowi będzie należna ta kwota złota i wtedy oczywiście będzie musiała być zapłacona razem z odsetkami stawowymi. Może to jest apel troszeczkę też do Państwa, a może do posłów, żeby jednak rozważyć możliwość sprecyzowania, jakiego charakteru jest to opłata i jakie ona skutki wywołuje między innymi na gruncie prawnym w przypadku nienależnego jej powodu. Kolejną kwestią, którą chciałem poruszyć, jest to, jaka jest podstawa prawna tego, że wprowadzamy pojemniki na nieruchomościach mieszanych. Państwo będziecie
procedować dzisiaj kolejny krok, który będzie mówił o wprowadzeniu opłaty na nieruchomościach, które są częściowo zamieszkałe, a częściowo niezamieszkałe. Ustawa wprost daje fakultatywną możliwość Radzie Gminy wprowadzenia opłaty na takich nieruchomościach i pozwala na wprowadzenie metody, która stanowi opłatę liczoną jako iloczyn stawki za pojemnik, który na danej nieruchomości się znajduje. I czytając to razem z innymi aktami prawnymi uchwalonymi przez Państwa regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, jak również uchwałą w zakresie usług podstawowych, nie jesteśmy w stanie określić częstotliwości ilości pojemników na posesjach przeliczane do tych określonych parametrów. Parametr 80% rozumiem jako parametr szacunkowy i tak naprawdę do końca nie wiemy, ile tych nieruchomości mieszanych w Krakowie jest, czyli ile będzie tych nieruchomości w tym systemie. Bardzo dużo będzie zależało też od zarządców nieruchomości, którzy tak naprawdę będą decydować, jak daną nieruchomość zgłoszą do systemu. Czy jaką na przykład nieruchomość mieszaną, czy nieruchomość zamieszkałą. Niestety ustawa tutaj nie jest precyzyjna. My przyjęliśmy założenie, że system pojemnikowy jest najbardziej korzystny i staramy się go jak najbardziej rozszerzyć. Chcemy jak najszerzej interpretować to pojęcie nieruchomości mieszanej. Oczywiście to ma swoje granice ustawowe. I może tutaj też kolejny apel do legislatury polskiej, żeby zastanowić się nad tym, czy nie wprowadzić jako metody dla całości systemu, metody pojemnikowej jako tej, na podstawie której można rozliczać, jeżeli Państwo będziecie korzystać z tego wynikającego. I trzecia kwestia, która tutaj nie była jeszcze poruszana w naturze prawnej, jest taka, że nam te opłaty nie wolno wprowadzić kosztów inwestycji. Po to Państwo m.in. w lipcu zeszłego roku podejmowali uchwałę o powierzeniu zadań w zakresie zarządzania systemem MPO, ponieważ w ramach tej uchwały powierzyliście również utrzymanie i budowę instalacji do odzysku utylizacji odpadów, za wyjątkiem spalarni odpadów, która już przedtem była powierzona krakowskiemu holdingowi komunalnemu, ale między innymi konstrukcja, cała ta konstrukcja powierzenia opierała się na założeniu takim, iż koszty inwestycji nie będą, po pierwsze, bo nie mogą być liczone opłaty, a po drugie obciążały budżety gminy i będą te inwestycje realizowane przez zarządzającego systemu. Do opłaty, tak jak powiedział tutaj przedmówca, wchodzą tylko te elementy, które mogą ustawowo być od opłaty wprowadzone. W przypadku instalacji będą to na pewno koszty eksploatacyjne związane z utylizacją tych odpadów, ale nie koszty inwestycji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Pan prezydent. Szanowni Państwo, na życzenie Klubu Platformy Obywatelskiej ogłaszam przerwę do godziny 16.10. 16.10. Bardzo dziękuję. Spotykam się. Proszę? No, myślę, że powinniśmy zrobić może teraz przerwę, bo i tak cały czas mówiliśmy o kolejnych grupach i w tej chwili zrobimy przerwę i wrócimy później do kolejnych grupach. To też omówimy.